A naszymi patronami i patronkami imiennymi są: Clickport, planszówka, w którą grasz kablami sieciowymi, MusPol Records, wydawca albumu Wasze Matki będą złe, Duetu Retrodisco, Pan Rzecznik Patentowy Bert, Fotobrom, wielopokoleniowe doświadczenie w pracy z filmem analogowym. Sandra Małyszek, Tomasz Szymanek, Ewa Kamińska, Bartek Siniecki, zespół osoby i ich wydawca Koty Records, Niezależna Muzyka Gitarowa, Agnieszka Naborowska, Mercedes i Kosma, Klaudiusz Holewiński, psychologii.pl, Mateusz Argasiński, Karol Chęciński, Michał, Kasia, Dominik, Grzegorz i Rafał, czyli Pop Kultura, nauci Podcast. Wyszło Analogowy Sklep Fotograficzny, Kot Figaro z Przychodni Weterynaryjnej Figaro w Krakowie, Guba Szymkowiak, Adam Kijora, Piotr Kowalewski. Petriac, daby szumy ciągi, artridge.pl, kameralna księgarnia ze bukami, Kubki mamsam.pl, Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Piotr Jerzewski z Paladni Herezji, kawki specialty i bez bufonady, Filman Records, wydawca nowej epki zespołu w czasy, Tata Żelaznego, Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu, Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłabski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka Lamus, Twin drugie życie książki w ciele plakatu, Jaczka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur, Wyjazdy Kolarskie, Foka i Morświn, Marcel Marszałek, Jelow Tapir Film z Studio Animacji 2D Kotek Marszal, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftbank, czyli Najfajniejsze Hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Ewenement, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, Malina Dunajska, Kicia Pestka, Grzegorz Hatala, czyli Instagramowy Pan od Podatków, Tomasz Hajdyła, Sklep dla Kociarzy Kociarnia.pl, Ciepły z Miejsca, Żabuś, Para publicystyczny podcast Ryneczki kontramarkety Markety. Nie stan Stand Up. Pierwszy program komediowy już 29 lutego na youtube.com łamane na nie Up oraz Karolina Widomska. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcast podcast o latach 90. i zerowych. już pamiętasz, jak e, zaczynaliśmy nagrywanie podcastu mm. i, i kiedyś się pokłóciliśmy i wybiegłem za tobą na most Świętokrzyski, e, żeby cię szukać po prostu tam i pamiętasz, co się dalej wydarzyło? Wiesz co, nie pamiętam rozwoju wydarzeń, pamiętam tylko, w co byłeś ubrany i w jaki <laughs> sposób to ubranie reagowało na e, warunki pogodowe. To było dla mnie ważniejsze w tamtym mm. momencie, Bartek, że jesteś i że jesteś mokry. <laughs> I że jestem mokry i nie mam nic pod spodem. Tak jest, proszę państwa. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że będziemy rozmawiali o Nigdy w Życiu oraz o Katarzynie Grocholi e, oraz o Ilonie Łebkowskiej oraz o Danuncie Stęce, no, bo nigdy w życiu jest istotnym tekstem, nigdy w życiu rozumiane jako książka i rozumiane jako film. To są, to są dwa bardzo istotne teksty kultury. No i co? No i, i opowiemy sobie trochę o tym, w jaki sposób do, doszło do tego, że one powstały i jak to było za kulisami i książki i filmu. Będzie tutaj dodatkowy kontekst, no to zacznijmy sobie w takim razie od autorki pierwowzoru literackiego, czyli od Katarzyny Grocholi. Troszkę rysu Biograficznego. Grochola urodziła się w 57 roku w Wielkopolsce, dokładnie w Krotoszynie. Pozdrawiamy Krotoszyn, będzie dzisiaj dużo innych miast, które można pozdrowić. Nie? Tak. I urodziła się jako Anna Katarzyna Grochola. Tak? W swojej autobiografii Zielone Drzwi, to jest książka z 2010 roku, mówiła o tym, że wszyscy do niej przez całe życie mówili: Kasieńko dam, kasiątko. I dopiero w szkole dowiedziała się, że ma na imię Anna, tak? bo tak, tak było napisane. W dzienniku. Tutaj cytat z biografii. W taki oto sposób dowiedziałam się, że wcale nie nazywam się Katarzyna Grochola, tylko Anna Katarzyna Grochola. Ojciec po prostu myślał, że imię przy nazwisku jest mm. ważniejsze i pierwsze. To jestem w ten sposób Pawłem. Jestem Jackiem. No, lepiej. Pozdrawiamy <grymnie>? Jacka Paśnika przy okazji. Mm -hmm. e, I Jacka Łaszczoka. I Jaska, Łągwy. Jaska Łągwy i Jaska Granieckiego. Idziemy dalej z cytatem. Mm -hmm. Więc Katarzyna Anna została Anną Katarzyną, z czym właściwie do dziś się nie zgadzam. Przysporzyło mi to sporo kłopotów, ponieważ nigdy w szkole nie nauczyłam się reagować na imię Anna i Nauczyciele zawsze traktowali mój brak reakcji jako lekceważenie, a nie próbę zachowania tożsamości z światem. Masz po prostu laskę, która przez kilkanaście lat edukacji nie reaguje na swoje imię i myślisz, że jest po prostu jakąś bucową totalną. Ona, tak. ona jest przekonana, że to, że to nie o niej. No. To jest super sprawa, bo to jest taki eksperyment trochę społeczny, robiony na własnym dziecku. A zobaczymy, co się wydarzy, jeśli będziemy do niej wołali inaczej niż ma, niż ma w dowodzie osobistym. Nie? Co się stanie? No i co się stało? Stało się tyle, że, że w zasadzie to drugie imię stało się pierwszym imieniem, również publicznym publicznie, tak? Co jest też istotne w przypadku yy, Katarzyny Grocholi, to jest to, że nie została ochrzczona jako dziecko, tylko ochrzciła się świadomie w wieku lat 21 i to jest istotne o tyle, że no może w nigdy w życiu akurat nie będzie zbyt wielu wątków około katolickich, mhm. ale Katarzyna Grochola jest autorką, która yy, Często mówi o tym, że, że, że wiara jest dla niej ważna i, i, i to się będzie przewijało na przykład przez wywiady, tak? Jeśli chodzi o tych rodziców, o, o tego ojca, który myślał, że drugie imię jest, jest ważniejsze niż pierwsze, no to ojciec był dobrze wykształconym człowiekiem. Władysław Grochola był, był poznańskim sędzią, który, który wycofał się z zawodu w ramach protestu przeciwko wytycznym zbiora politycznego, wytycznym dotyczącym karania robotników z Ursusa i Radomia w roku 76. Grochola w swojej autobiografii e, wspomina, że, że dowiedziała się już po śmierci ojca, że podczas narady w Sądzie Najwyższym miał, miał powiedzieć wtedy, że nie wiem, jak wy moi państwo, ale ja mam w dupie te chujowe dyrektywy, i w ten sposób został adwokatem. Tak? Z kolei e, matka zajawiała i Małukasie, i jej brata Władysława na literaturę. Była polonistką matka, i, 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 no i ta zajawka na literaturę. E, zaprocentuje przyszłości, nie Mateusz? Czytaj dzieciom 20 minut dziennie, codziennie, nie? To jest bardzo ważna sprawa i będziesz miał Katarzynę Grocholę e, w mieszkaniu. Tak, e, Legia Górnik 2.0. E, albo wolałbym powiedzieć, że tak, bo tak właśnie Krzysztof Stelmaszyk czytał w reklamie. Chciałbym powiedzieć, Legia Górnik 02, ale to nieprawda. No tak, tak, tak. To wszystko jest bardzo ważne. E, ale ważne jest też to, że Katarzyna Grochola sporo jeździła w związku z przeprowadzkami rodziców. E, rzucało ją trochę. Najpierw poznań, później przez rok Wałbrzych to przy okazji pozdrawiam, rodzinne strony, potem znowu Poznań. Też pozdrawiamy Poznań, nie? żeby nie było, że tak Poznań ominąłeś, nie? Krotoszyn pozdrowował, już pozdro Poznań. Słuchaj, nie? my w Poznaniu to jesteśmy co trzy miesiące i bardzo lubimy tam to być, prawda. tak przy okazji. Tak. tak jest. I w końcu Warszawa, no oczywiście Katarzyna Grochola była biegła, jeżeli chodzi o język polski i zaczęły się jej pojawiać jakieś takie plany, marzenia dotyczące e, pisania książek, pisania prozy. no ale jeszcze, jeszcze musiała odbębnić swoje w różnych miejscach i miała tych zawodów rzeczywiście sporo. Podobnie przy okazji okazji, tak? podobnie jak Ilona Łebkowska, o której wspominaliśmy nieraz, wspominaliśmy też przy okazji Komedii Małżeńskiej, że też różne zawody niezwiązane tutaj z twórczością. Ona była pomocniczką, mówię tutaj o Grocholi, Grochola była pomocniczką cukiernika, salową, scenotypistką, korektorką, sprzątaczką, dyrektorką składu celnego i pracowała też w biurze matrymonialnym. Eee... No, co jest tutaj dosyć ciekawe w tej biografii, no na jakiś czas Grochola wyjechała ze swoim pierwszym mężem do Libii, e, jako że mąż dostał kontrakt w Trypolisie, czyli w Trójmieście. E, to tak, tak lubimy tłumaczyć z greki. E, pozdrawiamy przy okazji oczywiście Trójmiasta nasze. E, no i tam w 80 roku Katarzyna Grochola urodziła Dorotę Szelongowską, która jest no dzisiaj znaną postacią telewizyjną, tak rozmaite tutaj dekoracyjne historie, no zaczynała karierę medialną tak na dobre w rowerze Błażeja. Więc część z was, ci starsi słuchacze na pewno pamiętają, w Libii grocholi też przydarzył się romans i doprowadziło to do rozpadu jej pierwszego małżeństwa i do powrotu do kraju, do ojczyzny, do Polski. Eee, no były też inne zawirowania. W latach 80. u Groholi zdiagnozowano chorobę nowotworową i podobno lekarze nie dawali jej jakichś specjalnych szans. Ale na szczęście, na szczęście się. Udało, no i w latach 90. pojawiła się, chociaż to jest problematyczne o tym za chwilę. Grochola pojawiła się jako właśnie ta m, pani odpisująca na listy w poradniku domowym. Poradnik domowy to jest coś, co było w każdym domu, podejrzewam, ja miałem tego stosy. Były to absurdalne jakieś nakłady. Tak. Mówimy o czasopiśmie, oczywiście założonym w 90. roku, wydawanym przez m, wydawnictwo Pruszyński Spółka. No to było szalone. Tak, Mateusz, a, te, a propos tego poradnika domowego, mam do ciebie zagadkę. Słuchaj, e, te, wiesz, że kiedy był obowiązek umieszczania e, liczby nakładowych w czasopismach, tak. tak? No i teraz mam dla ciebie pytanie. Jak e, po prostu oszacuj, ile w latach w połowie lat 90. Ile egzemplarzy poradnika domowego było drukowanych? Możesz się pomylić o milion. Mm. <grym> 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 e, powiem dwa. 3 miliony 260 tysięcy. Nie? Powiem 2 miliony 300 tysięcy, Bartek. <grym> Dobrze. Słuchaj, nie, no to, to w ogóle jest jakieś kompletne szaleństwo i, i, i no tak szczerze mówiąc, wiesz, no poradnik domowy tutaj, wiesz, i, i w jednej u jednej dziesiątej Polaków mógł w zasadzie się znajdować. Faktycznie w każdym gospodarstwie domowym mógł się znajdować jeden poradnik domowy. Zabawne było to, że jak się tam prześledzi te, te wachnięcia nakładowe, to, 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 to tam są były takie wachnięcia z miesiąca na miesiąc typu 200 tysięcy na przykład, nie? O, mm -hmm. Tak po prostu, nie? Mm -hmm. To jest więcej niż w ogóle dzisiaj ma... mają chyba wszystkie czasopisma. Nie wiem, jakie mają... Na... Największe nakłady, jakieś tabloidy, pewnie, ale, ale sądzę, że mniej niż te wachnięcia, które wtedy miał poradnik domowy. To był wielki sukces, faktycznie, i Igrochola faktycznie odpowiadała na listy. Od, od siebie dodam jeszcze, a propos licznych zawodów, że w jej autobiografii są nudne momenty, takie jak na przykład te, których bardzo szczegółowo opisuje, co się działo w szkole i w klasie, po prostu jej w liceum, że miała straszny, strasznych wariatów w klasie, ale te rozdziały dotyczące bycia salową są znakomite. I w ogóle tak, ona tam się zetknęła bardzo blisko ze śmiercią, i też ona mówiła wielokrotnie później, że to było dla niej bardzo istotne doświadczenie Jako w ogóle też dla pisarki, nie? więc polecam te, te, te autobiografię Zielone Drzwi tylko i wyłącznie dla tych rozdziałów. Natomiast jeśli chodzi o tę grocholę w Poradniku Domowym, no to to się musiało wydarzyć w latach 90., dlatego że już w latach zerowych no, była cenioną i, i dobrze sprzedającą się autorką. W latach 80. Poradnika Domowego jeszcze nie było, więc to się musiało wydarzyć w roku 90. lub później. Natomiast kiedy dokładnie, trudno powiedzieć, dlatego że no, myśmy przejrzeli parę roczników Poradnika Domowego i, i szukaliśmy Katarzyny Grocholi w stopce redakcyjnej. Szukaliśmy jej w tym dziale listów, tam gdzieś może że była podpisana, no ale nie była. E, więc oczywiście to, to, to nie znaczy, że że nie wiem że grochola kłamie w tej sprawie, mm -hmm. bo już zwłaszcza dzisiaj nie miałaby żadnego interesu w tym, żeby ściemniać, że, że dopisywać się do CV takie rzeczy. Wtedy tak. Wtedy tak, tak, tak. E, natomiast e, chyba, że już po prostu poszła w to kłamstwo już na całego. Nie, no tak na 100% nie było, tak. No, e, na pewno było tak, że po prostu to był albo jakiś pseudonim, albo po prostu nie była podpisywana, bo na przykład nie była etatową pracowniczką albo coś, tak. Więc, więc tak. Dodatkowo w tym dziale listy e, tam redakcja twierdziła, że na listę od wypowiada tam grono ekspertów z różnych dziedzin, to okazywało się, że, być, że to była każda grochola po prostu, która jest jednoosobowym gronem ekspertów z wielu dziedzin. No i te dziedziny rzeczywiście były bardzo, bardzo szerokie. Ona sama w Zielonych Drzwiach wymieniała niektóre zagadnienia, które do niej przychodziły jako, jako do, do, do e, autorki odpowiedzi, czyli na przykład jak wyegzekwować od dziecka grzeszne zachowanie, jak robić jogurt, jak, robi, jak się robi haft angielski, jak się pielęgnuje pelargonie, jak powiększyć biust, jak pomniejszyć biust, jak odejść od męża? Kiedy będzie koniec świata? To był wtedy aktualny temat, nie? bo co chwila były jakieś mm -hmm. teorie, że 2000 rok to już będzie końcóweczka. Czy to prawda, że są żyły wodne, czy to wymysł? Czy, czy, co sądzę osobiście o książce wydanej w Niemczech o tytule nie do powtórzenia? Która co prawda nie była tłumaczona na polski, ale jest o. Czy to prawda, że NATO nas zniszczy? Czy to prawda, że Wałęsa zostanie prezydentem? Jak usunąć plusaki? To na to pytanie to był chyba po prostu który z giertyków tam pisał do mm -hmm. Katarzyny Grocholi. Więc było tych tematów mnóstwo, ona się tutaj musiała spełnić, faktycznie to, był, to to musiał być niezły poligon, jeśli chodzi o taką działalność autorską, nie? No bo nagle po prostu musisz pisać od dosłownie wszystkim. No i zakładam, że ona się po prostu oczywiście tam kontaktowała jakoś z, z ekspertami, tak? No bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że, że nie wiem, że z jednej strony będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące nie wiem, medycyny a z drugiej strony, że, że, że będzie w stanie, nie wiem, wypowiedzieć się na temat NATO i żywu wodnych, nie? No, wydaje mi się, że, że, że każdy by się poddał i pewnie tam była, e, wisiała na telefonach e, u, u różnych ekspertów, nie? Tak, tak, ale widzisz, dzisiaj jest narzekanie na to, że jak pojawia się jakaś oferta pracy, to e, powinieneś być jednocześnie tam kierowcą, grafikiem, fotografem, po prostu, wiesz, księgowym i tak mm, dalej, że mm. firmy oczekują, że dostaną w pakiecie wszystko, a tutaj proszę, no tutaj była ta sama sytuacja, trzeba było się podszkolić. Nikt nie narzekał, Nikt nie narzekał dobrze było dla <laughs> 90. Etos, etos pracy. Tak, tutaj jest jak usunąć prusaki, a w filmie są rybiki cukrowe, mm -hmm. które nawiasem mówiąc są niezłymi, może nie kurwami, ale są obleśne. To tak przy okazji. Kto zna rybiki, ten, ten wie. Oczywiście ten wątek odpisywania na listy pojawia się w nigdy w życiu. Podobnie jak wiele innych wątków takich autobiograficznych. Od Groholi odszedł drugi zdradzający ją mąż. To się pojawi w tej powieści. Rzeczywiście Katarzyna Grohola kupiła jakoś tam okazyjnie działkę. Na wsi i zbudowała tam dom, chociaż nie w dwa miesiące. Nie był to aż tak efektowny dom. Jak w filmie, no ta książkowa i filmowa Tosia, czyli córka głównej bohaterki Judyty, naturalnie była wzorowana na Dorocie szelongowskiej, chociaż Grochola, jeszcze do tego wrócimy, się od tego odcinała. To znaczy, mówiła o tej filmowej Tosi, że to nie jest moja Tosia, w znaczeniu to nie jest ta moja. Faktycznie prawdziwa córka. No dużo tego było, oczywiście, jakieś tam podróże podmiejskie kolejkami, to wszystko pojawia się też w autobiografii. Tak, zresztą w ogóle Zielone Drzwi, wspomniana autobiografia, no pełna jest jakichś takich wtrąceń, że tę historię pożyczyłam Judycie. Tutaj cytat z kolei. Nie chcę już być pytana, ile jest we mnie Judyty. Opowieści o Judycie to cztery tomy, a napisałam dwanaście książek. Judycie w nigdy w życiu pożyczyłam moje życie, tę jego radosną stronę. No i właśnie, no wspominaliśmy już o chorobie nowotworowej, czyli wspominaliśmy o tym, że były tam ciemne strony życia Katarzyny Grocholi. W no, nigdy w życiu też nie pojawia się wiele innych, jakichś takich trudnych doświadczeń, tak nie ma, nie ma mowy o związku z mężczyzną, który jest alkoholikiem i przy okazji Przemocowym pedofilem, o czym Dorota Szalongowska mówiła publicznie, ale też dodajmy, że zaznaczała, że prawdopodobnie jej nie skrzywdził, ale na pewno skrzywdził inne osoby. Tak? Obie były ofiarami naprawdę intensywnej przemocy domowej. Zresztą Grochola to opisywała w 2008 roku w swojej książce Trze pod skrzydeł". No, jeśli chodzi o te ciemne klimaty, no to je można znaleźć w prozie Grocholi i można je znaleźć już w debiucie, e, czyli jeszcze przed nigdy w życiu. E, mówię tutaj o książce bardzo króciutkiej, tak? Można ją nazwać po, krótką powieścią, a tak naprawdę długim opowiadaniem. Mianowicie chodzi o e, Przegryźć dżownicę z 97 roku. No teoretycznie blisko nigdy w życiu kobieta, która została zdradzona i opuszczona, ale jest taka mocno introspektywna, po prostu bardzo skupiona na swoich przemyśleniach, na wspomnieniach. Nie ma w sobie tej energii, którą ma Judyta. Tak? Nie, ma w, nie ma w sobie tej siły do działania. Tak? To nie jest osoba, która stwierdzi a jebać tego gościa, zbuduje sobie dom pod Warszawą. Nie? Mhm. Tutaj mamy inną sytuację, jest tutaj wściekłość, jest tutaj smutek, zresztą Przegryźdżownice stało się później monodramem, który był grany przez Jannę Żółkowską. No i być może może to przegryź drżownice jest bliższe rzeczywiście jakiejś takiej autobiograficznej opowieści niż Nigdy w życiu, która jest mocno autobiograficzna, tak czy siak, bo we wspomnianych zielonych drzwiach pojawiają się całe fragmenty, które zostały właściwie przeniesione ze wspomnianej książki: Przegryź drżownice. No i tutaj, co jeszcze jest dosyć istotne. No, to jest książka może mniej motywująca, ale ten wątek właśnie jakiejś takiej kobiecej solidarności jest bardzo, bardzo istotny. Tutaj mamy tył, no któregoś, nie pierwszego wydania, przegryżdżownicę, czwarta strona okładki i mamy takie blerby, tak? Zwykle blerby to rekomendacje znanych ludzi, nie wiem, pisarek, pisarzy, celebrytów, a tutaj mamy. Jakieś takie wrzutki. Zaczęłam czytać i nie mogłam odłożyć tej książki. Gdy ją zamknęłam, pojęłam, że to historia o mnie, historia o każdej z nas. I to jest podpisane Dorota, 26 lat. I dalej, doskonale uchwycone uczucia zdradzonej kobiety. Mężczyznom polecam szczególnie. Marta, 37 lat. Tak celnie i pięknie opisane moje rozstanie. Kabila, 53 lata. Wiem, jak boli zdrada i wiem, czego w życiu nie należy robić komuś, kogo się kocha. Wiem, czego sama nie chcę doświadczyć, bo kocham, ufam i wierzę w powroty. Joanna, 19 lat. Nie wnikamy już w to, czy to są prawdziwe cytaty, ale widzimy, jak to jest zrobione, tak? Jest młoda dziewczyna, czy młoda kobieta, 19-letnia, jest pani już dojrzała, 53-letnia. No, ewidentnie jest to myk, który ma pokazać, że to jest pisanie uniwersalne, że to jest pisanie dla kobiet z różnych pokoleń i że. No jest tutaj mowa o jakiejś wspólnocie doświadczeń, także warto po tę książkę sięgnąć, więc pod tym względem jest to oczywiście zręczne, nawet jeżeli pachnie tutaj jakąś lekką ściemą. Tak, no jest to pisanie też, mam takie wrażenie, międzyklasowe. Znaczy, wiadomo, że, że bohaterki Grocholi są no, miejsko-wiejskie, tak? no, bo Judyta jakby wychodzi z miasta na wieś. Tak? Natomiast Grochola nie skupia się jakoś specjalnie na tym, do jakiej klasy należy tam jej bohaterka, czy, czy, czy jakie ma wykształcenie i tak dalej. Wydaje mi się, że gdybyś był, Mateusz, kobietą, która jest słabiej wykształcona, ta, która pochodzi w ogóle z zupełnie innych środowisk, to wciąż znajdziesz pewne na tyle mocne wspólne mianowniki, że mógłbyś być jedną z tych pań, które są wymienione tak na tyle tego jednego z wydań, nie? przegryźć drzownicę, Nie, Znaczy to jest po prostu coś, co, co ma trafiać, no i trafia faktycznie. Znaczy, Grochola rzeczywiście potrafiła ująć rzeczy tak, że, 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 że dla wielu czytelniczek, wielu czytelniczkom wydawało się to absolutnie bezbłędne. I jeszcze przed nigdy w życiu, i tutaj taka mała uwaga. Jeśli chodzi o konkretne daty, to stwierdzenie tych konkretnych dat jest dość trudne w przypadku Katarzyny Grocholi. Ona sama nie podaje konkretnych roczników w swojej autobiografii. Czyli to nie jest autobiografia typu w dziewięćdziesiątym zrobiłam to i tamto, a w 99 to i to. Nie, znaczy i słusznie, że tak mhm. nie jest. Tak? Natomiast jest to trochę trudne, jeśli człowiek chce zrobić research na, na jej temat. No ale możemy powiedzieć, że to była już druga połowa dziewięćdziesiątych prawdopodobnie. tak? Ale jeszcze przed 2001 rokiem, czyli przed premierą Nigdy w Życiu, zdążyła napisać sztuki teatralne Kotpis, Hudu i i Pozwól mi wejść. I one otrzymają cztery nagrody na konkursie dramaturgicznym Tespis. A taka radiowa adaptacja, takie słuchowisko Kot Mi schudu, zdobędzie Grand Prix pierwszego festiwalu słuchowisk polskiego radia w Sopocie. Więc zaczęły się pojawiać pierwsze sukcesy, i Grochola rzeczywiście mogła zobaczyć, mogła dojrzeć to, że w tym jej pisaniu jest dużo sensu. Swoje pierwsze opowiadanie pod tytułem Księżyc Mi Upadł opublikowała w. No, nieistniejącym już, no, prawie nigdy nieistniejącym, takim bardzo efemerycznym magazynie dla kobiet, który się nazywał Gracja. Jeśli katalog Biblioteki Narodowej się nie myli, to to Gracja wydawana była wyłącznie w roku 98, więc musiała się ta publikacja wydarzyć wtedy. No i pod tym opowiadaniem Grochola napisała, że pochodzi ono ze zbioru podania o miłość, którego ze zbioru nie było. I tam dopisała jeszcze, że ten zbiór miał zostać niedługo wydany. Nie miał zostać niedługo wydany. On został w końcu wydany, ale, ale, ale dużo później, tak? Mhm. Więc. Więc była to jakaś taka e, urocza miniściema, która e, miała jakby zaklęć rzeczywistość, no i zakleła, jak się okazało. I jeszcze tam w międzyczasie, pod koniec lat 90., dało się znaleźć e, felietony grocholi, e, publikowane w magazynie Polskiego Czerwonego Krzyża Jestem. To jest coś takiego, o czym zupełnie zapomniałem, że to istniało. To był taki magazyn trochę dla kobiet, trochę dla dziewcząt, nie wiem, dla młodych kobiet. Cię, trudno stwierdzić, bo to nie było tak ewidentnie dla młodzieży, jak, jak popcorn czy brawo, ale też nie było, powiedzmy, tam e, jakichś listów dotyczących osteoporozy. Jak w wielu innych pismach dla, 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 dla pani, tak? Tylko to było tak trochę pomiędzy. Tak, trochę było tam dużo o seksie, było zaskakująco dużo, jak ta pismo Polskiego Czerwonego Krzyża. No i tam rzeczywiście Grochola, oprócz tego, że przez jakiś czas pisała też odpowiedzi na listy po poradniku domowym, to też pisała felietony. No i z tych też felietonów sklejone zostanie później nigdy w życiu które początkowo miało nosić tytuł Merdając yy, Psem. A, no i właśnie, tutaj zadajmy sobie pytanie. Świetny tytuł, niezbyt świetny, yy, no to za chwilę o tym w takim razie, bo decyzję o wydaniu powieści Nigdy w Życiu podjęła Beata Stasińska, właścicielka wydawnictwa Włabe, które też pozdrawiamy przy okazji. Tak jest. Jeżeli nie udało się wam kupić z naszej książki Polski milenium, to możemy już powiedzieć, że będzie do druk. Tak jest, dziękujemy wszystkim, którzy tak. kupili. Więc nic straconego i wydaje mi się, że w związku w związku z tym pojawią się też kolejne egzemplarze podpisane przez nas, bo na razie zniknęły ze sklepu. Z jakiego sklepu? Pozdrawiam.net! Wow. Zapraszamy! No więc, Bacie Stasińskiej, rzeczywiście pisanie Grocholi się spodobało. Postawiła tylko jeden warunek. Ta powieść, którą właśnie nazwałem przed chwilą, Nigdy w życiu, nazywała się początkowo Merdając psem. No i Stasińska stwierdziła, dobra, wydamy to, ale jako tytuł zdecydowanie proponuję Nigdy w życiu. To był tytuł zresztą jednego z rozdziałów tej powieści. Nigdy w życiu wykrzyknik. Te wykrzykniki są bardzo ważne w ogóle, jeżeli chodzi o twórczość Katarzyny Groholi. No, Grohola zgodziła się niechętnie, ale po latach przyznała, że tak, że to była słuszna decyzja. A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o negocjacje z wydawnictwem? No, Grohola opisywała to w zielonych drzwiach. Przy podpisywaniu umowy takiej, jakiej debiutant właściwie mógł się spodziewać, próbowałam coś utargować i tutaj zatrzymajmy się, no bo wspominaliśmy o tym, że wcześniej wydała przegryźć dżownicę, więc nie wiadomo, tak. czy chodzi o debiutant debiut w większym wydawnictwie, czy chodzi o debiut pełnoformatowo powieściowy, mm -hmm. bo tam mieliśmy do czynienia z czymś jednak e, mniej obszernym, no trudno, trudno to określić. Ale tak to właśnie nazwała Grochola. Jest też opcja, że ona to traktowała bardziej jako po prostu monodram, coś co już było napisane pod to, żeby wystawiać na scenie na przykład, nie? ale nie znalazłem takich śladów w samej książce. Więc... I traktowała tam to jako jakiś pewien gatunek dramatyczny, nie wiem. No ale to już są takie mm -hmm. rozkminy nas, literaturoznawców po prostu. E, I tutaj już <laughs> autocytat Katarzyny Groholi, czy powyżej 10 tysięcy egzemplarzy mogę mieć 10 groszy więcej od książki? Spojrzeli na mnie z wielkim zdumieniem. 10 tysięcy? Czy pani nie wie, że teraz bestsellerem jest książka, która sprzeda się w 5 tysiącach? Jakiego nakładu się pani spodziewa? I Grohola pisze, pamiętałam czasy, kiedy byłam korektorką. Stopki w książce również musiałam sprawdzać. Nakłady były 100 tysięczne, czasem nawet 200 tysięczne. Przecież dla 5 tysięcy Pan Bóg w ogóle by sobie nie robił kłopotu. No tak, Pan Bóg ma takie podejście, jeżeli chodzi o rynek wydawniczy. No jeżeli <śprawia> współpracowała z poradnikiem domowym, to też była przyzwyczajona do innych liczb i Grochola odpowiedziała tutaj wydawnictwu myślę, że sprzeda się w stu tysiącach co najmniej powiedziałam, a oni spojrzeli na mnie chyba jednak jak na idiotkę i zgodzili się na te 10 groszy więcej powyżej 10 tysięcy no prawdopodobnie stwierdzili, że a dobra, no tutaj <grystanie> i tak nie, nie dobijemy do tego pułapu a dobiła, tak, o tym jeszcze tak. wspomnimy ale jako, że mamy dzisiaj dwie gościnie, proponujemy, żebyśmy posłuchali pierwszej z nich. To będzie Sylwia Hutnik, prozaiczka, która umieściła wydanie Nigdy w Życiu w jakimś takim momencie powiedzmy kulturowym i która też jakoś nieco interpretacyjnie podeszła tutaj do sprawy. Więc to będzie Sylwia Hutnik, a my za chwilę wracamy. Po pierwsze nie krzywdzić, nie krzywdzić grocholi i literatury, którą proponowała zwłaszcza na początku swojej kariery literackiej. Po drugie zaś to się po prostu musiało wydarzyć, bo taki był ogólny klimat. Z jednej strony w tej literaturze za przeproszeniem ambitnej i wysokiej, w dwóch najbardziej ważnych nagrodach literackich zostali nagrodzeni panowie. Nagrodę Nike dostał Jerzy Pilch za powieść pod mocnym aniołem, czyli spowiedź pana w średnim wieku z chorobą alkoholową, w tle oczywiście kobiety albo faun fatal. Albo takie, które uwiódł, a najczęściej zawiódł. Natomiast jeśli chodzi o paszport polityki, to w kategorii literatura zwyciężył Paweł Hillę za zapowieść Mercedes Benz. No to jest zbiór takich hrabalowskich opowiadań, anegdot, ale w kontekście naszego tematu, najważniejsza jest rama tego wszystkiego. Otóż główny bohater wsiada do samochodu z instruktorką prawa jazdy, strasznie się jej wstydzi, braku kompetencji jako kierowca, więc próbuje zagadać, zabłysnąć, popisać się właśnie różnego rodzaju opowieściami. No więc co my tu mamy? Mamy jednego pana przegrywa, który próbuje jakoś zrobić coś ze swoim życiem i oczywiście oskarża wszystkich naokoło, że jest mu bardzo źle, no i drugiego pana, który popisuje się, i wszystko to dlatego, że czuje się po prostu bardzo niepewnie, zwłaszcza w towarzystwie kobiety. Um, I literatura zwana ciklitem, czyli taką literaturą dla lasek, powiedzmy, musiała prędzej czy później pojawić się również w Polsce. Dotychczas, jeśli chodzi o tak zwane czytadła, no to. Chyba stosowano takie porównania jak trendowata, niszkówny albo nieszczęsne harlekiny, ale grochola to naprawdę zupełnie coś innego. Nie, nie jest to również polska Bridget Jones, ponieważ e, tam nie ma takich nawiązań i e, bohaterki grocholi, zwłaszcza w powieści Nigdy w życiu, są na wskroś jednak polskie. Natomiast ten moment, w którym ten Chicklit pokazuje i proponuje zarazem silne bohaterki kobiece, które nie za bardzo już mieszczą się w takich stereotypowych patriarchalnych ramach, matki żony i kochanki, a z drugiej strony może kochanka trochę by chciały, ale jednak kolesie nie są na tyle fajni, aby z nimi zostać, więc to są najczęściej rozwódki, tak zwane kobiety po przejściach, właśnie takim prawie że średnim wieku, gdzie niby już wiele za nimi, tych doświadczeń, również złych, ale też wiele przed nimi. I to, to właśnie ta przyszłość jest tutaj bardzo ważna. Tymi ramami, które obowiązują w kontekście powieści Grocholi, to są oczywiście ramy, pop-feminizmu. Pamiętajmy, że w 2000 roku zespół Spice Girls skończy swoją działalność, przynajmniej oficjalnie, a to jeden z takich, jedna z takich tub ruchu Girl Power, która przesunęła trochę wajchę feminizmu undergroundowego, takiego bardzo rootsowego, z podznaku na przykład punkowego zespołu Bikini Kill, który proponował Riot Girls czyli taki ruch kontrkulturowy kobiet antyseksistowski, antypatriarchalny i tak dalej. Spice Girls wzięło z tego lukier i mówiło, hej, jesteśmy kobietami, potrafimy tak jak wy robić super rzeczy, nie podskoczycie nam. Profesorka Leni Regal z ironią nazywa tego typu propozycje soft vanila feminizm, czyli taka powiedzmy no właśnie wersja pozornie zaangażowanych idei, gdzie wszystkie tematy poruszane od lat przez ruch feministyczny zostały tutaj oblane smaczną polewą gwarantującą zjedliwość. W tym kontekście oczywiście można też mieć zażalenia do systemu kapitalistycznego i konsumpcjonizmu, który bardzo szybko podchwycił temat i zaproponował zwłaszcza w fast fashion w sklepach t-shirty z napisem właśnie Girl Power, I'm a feminist, i tak dalej. Więc trudno, żeby też takie idee nie, nie przesiąkły do Polskiej kultury, w tym kultury popularnej, właśnie. Wcześniej mówiłam o paszporcie polityki dla Pawła Chile. Chcę powiedzieć, że w tym samym roku w kategorii Estrada, bo wtedy była taka kategoria, nagrodę dostała Agnieszka Chilińska, więc też nowy typ kobiety rokowej, która nie boi się powiedzieć czegoś mężczyznom, nie, nie boi się upić i, czy przeklnąć na scenie, więc to jest powiedzmy taki nowy Typ niegrzecznej dziewczyny. No ale oczywiście u grocholi aż takich radykałek to nie znajdziemy. Znajdziemy raczej te, które są trochę takie marzycielskie, chcą romantyczną miłość, księcia na białym koniu, ale z drugiej strony już trochę. Wiedzą, na czym polega świat, więc nie mają złudzeń. To jest gorzkie patrzenie przez okno e, i kiedy ten książę idzie gdzieś tam na horyzoncie, to myślą sobie, znowu ten. E, no ale trochę nie mają wyjścia, a trochę wierzą naprawdę w wielką miłość. E, I myślę, że to dlatego w dużej mierze, ponieważ są już znudzone jako boh bohaterki tymi wszystkimi po prostu przegrywami, nieudacznikami od Pilcha, nawet Pawła Hillego i, i całej reszty. I chcą swoich bohaterek, ale one się wykluwają. No i teraz pytanie, w którą stronę to idzie, bo mając na uwadze kontekst też zagraniczny, to oczywiście trzeba tutaj wspomnieć o serialu Seks w Wielkim Mieście, który był takim przeniesieniem Ciclid na, na ekran, najpierw jako serial, później jako pełnometrażowe filmy. No i Seks w Wielkim Mieście powstawał od 1997 roku do 2003. 94 odcinki to naprawdę jest sporo, plus teraz te, które oczywiście powstają współcześnie. I to był jeden z takich pierwszych naprawdę sukcesów Girl Power w wersji wyemancypowanej nowoczesnej kobiety ówcześnie. Takiej, która właśnie poszukuje, która by chciała się zakochać, ale z drugiej strony nie ma nic przeciwko nie wiem, przygodom bez zobowiązań. No i nie ma też tych złudzeń. I myślę sobie, że u Groholi ten brak złudzeń jest tutaj dojmujący. Ale mimo wszystko powracając znowu do koncepcji pop feminizmu czy soft vanilla feminizmu, um, ja bym tej sprawczości i tej energii nie odbierała książką y, Grocholi. Osobiście znam trzy kobiety, które po przeczytaniu nigdy w życiu i upewnieniu się o całej tej sytuacji filmem porzuciły toksyczne relacje, rozwiodły się, mało tego dwie z nich zbudowały dom. To nie jest takie hop -siup. Ja bym na przykład bardzo sobie życzyła, żeby moje książki miały taki impact na czytelniczki. Natomiast Grochola dotknęła chyba takiego guzika u kobiet, które miały już dość. Zresztą 2001 rok to również druga manifa, która idzie ulicami Warszawy i jej hasło przewodnie brzmi nie daj sobie zamknąć ust byle czym i myślę sobie że to hasło mogłoby również być blerbem czyli taką polecajką na okładce książki Grocholi nigdy w życiu naprawdę proszę nie krytykować tego typu literatury. Ona nie robi krzywdy. Tak jest po prostu na jeden wieczór, no nie będziemy jakoś chyba robić do niej przypisów i bibliografii, choć pewnie nie jedna praca naukowa na ten temat powstała, ale jest to ważne właśnie po to, żeby odzyskać sprawczość i żeby kobiety w dużej mierze poczuły tę wewnętrzną siłę, ten girl czy woman power, nawet jeżeli będzie to w wersji lightowej. Tak jest. To była Sylwia Chucnik. Bardzo, bardzo dziękujemy za wypowiedź. No i tak, no sk skończyliśmy wcześniej e, na, na, na tym, w jaki sposób Katarzyna Grochola negocjowała e, nigdy w życiu, znaczy wydanie nigdy w życiu. No tak się Mateusz negocjuje z Wydawicą bułabę, Tak samo powinniśmy wiedzieć się. Powie, że 10 tysięcy, 10 groszy za sztukę i co byśmy wtedy mieli, Mateusz? Eee, pstro! z makiem. <laughs> <laughs> tak jest. Natomiast e, jeśli chodzi o. No w ogóle to jest takie, takie trochę negocjacje, jak George Lucas negocjował Gwiezdne Wojny, jak tam wypalił producentom, że on z części swojego, swoich tantiem na rzecz figurek i tam czegoś tam, no nie? Mm -hmm, I oni mm -hmm. tak się popuchali, figurek, jakich i jak, jaki merch w ogóle, co? I potem się okazało, że nie wiem, że, 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 że zgarnął wszystkie pieniądze świata za to, bo, bo wynegocjował wszystko. Nie wiem, facet chyba miał wekikuł czasu, bo to było absolutnie nie do przewidzenia, że coś tak wydarzy. Anyway, wracam, wróćmy do, do, do Katarzyny Grocholi, która wydała nigdy w życiu w roku 2001 na okładce pierwszego wydania widzimy gruszkę z taką dorysowaną koroną. Jest to dość ikoniczna okładka w sumie tak naprawdę, tak. nie? Z, Znana rzecz. Faktycznie. Trudno było nie zobaczyć tej okładki, gdy człowiek, na przykład, nie wiem, przeszedł się przez MPIK w 2001 roku. E, no i co? Co to jest za książka? Jest to książka, po pierwsze, z dużą e, ilością naraz wykrzykników. E, nawet w tytułach e, rozdziałów jest ich sporo. Tam. Nie chcę pisać reportażu. Nikt nie, nie chcę pisać czekował. reportażu! <gry> Dokładnie, a to codziennie to rano krzyczę, jak wstaje z łóżka. E, chcę na Nizinę. Ja ci pokażę, tak? Ja, ci, ja, ja wam pokażę. Zresztą później e, powtórzy się ten tytuł w, w, w kontynuacji e, przy okazji. Kontynuacji nigdy w życiu. No i po co do wykrzykniki? No po to, że żeby pokazać bohaterkę, która jest impulsywna, uparta, zaziorna, tak? Używa raczej krótkich zdań i, i, i często krzyczy. Te krótkie zdania później. Sparodiuje pewna, pewna polska krytyczka literacka, ale e, o, o, o tym później. E, krzyczy często do samej siebie. E, jak jest e, zła, to te wykrzykniki podbijają to, że jest wkurwiona. Tak? A jak jest szczęśliwa, to z kolei podkreślają ekscytację, że o, jaki super seks, ale super całował. O. Nie, tego jest bardzo, nie śmieję się z tego, tego jest bardzo dużo. Tak? Znaczy to się... Jaki super seks! I <laughs> ja to ta była trudna osobą w towarzystwie, nie? bo cały czas mówiła w ten sposób. Nie? <laughs> cały czas krzyczała. Darła się do wszystkich i wszyscy mieli trochę dość. No ale taka jest po prostu nasza judytka. Nie śmieję się z tego od swojego <noise> drogo, bo to się dobrze czyta, tak po prostu. Jasne, nie? Znaczy, to jest jasne. bardzo sprawna literatura popowa. No ale kim jest ta Judyta? Kim jest? Oprócz tego, że jest to po prostu postać wzorowana bardzo mocno na, na Katarzynie Grocholi. No jest to 37-latka, która, która musi sobie poradzić z tym, że zostawił ją mąż, a wcześniej ją zdradził. I mało tego, że zdradził, to jeszcze spłodził dziecko z kochanką, więc, więc to, to się zdarzyło tak i od tego się w ogóle zaczyna cała powieść, od, od nakreślenia sytuacji, że zostałam zarazona i tak dalej, i tak dalej, mam córkę, no właśnie ma córkę, to się ewidentnie inspirowaną Dorotą, córką Katarzyny Grocholi, ma liczne zwierzęta wzorowane na prawdziwych zwierzętach grocholi, jak później się dowiadujemy z Zielonych Drzwi e, i z licznych wywiadów e, z Katarzyną Grocholą. E, no i ma grono przyjaciół. E, jeśli są tutaj osoby, które oglądały tylko i wyłącznie film, to mogą się zdziwić. No ale tak, rzeczywiście tych przyjaciół było sporo. W filmie była tylko i wyłącznie Ula, w którą wcieliła się Joanna Brodzik. No może nie, nie tylko, tak, ale to mhm. była taka główna powierniczka. Natomiast w książce jest tych osób zdecydowanie więcej. E, no i, i co? No, Judyta jest... Troszeczkę bardziej zuzowata, powiedzmy, niż w filmie, taka, taka bo nie jest nieprzyjemna, nie jest złą postacią, ale jest taką wiesz, nie? taki trochę archetyp małej mi, tak. I nie dziwi to zupełnie, że tak jest, dlatego że w filmie nie ma monologów wewnętrznych, tak, mhm. znaczy nie wchodzimy do głowy bohaterki. Za to w książce właściwie cały czas siedzimy w jej głowie i cały czas czytamy jej myśli, tak, więc, więc te myśli są różne, one nie zawsze są życzliwe dla wszystkich osób, które otaczają Judytę, zwłaszcza, że Judyta zaczyna w trudnym momencie swojego życia. Zaczyna jako osoba zradzona i opuszczona, więc jest niemiła na przykład dla mężczyzn bardzo mocno, tak? I, i, i ponieważ Judyta współdzieli zawód z, z, z Katarzyną Groholą, tak, też pracuje w redakcji i odpowiada na listy, to, yy, to, 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 to dla mężczyzn, którzy tam piszą, nawet takich mężczyzn, którzy są w podobnej sytuacji, też zostali zostawieni na przykład przez żonę, ona jest bardzo nieprzyjemna, i gdzieś tam czytamy jakieś takie zdania, że dobrze ci tak należało ci się, ona zrobiła pierwsza, to co ty byś takiej zrobił, więc e, mhm. cię, nie bajcie, <słuchaj> nie? No, a tak jest trochę, nie w tej książce? Tak jest. No, te różnice są dosyć widoczne. Oczywiście ta książkowa Judyta no, postanawia zbudować ten dom 30 km za Warszawą. W książce córka Tosia. Jest wielką entuzjastką tego pomysłu. No W filmie to troszeczkę grymasi, chociaż szybko jej przechodzi. No bo potem jest taka scena, że otwiera te, dojrzewa, dojrzewa. Tak, otwiera te drzwi i mówi do mamy, że proszę, to jest twój nowy dom. Czyli już właściwie mm -hmm. w meta sposób antycypuje późniejsze zajęcie Doroty Szelągowskiej, która będzie jakieś <gry> takie innowacje remontowe wprowadzać mm -hmm. w ten sposób. Oczywiście w książce też pracuje w redakcji, też odpowiada e, na listy i któregoś dnia zwraca jej uwagę. E, papeteria, niebieska papeteria, list od mężczyzny, który jest określony w książce jako niebieski, tak? Tego mężczyznę zostawiła żona. Judyta, oczywiście, no, jest antymęska w tamtym momencie, szczególnie ze względu na doświadczenia ze swoim byłym mężem, więc trochę mu ciśnie, ale raczej w myślach. Tak mówi sama do siebie, że nienawidzi mężczyzn, w tych listach jest nieco bardziej powściągliwa, ale tak czy siak wywiązuje się z tego jakaś konfrontacja, a z tej konfrontacji wywiązuje się jakiś taki szerszy kontakt. Zaczynają rzeczywiście wymieniać te wiadomości i rozmawiają sobie po prostu o świecie kobitek, mężczyzn tak, i związków, związków heteroseksualnych. Tutaj jest. panuje jednak heteronorma w tym świecie wyobrażonym, ale nie tylko. No i co? W książce Judyta sporo podróżuje w takim znaczeniu, że sporo się przeprowadza. tak Tutaj sobie pomieszkuje u jednej osoby, tutaj u drugiej i tak dalej, i tak dalej. Jest też jakaś wycieczka na Cypr, wycieczka do ośrodka odnowy biologicznej, więc troszeczkę tych podróży mamy więcej. Ten wątek wróci zresztą w kontekście scenariuszowym. O tym też wiemy. W książce zarysowany jest też wątek relacji Judyty z Mańką, tak? Czyli z przyjaciółką, której w filmie już potem nie doświadczymy, nie dostaniemy. Mańka również została zostawiona przez męża i w pewnym momencie pojawia się nawet taka myśl Judyty. Żegnam się z Mańką. Kobiety powinny się żenić wyłącznie z kobietami. Jest im o wiele lepiej razem. Oczywiście jeśli chodzi o seks, mogą dopuszczać raz na jakiś czas mężczyznę. Jeśli chcą. Ja na pewno już nigdy nie chcę mieć do czynienia z żadnym facetem. Nigdy w życiu. No czyli wspomniałem przed chwilą, że świat Normy, ale tutaj dopuszcza Aha. się też jakieś e, inne sytuacje. W książce e, Judyta też e, nawiązuje relację, wchodzi w jakąś relację romansową z Hirkiem. Nie ma tego w filmie. E, Hirek jest gangusem i jak tutaj stwierdziłeś przed nagraniem, no wyobrażasz sobie Tomasza Dedka w tej roli. Rzeczywiście mm -hmm. Tomasz Dedek jego fizis jego i też jego obecność, aktywność na Twitterze, bo jednak Tomasz Dedek na Twitterze <laughs> jest full gangsta, nie? Tam krótko z frajernią mm -hmm. zawsze, jakby bez jakichś ceregieli. Byłoby to ciekawe, tak, ale tego już w filmie nie ma. A Wrona na przykład. Nie, to, to jest elegancki, wytworny pan, on postuje jakieś rzeczy o winie. Mam pana Hirka Wronę w znajomych z jakiegoś powodu na Facebooku, więc wiem. Hmm. Pozdrawiam zresztą. Dziękujemy za hip-hop. <noise> <laughs> tak, jeżeli chodzi o kwestię kariery zawodowej i o to, jak ona jest opisana w książce, no tam akurat dostaje propozycję pisania, takiego etatowego pisania, reportaży, tego też nie mamy. W filmie Judyta książkowa naświetla jakąś aferę związaną z lokalnym politykiem i potem dostaje mnóstwo propozycji. Dla wszystkich media workerów jest to bardzo mało tak. przekonujące. Zrobiłem dobry materiał, teraz już będzie wszystko z górki. Nie do końca tak jest, ale tak to jest u Katarzyny Grocholi. I zresztą Judyta odmawia, tak? Rezygnuje z tych propozycji, bo chce sobie żyć tym sielskim takim życiem, tym żywotem człowieka poczciwego na wsi. Nie chce też spotkać się z Niebieskim, który proponuje po prostu randeczkę na żywo. No ale chce się spotkać z Adamem, z Adamem, który, który no, oczywiście też jest film, no Adam to jest spoiler, ten facet, z którym Judyta w końcu wejdzie w stałą relację tak i będzie z nim na końcu i książki, i filmu. W książce Adam jest rozwodnikiem, i ma syna. film chyba nie mówi wprost, czy. Znaczy nie wypowiada się na temat poprzednich relacji Adama. I chyba też nie ma tego syna, a przynajmniej na pewno syn nie jest postacią, jeśli nawet gdzieś tam się pojawia, to ten w książce on jest postacią, tak? Syn Szymon. No i tak, no Judyta troszkę mięknie, znaczy, ona ma taki Taki moment po, 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 tej, po tym doświadczeniu z Hirkiem Wroną, że ma taki moment, że w ogóle nie jest, zrobi się jeszcze bardziej twarda i tak dalej. Oczywiście ta jej twardość wynika z tego, że. No jest samotną matką, która musi sobie poradzić z, e, z, 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 z po prostu potransformacyjną Polską i po prostu musi na, na chuju stawać, żeby, żeby wszyscy <grym> spiąć koniec z końcem. Ale też oczywiście bywa w tym wszystkim trochę klamzji czasami, tak? I, I to jest taka. E, 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 to jest Humor tej książki polega bardzo często na tym, że Judyta czasami zrobi coś. Głupiego, nierozsądnego, opieprza się sama siebie w myślach i tak dalej. nie rozmazaje się makijaż, chce zrobić wrażenie na swoim mężu i robi, i tam mąż się na nią patrzy, a potem okazuje się, że nie chodziło mu wcale o tę krótką kiecka, którą założyła, tylko, tylko o to, że tam rozmazały się jakiś czy coś, więc jest dużo tego, tego rodzaju momentów. No ale tak, ale mięknie potułem tego Adama wpadają sobie w oczy. On robi na niej wrażenie, bo, bo, bo nie wiem, nie ochrzania ją, jak się spóźni i nie jest furiatem, nie jest oschły, jest wyrozumiały, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają się umawiać na randki i, i idą na Notting Hill, co jest też ważne. To jest jeden z tych filmów, które, które rzeczywiście są bardzo istotne również dla polskich pani ale w ogóle dla polskich par tak naprawdę, nie? No to już przestańmy tutaj udawać, że komedie romantyczne są tylko dla kobiet. No ja mhm. bardzo lubię na przykład. Więc, więc tak, Notting Hill jest, jest tutaj istotne i pojawi się również w filmie, chociaż w troszkę inny, w inny sposób. Um, no, poglądy idylty na temat mężczyzn stają się mniej radykalne. No, zaczyna tam rozróżniać, że no, są źli mężczyźni, ale są też tacy, którzy są troszkę inni. Adam należy do tych, którzy są troszkę inni. E, I i w, jakoś tak w końcowej partii książki Grochola postanawia wrzucić interesującą scenę z punktu widzenia takiego, powiedzmy, ideowego, z punktu widzenia tego, żebyśmy, gdybyśmy chcieli stwierdzić, z jakiego po prostu punktu e, politycznego wychodzi Grochola, to, to ta, ta scena mówi wiele, tak, bo cytuję za książką, Zadzwonił dzwonek. O, proszę, feministka do mnie wpadła. Feministka jest pełna jadu mocno podlanego intelektualizmem. Ona dużo czyta, dużo wie, w racjonalizowaniu bije na głowę znanych mi mężczyzn oraz niektóre kobiety. A mimo to popołudnie było udane i miłe. Tematy feministyczne, w których feministka wiedzie na ogół prym, na mnie groziły. Herbatka zaparzona czekała, napaliłam w kominku, bo też chłodno zrobiło się, brzo zatrzaskała, wesoluchno, ale na nieszczęście moje koty pojawiły się na horyzoncie, intelektualistka się ożywiła, otworzyła okno, wpuściła wszystkie trzy. I zapytała, czy kastrowane. Błysk w jej oku świadczył, że temat kastracji nie jest jej opcji i że oto otwierają się przed nami niezamierzone możliwości dyskusji, że się tak wyrażę, jądrowej. Ten fragment wycięty: Wzięłam głęboki oddech i wytłumaczyłam intelektualistce feministce, dlaczego moje dorosłe koty są umniejszone o insygnia męskości. Temat jaj niezmiernie jej się spodobał i był punktem wyjścia dla długiego monologu o mężczyznach, potrzebie władzy i dominacji, upodleniu kobiet i braku elementarnego dla nas, kobiet, szacunku. Oni są zawsze lepsi, bo za takich się uważają, zarabiają więcej, nic nie muszą, a i tak cały świat opiera się na kobietach. To one rodzą, a mężczyźni to trudnie grzmiała. Musimy coś z tym zrobić. Nie możemy pozwolić, tak się traktować. Oni myślą, że włożą nas w jakiś schemat, nie pozwólmy na to. I tak dalej no, ta scena kończy się no, takim może nie przegnaniem, ale ta, ta feministka odlatuje na miotle, potem już tam w tej <grym> już w końcowej partii tej sceny. E, przyjeżdża Adam, tak e, i ta odgrzewa krupnik, i dla Adama, i dla tej feministki. Eee, i, I feministka, gdy już ma wychodzić, to, to, to stwierdza, że właśnie w obronie takich kobiet jak ty występujemy. No i to wszystko jest spuentowane e, tym, że, 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 że Judyta jakoś tam konfrontuje e, Adama z, 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 i pyta go, czy, 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 czy no rzeczywiście jest tak, że, że, że uważacie, że jesteście lepsi i tak dalej, i tak dalej. No i Adam ją tam uspokaja i spędzają ze sobą miłe 40 minut do przybycia córki, więc e, te, te, ta scena, ona będzie miała swoje reperkusje później w tekstach krytycznych, przynajmniej w jednym tekście krytycznym. Tak, 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 tak. Ona zostanie omówiona, ale to jest dosyć ciekawe. Znaczy, tu jest kilka rzeczy tak w ogóle. Tamten czas i pewnego rodzaju demonizowanie feminizmu, ale to jest o tyle ciekawe, no, albo dodatkowo ciekawe, że jak przypomnimy sobie komedię małżeńską z połowy lat 90., mm -hmm. e, Romana Załuskiego, według scenariusza łebkowskiej mm -hmm. tam też ten temat się pojawia, jest sygnalizowany, jest ta koleżanka, która przynosi teksty do tłumaczenia, koleżanka feministka, która też jest takim właśnie, wiesz, taką chłopożerczynią, nie? Mm -hmm. że to ma być właśnie takie, że feminizm polega na tym, że my po prostu Was wszystkich wykastrujemy mhm. i będziemy siedzieć i gadać. Nie? To jest jakiś po prostu taki idiotyczny, idiotyczny obraz. I ja się dosyć niezręcznie czuję, jako wiesz, heterotyp, który teraz będzie to jakoś wiesz, strasznie omawiał, ale wydaje mi się, że to działa w dwie strony. To znaczy, z jednej strony w tamtym czasie mocne demonizowanie, to znaczy, że nie, ja będę musiała się pozbyć wszystkiego, co stereotypowo kobiece tak, mhm. dla, dla tego feminizmu. To, to ja dziękuję, to z jednej strony. A z drugiej strony jakiś taki hermetyzm, jeżeli chodzi o sprzedawanie tego feminizmu, bo jak sobie przypomnę, no... Kazimiarę Szczukę, która się tutaj jeszcze pojawi, spoiler w tym podcaście, która to sprzedawała w taki sposób niby upopowiony, ale jednak dosyć radykalny. To jest też coś, o czym myślę bardzo często w kontekście Maji Staśko, że jakby bardziej niż na dotarciu tym trybunkom czasami zależało po prostu na wyrażeniu, więc mm. to znaczy ja już mam jakąś wiedzę i ja ją teraz sprzedam, nie? a nie zastanowi się nad tym, że po tych tam 200 miliardach lat patriarchatu w Polsce trzeba troszeczkę inaczej dobrać język, ale przy okazji przepraszam jeszcze raz jako jakiś heterotyp, który to będzie komentował, ale wydaje mi się, że to się tutaj odbija, no Grochola do tego feminizmu jeszcze nawiązywała nieraz, mówiła o tym, że feministki jej nie lubią, bo ona tutaj próbuje znaleźć jakiś taki i powiedzmy, złoty środek, tak? Czyli właśnie z jednej strony ta Judyta, że ona chce być tą gospodynią, tak? Podaje ten krupnik Adamowi, jak wspomniałeś, z drugiej strony chce się wyemancypować i chce też decydować o sobie. To wcale tak w ogóle nie jest sprzeczne z feminizmem, że też będziesz pełnić jakieś takie role, wiesz, typowo kobiece. Tylko to jest jakieś takie po prostu wyobrażenie bardzo bardzo prawicowe, nie? też przy okazji wyobrażenie feminizmu. Ale też bardzo często wtedy, tak? Znaczy tak, to, to, to tak, tak, nie, o to, to chodzi, nie jest tak, no? że Grochola była jedyną kobietą, która w wywiadach po prostu osobą publiczną, tak kobietą, która mówiła w wywiadach, że ona się nie do końca chce zaliczać z tego grona feministek. tak, że, Albo, że rozumie feminizm po swojemu i, że na przykład uważa, że Judyta jest feministką, dlatego, że wzięła sprawę w swoje ręce i ona tak naprawdę jest ikoną feminizmu jako, jako, y y y y y jako, jako osoba, która właśnie poradziła sobie sama bez mężczyzny, a ten mężczyzna pojawił się dopiero później. Tak? E no tak, no jakby du du dużo pracy tutaj wykonały w międzyczasie, mam wrażenie, też lewiska feministyczne, którego, mm -hmm. że, że, że dzisiaj tych tak wypowiedzi jest po prostu mniej, tak, e tak zwyczajnie. E no i być może wtedy nie dało się mówić inaczej. nie było social mediów e, e, i internet dopiero raczkował, i, i te e, metody do, dotarcia były, e, były słabsze. Mężczyźni dominowali w telewizji, w mediach, i wszędzie gdzie się tylko dało, tak? Więc i kobiety po prostu też często nie były dopuszczane, bo kobiety o niewłaściwych poglądach nie były dopuszczane do mediów bardzo często, więc tak na obronę trochę tak, że, że jakby bardzo trudno było w ogóle komunikować feminizm tak, publicznie i, 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 i jak się miało na przykład poglądy, które, które były troszkę bardziej radykalne od poglądów, które prezentowała na przykład katę. Hola, tak, tak. Ale wracając jeszcze do e, nigdy w życiu, no w, w, w pewnym momencie wybucha tam kłótnia między Judytą i Adamem. W skrócie chodzi o to, że Adam rzekomo grzebał w komputerze Judyty, chociaż miał tego nie robić. E, Judyta jest tym bardzo dotknięta. E, <grywka> Zamiast wyjaśnić, to jeszcze wróci też w filmie, nie? bo to jest bardzo, 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 bardzo pretekstowe. Tak. Zamiast wyjaśnić sprawę, Adam odbija i mówi, że Judyta chyba oczekuje księcia na białym koniu, a on takim księciem nie jest. No i wydaje się nam, tak na pewno się nam wydaje w trakcie czytania książki, że już nic się z tego nie ugra, już nic się tutaj nie wskóra, ale sytuacja się wyjaśnia. I Adam rzeczywiście przyjeżdża do Judyty na białym koniu. Nie pokusił się co prawda o to, żeby kupić sobie własnego konia, ale wypożyczył prawdopodobnie za pieniądze, więc tutaj bardzo dobrze oceniamy. To jest część tej ironii. I to jest akurat sprawne. No jasne. Udaje się wyjaśnić całą tę sytuację i Judyta i Adam są razem i jesteśmy przekonani, że zawsze będą już razem. Wracając do tych negocjacji z wydawnictwem WAB, które znowu pozdrawiamy na okładce drugiego wydania Nigdy w życiu, którym dysponowaliśmy. No, nie widnieje już Gruszka w koronie, tylko widnieje Katarzyna Grochola. No bo w międzyczasie oczywiście stała się postacią, tak? Stała się rzeczywiście twarzą, która może sprzedawać bardzo duże nakłady na wspomnianym drugim wydaniu widnieje liczba 180 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, tak? Nie chodzi o drugie wydanie, tylko o całość do tamtej pory, ale no, to są jakieś szacunki jeszcze sprzed premiery filmu Nigdy w życiu w 2004, więc no, zakładamy, że no, doszło, doszło jeszcze kilka razy tyle. Zresztą sama Grochola w programie kultowe rozmowy z 2016 roku. Można to sobie zobaczyć na, na YouTubie. Podała liczbę 750 tysięcy egzemplarzy samego Nigdy w życiu. A łączna sprzedaż jej wszystkich książek no to dziś kilka milionów. No, Katarzyna Grochola stała się zdecydowanie jedną z najpoczytniejszych e, polskich prozaiczek. E, nigdy w życiu zapoczątkowało kilkuczęściowy cykl, no a WAB. No właśnie, no dzięki temu mieli między innymi środki na to, żebyśmy 250 lat później napisali książkę polskie Milenium której dodruk e, i tak dalej. E, jeśli chodzi o marketing, tak? Ten marketing był skuteczny, ale no też taki wątpliwy, tak byśmy to określili, no bo Katarzyna Grochola była bardzo mocno hypowana i promowana jako polska Helen Fielding. Chodzi tutaj oczywiście o autorkę tego książkowego pierwowzoru, dziennika Bridget Jones. No i tak, to rzeczywiście miało sens w kontekście marketingowym, sprzedażowym, ale czy tak wiele tutaj łączy te bohaterki? Zresztą na czwartej stronie okładki już jest pierwszy sygnał dotyczący różnic, tak? Na czwartej stronie okładki pierwszego wydania czytamy tam, że Judyta nie zarabia tak dobrze jak Bridget Jones, ale to było wszędzie, tak? To było absolutnie wszędzie, to był po prostu kluczowy trig, jeżeli chodzi o promocję tej książki. No można znaleźć oczywiście jakieś takie podobieństwa, wspomniałeś o tym, że Judyta bywa taka i że tutaj coś jej rozmaże, tutaj coś wypadnie, no i Bridget Jones też taka zafandułowata mm -hmm. czasami bywała i było to urocze, tak, to była część uroku e, tej postaci, no ale tak poza tym, no to tak, Bridget Jones jest zdecydowanie e, młodsza od Judyty, tak, jest taka bardzo miejska, tutaj mamy, jak już wspomniałeś, sytuację miejsko-wiejską, no nie jest po rozwodzie, tak, nie ma dzieci, to radykalnie tutaj e, zmienia tak naprawdę sytuację, obie bohaterki zawodzą się na mężczyznach, obie szukają miłości, e, no i tak jak wspomniałem, obu coś czasami wypadnie, nie z rąk, ale to raczej nie wystarczy, żeby tutaj tego typu łatę pierdyknąć. No ale było to grane. Było to grane mocno, na tyle mocno, że Paweł Dunin Wąsowicz, ważna postać dla polskiej kultury alternatywnej, no, mocno poszedł w tę stronę i w przekroju z lutego 2002 roku możemy znaleźć jego taki materiał, zestawienie tak. Tam jest między innymi Nigdy w życiu, ale też inne takie właśnie kobiece powieści, polskie powieści. Na czym polega ten materiał, no jest tutaj wstęp dotyczący właśnie promocji Nigdy w Życiu, tak jak polskiej Bridget Jones, właśnie tak? że tego typu klony, te polskie Bridget Jones się pojawiły też na kartach innych powieści i mamy takie dziwne zestawienie, mamy jakieś cechy tutaj Bridget Jones, także narrator to Bridget i porównanie na przykład Katarzyna Grochola Nigdy w Życiu, narratorka to Judyta, tutaj mamy inne, Barbara Kosmowska, teren prywatny, narratorka to Wanda, jest wiek tutaj narratorki, to oczywiście jest napisane narratora, nie? Po prostu kurwa zabiłby ich feminaty. W tym miejscu strasznie to by było w ogóle jakieś takie uwłaczające. Tak, jest seks na przykład. Czy uprawia, czy są opisy. Tak i w kolejnych kategoriach Paweł dunin Wąsowicz, nie wiadomo dlaczego, przyznaje punkty. Jest tutaj końcowa punktacja. Te punkty właśnie dotyczą podobieństw do książki Fielding. Jeśli chodzi o skalę procentową, to nigdy w życiu to 68% dziennika Bridget Jones. A bardzo dużo, nie? Już pomijając powagę tego typu mm -hmm. badań. E, oczywiście tutaj, jeśli chodzi o na przykład książkę Izabeli Sowy, Smak świeżych malin, to aż 81%, więc zdaniem Dunina Wąsowicza pewnie epigońska literatura. No, wiadomo, że sam ten myk jest taki trochę seksistowski, chociaż to nie jest takie, że e, babeczki głupie czytają coś tam, coś tam, ale mm -hmm. ten materiał jest jakoś po prostu, no, uformowany w taki sposób, że tak patrzą na to, e, czy faktycznie musicie to robić, skoro to już jest taka klisza marketingowa, to czy musi musisz to tak naprawdę powielać, skoro z szybkiej analizy wynika, że to nie ma zupełnie sensu, kurwa, Woody Allen w spódnicy, Polska Bridget Jones, no, no nie, rób tego. No tak, tutaj warto dodać, jaka była do, do, dokładnie metodologia w przypadku na przykład Nigdy w życiu Pawła Dunina-Wąsowicza. No, tutaj te punkty przez ciebie wspomniane. No, na przykład Nigdy w życiu dostało jeden punkt, w, nie, przepraszam, dwa punkty w kategorii Ehm, rodzice, ponieważ w dzienniku Bridget Jones rodzice, tam matka zdradza ojca, romansuje z oszustem, a w dzienniku, a, w, a w, nigdy w życiu rodzice są rozwiedzeni i nie romansują, więc yy, dostał w takim razie dostała książka Groholi 2 yy, punkty na 4. I to jest bardzo uznaniowe tak naprawdę, no bo to jest inna sytuacja, nie? Znaczy to jest inny wątek, tak. innego rodzaju. Znaczy to nie jest podobieństwo. E, za sam fakt, że ci rodzice są, e, dostałoby się tutaj jeden punkt, tak jak inne powieści dostają, nie? Więc i tak dalej, i tak dalej. E, tak, więc, e, więc e, to, te podobieństwa są bardzo na wyrost. No mówię, no mi się to skojarzyło trochę z sytuacją, że nie wiem, no mógłbyś zarzucić Sapkowskiemu na przykład w latach 90., że, że, że saga Wiedźmińska to jest to samo, co Conan, bo i tu, i tu jest długo włosy, mięśniak który czasem, wiesz, rozwali mieczem potwora, nie? No, jasne, znajdziesz wspólne mianowniki i znajdziesz, i generalnie są to książki, które wywodzą się z tego samego gatunku, ale Różnic jest na tyle dużo i, i, i język jest tak bardzo inny i, i, i formuła tego wszystkiego jest tak bardzo inna, tak, no, dziennik Bridge Jones przede wszystkim jest dziennikiem w ogóle, mm -hmm. tak, jest w ogóle tam, są wynotowywane skrupulatnie, ile Bridge Jones waży. Temat wagi, on nie jest w zasadzie istotny u Roholi jakoś specjalnie, znaczy tam, to tam mówi, że chce się odchudzić i tak dalej, ale to nie jest tak um, maniakalnie istotne. No, jest trochę podobieństw, ale no mówię, no, ten, ten, ten wytrych po prostu, czy to jest Polska, Bridge Jones był bardzo męczący nawet podczas robienia tego researchu do tego odcinka, w sensie, że naprawdę to, to nie było tylko tak, że czasopisma kobiece, kolorowe mówiły o tym, tylko no właśnie, przekrój, środowisko krytyczne, literackie, środowisko krytyki też teatralne, jak się później mhm. okaże, też używało tego wytrychu filmowej i w ogóle na maksa. I bardzo często było jak widać po tych tekstach, że jak ty tak czytasz, czytasz, dochodzisz do tego Bridget Jones i tak myślisz sobie: "A chyba pan nie czytał albo chyba pani nie czytała, nie? tej książki do końca. Ani jednej, ani drugiej, bądź jednej z nich", nie? Bo trochę tutaj jest pójście na skróty. Anyway, w tamtych czasach oczywiście były jakieś tam takie wprost kopie Bridget Jones. Trójka ogłosiła konkurs na na, na polską wersję Bridget Jones i, i zostało to potem wydane. 19 słuchaczek trójki e, tam napisało książkę, która się nazywała Dziennik Trójkowej Bridget Jones, czyli Brygidy Janowskiej. Janowski, przepraszam, bez W tam jest. To jest pod redakcją Hanny Marii Gizy. E, w zwierciadle były publikowane cyklu felietonów Dziennik Brigid Jones. No były jakieś oh, tego, te, tego oh, rodzaju oh. próby, ho, ho tak. E, no bardzo tego potrzebowaliśmy, tak. Tam Zakościelny <laughs> był Polskim Radem Pitem, tak. Można byłoby tam wymieniać Tam Pazura Polskim Dziełem Karejem, a tej Polska Bridget Jones. Eee, o jest jakie to było męczące wtedy, nie? Nie? Eee, tak. to, to polskie coś tam, to, to było coś, o czym można było się zerzygać w trakcie czytania tego czy innego periodyku. Tak, tak. Ciekawe, jak zareagowali e, polscy dziennikarze, gdy dowiedzieli się na przykład, że o Gresie Gerwig już nie warto pisać Woody Allen w spódnicy na przykład, nie? Tak, tak. Tak, tak, Ale oni mówią, a jak to? Nie, no stary, jakby Frances H., to, to by było, <laughs> wiesz, no naprawdę, nie? Nie, ja nie chcę. Więc tak, tutaj prawdopodobnie też powinien zostać jakiś taki ban wprowadzony. No tak, ale jak Grochola się odnosiła do całej tej łatki? No próbowała się od niej odciąć, ale czy z sukcesem? Niekoniecznie. Tutaj fragmenty z wywiadu z Rzeczpospolitej wrzesień 2001 roku pyta Monika Janusz. Czy porównywanie pani powieści do tej, którą napisała Helen Fielding i mówienie o bohaterce nigdy w życiu Judycie, polska Bridget Jones, odbiera pani jako komplement, czy też jest to raczej irytujące? I Grochola mówi, to naprawdę są dwie różne książki i dwie różne bohaterki. Judyta to nie Bridget, żyje w polskich realiach. To będzie ukrywane w filmie, tak. Jeszcze do tego wrócimy, że żyje w polskich realiach. Ale Helen Fielding sprzedała swoją opowieść w 4 milionach egzemplarzy na całym świecie, więc raczej traktuję to jako komplement. No i było oczywiście tych komentarzy więcej do tematu odnosiła się sama Danuta Stęka, czyli otwórczyni głównej roli w filmie. Nigdy w życiu. Tutaj mamy wywiad z Cinemy z lutego 2004, przeprowadzony przez Marzenę Rogalską, luty 2004, czyli no, chwilę przed premierą, tak, tak? Exactly. zakładając, że ktoś kupił na początku lutego ten nowy numer, to jeszcze nie wiedział do końca z czym to się je, ale też trochę wiedział znając inne zagraniczne romkomy. I tutaj Stenka mówi tak, to czym Bridget marzy i do czego zmierza, to czego jeszcze nie dotknęła i o czym nie ma zielonego pojęcia, Judyta ma już za sobą. Jest na zupełnie innym etapie życia. Jedyna ich wspólna cecha to potrzeba bycia kochaną. To przede wszystkim sprawia, że identyfikujemy się i z jedną i z drugą bez względu na wiek, charakter, przypadłości, marzenia. No tak, no zdecydowanie Bridget Jones jest w innym momencie, tak? Ma tak, inne tak. doświadczenia albo e, właściwie cechuje się brakiem tych doświadczeń, które ma Judyta. Stęka była chyba dosyć podirytowana tym trikiem marketingowym, tym porównaniem. Kilka miesięcy wcześniej również na łamach Cinemy powiedziała: Kiedy słyszę porównania do Bridget Jones, sierść mi się jeży na grzbiecie. Gdybym miała być polską wersją Bridget Jones, na pewno by mnie w obsadzie tego filmu. E... Nie było. No i coś byśmy stracili, prawda, gdyby to nie była Danuta Stęka, bo sobie nie wyobrażamy, prawda, innej e, Judyty. E, w, tak naprawdę, mimo tych ty, różnych ten, kontynuacji i zmian, oczywiście, jeśli chodzi o e, aktorki odtwarzające główną rolę. E, a co z samą książką, tak? Co z polską krytyką literacką, która jest dla nas najważniejszym tematem w tym podcaście? Głos polskich krytyków literackich nas żywo zajmuje. Otóż, e, czy krytycy się jakoś przejechali po tej książce? Nie, oczywiście, znajdziemy bardzo negatywne kreatywne recenzje, ale na przykład w maju 2002 roku Newsweek opublikował takie zestawienie najciekawszych książek wydanych od początku 2001 roku i nigdy w życiu Grocholi tam się znalazł, bo książka została określona jako zręczna i dowcipna. Nie wszyscy byli tego zdania, Bartek, jak się okazuje, <grym <grym prawda? Tak jest, tak jest. Nie wszyscy byli tego zdania. Znaczy, faktycznie tam tych było trochę recenzji negatywnych, było też trochę takiego, no, powiedzmy, ignorowania tej książki na zasadzie. No, no dobra, jakieś tam powieści dło dla bab, tam, whatever, tak? wiesz. To jest dość częste, tak? Również, nie wiem, w świecie filmu na przykład, że, że, że pojawił się niedługo wcześniej wtedy Matrix i, i też tam pierwsza, pierwszy moment, w pierwszym momencie krytycy zareagowali. No, no i dobra, jakieś tam się strzelają, whatever, dobra, dawać mi to jakiś loskiego, nie? Więc, więc tak było. Natomiast, powiedzmy, nie taką letnią, wręcz bardzo gorącą recenzję, ale gorącą in minus napisała Kazimiera Szczuka, wspomniana już dzisiaj, na łamach Republiki Nowej w listopadzie roku 2001, czyli to już było po tym, jak ta książka wyszła. No to wiadomo, tak, ale chodzi o to, że to było już po tych wakacjach, kiedy wszyscy mieli zajawkę na Grocholę, no bo mhm. Grochola była jakąś taką, takim fenomenem wakacji tamtego czasu, tak? W sensie, że czytało się tę książkę na plażach, po prostu w górach, w ośrodkach PTTK i w e, frajach różnorakich mm. w całej Polsce. No i e, tekst się nazywa Produkt Krajowy Babbo. Przyznaję, że śmiechłem, jak, jak zobaczyłem tytuł. E, no i jak się ten tekst zaczyna? Pisze Kazimiera Szczuka tak. Czytają dziewczyny, kobiety, panie, faceci też. Chociaż nie wszyscy. Co ja, głupia jestem, żeby to czytać? Może głupia to ja jestem, ale nie aż tak. No to kupiłam, przeczytałam, uśmiałam się, niech mnie. A co mi tam? Fajna książka, tylko koniec beznadziejny. Ale czytają, jeszcze jak? Jak najęte. Oto próbka zapewne nieudolna w stylu naszego rodzimego bestselleru. Krótkie zdania. Bardzo krótkie. Czasem śmieszne. Czasem głupie. W sumie fajne. I zadziorne. Ale prosto. Łatwo wchodzi. Dosyć. Zacytujmy pierwsze zdanie oryginału. Jestem porzuconą kobietą. Porzuconą kobietą z dzieckiem. Z córką. Nastoletnią. Czy to znaczy, że jestem stara? Po prostu moja córka Tosia jest stara. Tosia mówi mi, żebym się nie przejmowała. No jest to recenzja złośliwa od samego początku, tak, no jeśli od samego początku zaczynasz parodiować autorkę, to, 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 to już widać, że nie masz zbyt wielu pozytywnych wrażeń z lektury. To jest e, dosyć no... zręczna parodia, nie? Zresztą, tak, to... Jest to zręczna parodia i przyznaję, że też śmiechłem trochę, znaczy to nie jest tak, że jakoś nie cierpię nigdy w życiu i, i nie wiem, wydaje mi się, że Grochola jest w ogóle taką sympatyczną postacią mm -hmm. publiczną w polską i nic z niej nie mam, tak, ale przyznaję, że, że bardzo śmiechłem. Z drugiej strony samo, samo, samo parodiowanie, wiesz, nie oznacza automatycznie, że coś jest mm -hmm. bardzo złe, tak, znaczy bardzo Często poradziło też dobre rzeczy, chociaż tutaj wiadomo, że e, Szczuka chciała e, e, zaakcentować to, że to jest jednak złe literacko. Nie? Natomiast Szczuka, no co, no kończy ten tekst e, następująco. E, no to oczywiście w, w, wcześniej, wcześniej przejeżdża się po tej, po tej scenie z feministką, mhm. której fragmenty cytowaliśmy. Polki nie identyfikują się ze sferą publiczną. Psioczą na f, facetów po kątach, ale słowo feminizm traktują jak obelgę. Są w swoim mniemaniu wyemancypowane, lecz domowym sposobem. Impet książki rocholi, zabawny i ciągu jest stricte feministyczny, a zadziorność jej stylu ma ostrze wyraźnie antymęskie. Ale nigdy, przenigdy nie może to zostać wprost ujawnione. Dlatego feministka intelektualistka musi zostać rytualnie wyśmiana i przepędzona jako najchudniejsze straszydło. Żeby się nie wydało. Żeby ktoś nie pomyślał. Żeby nie odstraszać. Nigdy w życiu to odwieczna piosenka odspiewana w miejscowym babim na rzeczu. Pomstowanie na patriarchat po domach, na przyzbie, bez polityki i bez ideologii. Bez intelektualizmu. Ale można dzięki temu pomstowaniu odreagować babie z grzyzoty. I wszystko. Wszystko zrozumieć, udając idiotkę. Niby to brzydzić się władzą, ale wiecznie odczuwać zawiść wobec innych kobiet. E, śmiesznie i strasznie przekinać przebrzydłych samców i czekać na rycerza na białym koniu. Jest to życie na froncie walki płci, e, a wiadomo, że na froncie trzeba przetrwać z humorem i z fasonem, jakoś w końcu wyjdzie się na swoje. A co? Tutaj jak widać, Szczuka nie przestaje, nie przestaje parodiować, parodiować hmm. stylu, tak? E, tytułowe nigdy w życiu oznacza wszakże e, odmowę ponownego zakochania się. Judyta chodzi w dżinsach, swetrze i kaloszach, mierzą ją wieczne rozmowy o chłopach, ma dość całowania żab i wmawiania sobie, że żaba jest księciem. Już nigdy nie zadam się z przedstawicielem tego obcego gatunku. zapewnia, choć oczywiście sama w to nie wierzy, ani my jej nie wierzymy. Miło jednak usłyszeć ten ton miejscami bardzo śmiały. Ustrzeż to jest cytat z Grocholi, ustrzesz mnie panie od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny. Czy naprawdę wartość kobiety mierzy się tylko facetem, z którym jest? Mąż ukaże mnie na każdym kroku, a przecież wie, że kocham go nad życie. Co robić? E, pyta Judytę w liście czytelniczka z jej pisma. Co robić? Ty głupie babo, zabić, puścić go z torbami. Niech się wynosi do tej lawiryndy, a ty zacznij nowe życie. E, co się tego tak uczepiłaś? Jak żeb się go gona, trzeba, odrobinę poczucia własnej wartości, idiotko. I tak dalej i tym podobne. Nic dziwnego, że Polki to uwielbiają. Szkoda tylko, że ten iście i tutaj do dodaję wtrącenie sztuka, druga fala feminizmu istniała w latach 60. i 70. -tych. Gniewny fajerwerk nie. Może zabłysnąć niczym ciekawszym, niczym ciekawszym niż rzucenie się w ramiona Adama, co przyjechał na białym koniu. Hahaha. Ha, ha. Na szczęście dzieje się to dopiero na końcu. Podsumowując, powieść jest naiwnym krajowym połączeniem radykalnego feminizmu drugiej fali z romansem Harlekina. Autorka wzoruje się na powieści o Bridget Jones, będącej z kolei połączeniem trzeciej fali feminizmu z mistrzowsko wykorzystaną strukturą dumy i uprzedzeń Jane Austen. Nie wiem, czy duma i uprzedzenia, czy tak. Dokładnie, Nie? tak to jest błąd. Niestety świadomość i kultura literacka grocholi są o wiele niższe niż jej możliwości językowe, więc autorka dobrze ale marnie kończy. Chociaż właściwie, jak dla kogo? Porada tak trzymać. Jeśli chce być pani czytana przez Polki, musi pani odcinać się od feminizmu oraz zajadle i wściekle psioczyć na mężczyzn. Na koniec welon, ewentualnie biały koń. No i już. Ta recenzja była dużo dłuższa, tak? Ona miała tam kilka stron. Myśmy przeczytali tylko fragmenty. No jest to interesujący w ogóle take, tak? I też ciekawe jest to, że Szczuka też tutaj porównuje nigdy w życiu do Bridget Jones, no, ale jakby zwraca uwagę na to, że. Zdaniem Fielding jest to literacko zdecydowanie bardziej, e, bardziej sprawna. Przy czym tutaj pada sugestia, że to było wzorowane na Bridget Jones. No, tego się tutaj nie dowiemy akurat, tak? Znaczy, być może gdzieś tam grochola zdradzała, czy się wzorowała, czy nie. Mi się wydaje, że nie, szczerze powiedziawszy. Że, że, że. Raczej nie, ale trudno powiedzieć. No, ale Kazimiera szczuka Kazimierą szczuką, a, a życie toczy się dalej. I to jak? Tutaj od razu dodam, że Bartek w naszych notatkach napisał, Kazimiera szczuka, a karawana jedzie dalej. I w nawiasie napisał, poproszę o klaski, więc proszę o to, to samo, tak. bo, bo zdecydowanie warto. O mój Boże, jak bardzo musi być Kazimiera szczuka zmęczona, nie? Żartami z tak. szczuka, szczeka i tak dalej, nie? Ale wracając do karawany, która jedzie dalej i to, to jak jest? jedzie? Jedzie faktycznie bardzo efektownie i szybko, Zaczynają się przymiarki do filmu Nigdy w życiu. Tutaj cytat za wywiadem rzeką z Iloną Łebkowską. Jak łebkowska książka Andrzeja Opali. Już cytowaliśmy ją przy okazji klanu, między innymi. Łebkowska tam przyznaje, że to był jej pomysł, żeby zekranizować nigdy w życiu. Z tego wynika, że Łebkowska no, rozumiała zasady gry, tak? Że kumała popkulturę dosyć mocno i wiedziała, e, co i jak sprzedać, e, o czym też jeszcze powiemy. Tutaj cytat z Jak Łebkowska. Książka Kasi Groholi stała się bestsellerem. W każdym normalnym, cywilizowanym kraju na świecie kinematografia natychmiast rzuca się na taką powieść. Kupuje się prawa do sfilmowania, daje się komuś znanemu do adaptacji i kręci film z gwiazdami w rolach głównych. No i myśmy zrobili dokładnie coś takiego. Krzyczy tutaj, to jest wykrzyknik, to jest ważne. Poznałam Kasię, gdy nie. Była jeszcze gwiazdą mediów, a jej twarz nie pojawiała się na okładkach kolorowych pism. Kasia pracowała u mnie w zespole scenariuszowym M jak Miłość, zanim sprzedała 500 czy więcej tysięcy egzemplarzy swojej trylogii. Przeczytałam Nigdy w życiu jako jedna z pierwszych, przed pojawieniem się jej w księgarniach. Od razu powiedziałam Tadeuszowi Lampce, że powinniśmy kupić prawa do tej książki. Czułam, że to jest coś, co się na pewno będzie widzom podobało. Sukces tej powieści tylko potwierdził moje przeczucia. No tak, słuszna intuicja tutaj ze strony Ilony Łebkowskiej. No i rzeczywiście Tadeusz Lampka, tutaj już wspomniany, o którego jeszcze tutaj zahaczymy. Zajął się produkcją, reżyserią zajął się Ryszard Zatorski, czyli chłop, jak wynika tutaj z imienia. Ryszard, tak dobry jest. znajomy, łebkowskiej, związany wcześniej. No, Właśnie mniej z filmem, ale bardzo mocno z polskimi serialami. W latach 90. i na początku lat zerowych pracował przy, no tutaj, 90 matkach, żonach i kochankach, ale również przy Złotopolskich, przy na dobre i na złe, przy Emiak Miłość, ale też przy Graczykach, za co szczególnie chyba tutaj dziękujemy. No a Ilona Łebkowska była nie tylko pomysłodawczynią, ale została też oczywiście współproducentką i scenarzystką tego filmu. No i powiedziałem o tym, że ta karawana, że ta karawana no zapiernicza po prostu miało to wszystko jakiś taki bardzo dynamiczny wymiar. Twórcy też chętnie dzielili się w trakcie powstawania filmu jakimiś tam wiadomościami na temat tego całego procesu, czyli już ten hype był na tym etapie budowany, tak, już jakaś taka baza była zbierana. Na przykład mogliśmy jako widzowie, widzki czytelnicy, czytelniczki śledzić casting. Na przykład w cinemie cytowany już z lutego 2004 roku czytamy, że o rolę Judyty walczyły najlepsze Lepsze polskie aktorki. No i poza tym, że mamy dowody, o czym za chwilę, no to no nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście tutaj mamy postać kobiecą absolutnie w centrum, tak? Mamy protagonistkę, których było po prostu w tym kinie polskim. Powiedziałbym, że po transformacyjnym, ale już w ogóle, nie? bo było ich naprawdę, naprawdę niewiele. Ze świecą, tak, ze świecą szukać. No i kto konkretnie właśnie walczył o tę rolę? No tutaj już film ze stycznia 2004 roku, czyli na miesiąc przed premierą wydany numer i tekst Agnieszki Gortatowicz, która informowała, że pod uwagę brane były m.in. Małgorzata Foremniak, Dorota Segda, Dominika Ostałowska i Agnieszka Krukówna, która, to ciekawostka, zdążyła nawet podpisać umowę no według Zdzisława Pietrasika z Polityki, no on o tym mówi w wywiadzie z Danutą Stęką, no aktorce, która została pierwotnie wybrana do tej roli, trzeba było potem wypłacić odszkodowanie i nie mówi się tutaj wprost o kogo chodzi, ale no wiemy właśnie z innych źródeł, że Agnieszka Krukówna tę umowę podpisała, więc no to musi być ona tak naprawdę w tym przypadku. A z kolei z zeszłorocznego tekstu z Onetu, tekst pod tytułem Danuta Stęka mogła nie zagrać w filmie, twórcy mieli inne plany, no tam dodają jeszcze do tej wyliczanki i Annę Samusionek i Annę Radwan. Z kolei w tym tekście wspomnianym z filmu Agnieszki Gortatowicz wymieniono nawet Sophie Marso Nie wiadomo, czy to jest serio, czy to jest pomysł Andrzeja Żuławskiego, po prostu, czy to Andrzej bardzo. Lo, lo, tak, lo, bo, bo, <śla> za tym. Jak wszystkie złe pomysły Andrzej Kosmala. No My mamy bogatą tradycję postsynchronów w, w filmie fabularnym, więc może mm -hmm. Sophie Marso tutaj tak naprawdę była brana pod uwagę. No ale to jest dosyć, dosyć dziwne. Ale jak to wygląda wiekowo? Tak, wspomniałem o tym, że Judy książkowa Judyta miała lat 37, no w tamtym momencie, czyli w 2003 roku, kiedy ten film powstawał, Dominika Ostałowska miała 32 lata, wspomniana Krukówna 32, Anna Samusionek również 32, Małgorzata Foremniak 37, Anna Radwan 37, Sophie Marceau 37 i Danuta Stęka 42 lata. No ale właśnie, co się stało w ogóle, że ta Agnieszka Krukówna podpisała papier i w końcu nie została tą protagonistką, no... Chodziło o zestawienie z córką Judyty Stosią, tak, którą zagrała Joanna Jabłczyńska w tamtym momencie 17-letnia, no w filmie jest trochę młodsza. No, Danuta Stęka niewątpliwie bardzo atrakcyjna osoba, ale no już wyglądająca jak powiedzmy dojrzała kobieta. Tak? To, to nie jest taka uroda powiedzmy dziewczęca. Natomiast Agnieszka Krukówna w zestawieniu z Jabłczyńską wyglądała raczej jak starsza siostra i to po prostu tak na oko nie grało i postawiono na aktorkę, która tutaj jest bliższa tym faktycznie różnicom wieku książkowym, która rzeczywiście wygląda jak matka nastolatki. Tak, no ta wersja historii związana z tym, że, że chodziło właśnie o ten, ten, ten duet matka-córka, który miał wyglądać tutaj bardziej wiarygodnie. Ona pochodzi z takiego krótkiego wideo wywiadu dla Jastrząb Postu. Niesamowita nazwa tej strony. Mm -hmm. Za każdym razem mi to zakakuje, że tak można nazwać swoją dużą całkiem stronę już, nie? I to, to powiedziała Stenka, że tutaj chodziło właśnie, właśnie o to. No ale wciąż Stenka nie była oczywistym wyborem do tej roli, tak? Znaczy ona rzeczywiście była jakąś tam faworytką samej, samej Grocholi. One poznały się przy okazji spektaklu, który był wystawiany, spektaklu na podstawie dramatu Grocholi, tak? Natomiast tak generalnie Stenka była raczej kojarzona z poważnym teatrem, tak? Ze z, z, z spektaklami szekspirowskimi, tak? Ona już w 2000 roku zaliczyła Lady Macbeth, rolę Lady Macbeth. Co ciekawe, w tym samym spektaklu Macbeth grał do Magarów, nie? Więc jest dość ciekawa hmm. dość ciekawa o, o E, jeśli chodzi o film, to była raczej kojarzona z kostiumami z epoki. W ogóle nie była kojarzona za bardzo z komedią, tak? a jednak tutaj mamy do czynienia z książką, która, czy z, z materiałem literackim, który nie bierze siebie w 100% poważnie. E, gdy w 2003 roku, czyli no niedługo przed premierą, e, nigdy w życiu, ale już chyba po zdjęciach, została nominowana do paszportu polityki w kategorii teatr, to d, 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 krytyk teatralny Jacek Sieracki uzasadnił swój wybór nie bez popuszczenia w spodnie, muszę powiedzieć, dlatego że napisał o niej tak: Danuta Stenka, tej że jest nominowana, nie za występ w szmirowatej sztuce Katarzyny Grocholi i nie za plany grania polskiej Bridget Jones, no kolejny raz tak, ale za rolę wdowy Braczu w zwycięstwie Huarda Barkera, teatr współczesny Wrocław, twardej, tragicznej kobiety kroczącej przez piekło upokorzeń z niesamowitą wewnętrzną mocą. No więc taki był, taki był powiedzmy MPL. Tak, przepraszam i od razu, chcąc, nie chcąc, odhaczamy segment, kto się zesrał, bo. No, oczywiście, nie, nie, nie za plany grania polskiej Bridget Jones, tylko za coś poważnego, nie? Po prostu wiesz, tak, musiał się asekurować. Szmirowata sztuka Katarzyny Grocholi, no, tak. no nie miała łatwo tak grochola Jezus Maria, nie? W sensie, że nawet jak, jak te, recenz jeśli te recenzje nie były jakoś tam dramatycznie złe, no to, no to chodziło za nią jakieś takie właśnie to słowo szmirowata, tak i no było to przykre. Na marginesie, tak, <laughs> swoją drogą, gdy już Stenka ten paszport zdobyła, bo zdobyła, i to było, w ogóle odebrała paszport bardzo niedługo, kilka tygodni przed premierą, e, nigdy w życiu, kinową, to, to, to e, dość kuriozalnie zostało, zostało to e, uzasadnione. Mianowicie, tutaj cytuję: Nagroda za rolę w spektaklu: Zwycięstwo za urodę, subtelność, rzetelność, <coughs> wszechstronność w zawodzie aktorskim. No, spoko, że ta uroda została tam na pierwszym miejscu postawiona, nie? Znaczy, tutaj z jednej strony mamy, mamy jakiś taki posz, trochę, Wiesz, środowisko krytyków teatralnych, ale jednak, jednak Danuta Stenka dostała w pierwszej kolejności za urodę. Gratulujemy. No, przy okazji trzeba powiedzieć, że on no, to jest świetną aktorką, tak? W ogóle. Mm -hmm. I, 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 i również dlatego e, ona nie była kojarzona od razu, no właśnie, ze szmirowatą prozą Katarzyny Grocholi, tak? No bo, no bo jakże to, tak? To jest aktorka scen polskich. Ona tam raczej e, już powinna grać z Sewerynem we Francji niż po prostu z, z zatorskim robić, robić grochole. A tu proszę bardzo, nie? Tu proszę. E, trzeba tutaj e, zacytować fragment e, wywiadu, który przeprowadziła ze Stanką Marzena Rogalska. E, opowiadała Stanka. Następująco. Kasia Grochola zapytała mnie, czy zostałam zaproszona na zdjęcia próbne, a moja agentka powiedziała: Ty nie! Stwierdzili, że ty nie masz w sobie ciepła. Zabolało, naprawdę. Musiałabym się pogodzić, nie bez przykrości oczywiście, z argumentami w rodzaju za stara, nigdy nie grała takich ról, nie ten typ, nie jest blondynką, e, ale kiedy ludzie, którzy nic o mnie nie wiedzą, nigdy mnie nie spotkali, nie zadali sobie trudu poznania mnie, od tak po prostu twierdzą, że nie mam w sobie ciepła, to boli. Bo czego jak czego, ale ciepła mi nie brakuje. Przez całe zawodowe życie walczę z tym, grając silne kobiety, heroiny i tak dalej, i zawsze mi się wydaje, że nie, dość tego. Na przykład. Na przykład ostatnio zaproponowano mi rolę Strasznej zołzy, wyrachowanego babska, która ma potworne relacje z Turką, bo jest nastawiona wyłącznie na siebie, na swoją kobiecość. E, a młoda dziewczynka wchodzi jej w paradę, jest kłodą i kulą u nogi. Bardzo mi się to spodobało, pomyślałam, no, nareszcie mam coś mocniejszego, coś wbrew wizerunkowi. Cały czas mam poczucie, że jestem takim zaciepluchem, a tu aż tu nagle mówią mi, że nie mam w sobie ciepła. I to mnie dotknęło. Na aktorkę mo mogli nadepchnąć, to wpisane jest w nasz zawód, ale nadepnęli mi na człowieka, i to nadepnęli mi na człowieka, to jest zresztą tytuł tego, tego skąd w ogóle fajnego wywiadu, Marzeny no i tak, no i, i mimo, że no, była zbyt, zbyt zimna i zbyt dobra na tę rolę i w ogóle o Jezus Maria, e, Danuta Stenka jednak wzięła tę Judytę, e, pokonała wszystkie inne aktorki, które, które miały chęć e, Judytę e, zagrać. E, gdy Pietrasik e, no, no, w tym wspomnianym przecież wywiadzie umieszczonym w polityce e, gratuluje jej, że zgarnia strasznie dużo kobiecych ról, no, nie tylko w teatrze, ale też w filmie i na końcu tego pytania wymienia e, no, rolę Georges Sand z, z, z Chopina Pragnienia Miłości oraz role Judyty w Nigdy w Życiu, rolę, która jeszcze, no, której nie, nie dało się jeszcze zobaczyć, bo nie było jeszcze premiery, to Stenka w ogóle bez, takiego, bez, bez obciachu w ogóle odpowiada, że takie dwa rulska przy tej posusze na rolę kobieca w polskim kinie to wyjątkowe szczęście, powinnam chyba na kolanach do Częstochowy. O tej posusze na rolę kobiece jeszcze powiemy przy okazji samego filmu Nigdy w Życiu, natomiast to jest, to, to jest jakoś tam fajne i, i ujmujące, że, że, że że ona nie traktowała siebie jako właśnie aktorki, wiesz, dramatycznej, która nie będzie się zniżała do, do grocholi, tylko po prostu poszła w to na całego i, i mówiła o tym zupełnie wprost, że, że gra tę rolę także bardzo łatwo byłoby taki dualizm, że z jednej strony fajnie, że jest tutaj ro główna rola kobieca, a z drugiej strony jednak trochę obciachowy film nie no tutaj w ogóle ustenki tego obciachu w ogóle nie było widać na żadnym momencie powiedzmy, ani przed premierą, ani po premierze. To się zgadza, a wracając do tego zamieszania, jeżeli chodzi o obsadę, jeżeli chodzi o aktorkę, która zagra główną rolę. No tutaj Łebkowska w filmie ze stycznia 2004 mówiła o tym, że taki błąd obsadowy, tak, że jakiś miscasting tutaj bardzo wiele by ich kosztował. No jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Jeżeli chodzi o inne, poważniejsze, główniejsze postaci, no tutaj już było ponoć dużo prościej. Tak? No ten mężczyzna, ten Tomasz, niewierny Tomasz, to ma być Jan Frycz, córkę zagra Jabłczyńska, rodziców, świetny duet Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski, przyjaciółkę Ule, która zbierała tak naprawdę wszystkich przyjaciół e, tej książkowej Judyty miała zagrać Janna Brodzik. E, no i w tego księcia właśnie na białym koniu, w Adama, e, wcielił się Żmijewski, o którym Łebkowska mówiła z kolei w sinemie z lutego 2004. Dla większości Polek jest wzorcem idealnego partnera. Widz ma więc pewność, że Adam nie zawiedzie Judyty. Jeśli zagrałby go aktor, który ma w sobie pierwiastek łobuzerski, to wyszlibyśmy z kina z wątpliwością, czy Adam przypadkiem nie wykręci takiego samego numeru e, jak mąż. I Tomasz masz nie. Nie, prawda, Prawdopodobnie nie, chyba, że Tomasz Dedek po prostu zostawiłby żonę na Twitterze, znaczy poinformowałby tak. żonę o tym. No tak, no rzeczywiście y, Artur Żmijewski ma taką fizjonomię, która budzi jakieś zaufanie, chociaż jak sobie y, przypomnimy sequel psów, to niekoniecznie, ale okej, okay, no w zbiorowej wyobraźni jednak był tym statecznym, przystojnym, e, nie wiem, serdecznym, ciepłym mężczyzną. Jeżeli odrzucimy ten psiarski kontekst, to, to jak najbardziej. I tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, to znaczy no właśnie przed premierą e, nigdy w życiu tak to... Jest to numer z lutego. E, nigdy w życiu będzie miało premierę w połowie miesiąca, więc jeżeli ktoś to czyta na początku, to jeszcze tego filmu e, nie widział. No, w jakiś sposób wrzuca spoiler, tak? Tu już wiemy, że Adam e, będzie tym godnym zaufania jednak facetem. Oczywiście, no, z jednej strony tak, pół Polski przeczytało do tego czasu nigdy w życiu, e, więc nie ma tutaj złudzeń. Nie idzie tam dla fabuły, tak do końca, znaczy nie dla tych najważniejszych jakiś punktów w fabule. A po drugie, no Polacy już byli zaznajomieni z tym. Gatunkiem komedii romantycznej, więc też mogli zakładać, że jeżeli pojawi się jakiś problem, konflikt, to jednak będziemy mieli do czynienia z happy endem. Ale jeszcze wrócimy oczywiście do kwestii obsadowych, bo powiemy nieco więcej o filmie. Na razie, e, pogadajmy może chwilę o scenariuszu, o scenariuszu Ilony Łebkowskiej e, scenariusz adaptowany, e, jako się rzekło. E, tutaj też było trochę zamieszania to jest faktycznie interesujący wątek. W sierpniu 2003 Super Express krzyczał, Znaczy, nie ma tutaj wykrzyknika, ale no informował po prostu nas w nagłówku. Grochola niezadowolona z nigdy w życiu i w samym tekście czytamy, tak trwają zdjęcia do filmu, który powstanie na podstawie powieści Katarzyny Grocholi. Pisarka już wścieka się na myśl, co zrobią z jej książki. Uważa, że scenariusz całkiem zmienił sens powieści. Podobno ostateczną wersję scenariusza zobaczyła dopiero tydzień przed rozpoczęciem zdjęć. Producenci, stacja TVN, firma MTL oraz dystrybutor kinowy ITI Cinema całkiem ją zlekceważyli. Pisarce nie podoba się również sam scenariusz. Jak twierdzi ksią Książka jest pogodną historią o dojrzałej kobiecie, która ma przyjaciół, psy i koty i mieszka na wsi. Ku własnemu zdumieniu przekonała się, że film został wyprany z ciepła charakterystycznego dla powieści. Jest zniesmaczona i wściekła, że łebkowska, jedna z lepszych obecnie scenarzystek w Polsce, umieściła akcję, tutaj cytat z grocholi, w jakichś stołówkach i w hotelu Bristol. Z goryczą opowiada, na razie tylko prywatnie. Przepraszam, super ekspres. W ten sposób to upubliczniacie. Z Goryczą opowiada na razie tylko prywatnie. Ja bardzo tego nie chciałam. To nie jest moja bohaterka. Ma jednak nadzieję, że coś z książki da się uratować. Wciąż kontaktuje się z producentami i z coraz większym trudem powstrzymuje złość. Prawo do ekranizacji i publikacji Grochola sprzedała kilka lat temu wydawnictwu WAB. Pozdrawiamy. A, nie więc... wie, wiadomo teraz, co to zrobił. <laughs> nie miała więc zbyt. Jak będzie ekranizacja polskiego. Nie Nie miała więc zbyt wiele do powiedzenia przy wyborze producenta, lecz w umowie zagwarantowano jej. Prawo do współpracy przy scenariuszu. A to też jest takie, wiesz, prawo do mm -hmm. współpracy, nie? No, jakś, no, oficjalnie Ilona Łebkowska, która jest też współproducentem filmu, i pisarka nie ujawniają konfliktu. No to jest o tyle dziwne, że no tak, mamy tu tekst sierpnia 2003 roku, a te zdjęcia z tego, co nam wiadomo, no, zakończyły się we wrześniu, więc naprawdę miesiąc Miały miało przez... się zakończyć, nawet jeśli były opóźnieniami, to wiesz. Ale no. jest to już bardzo późno, znaczy za późno na no. zmienianie scenariusza na jakieś tego typu korekty, bo ta produkcja jest bardzo, bardzo e, zaawansowana. No a sama scenarzystka łebkowska, w książce Eu jak łebkowska e, też opowiedziała o tym ze swojej perspektywy. Tutaj Andrzej Opala zagaduje: W scenariuszu niewiele jest grocholi, a. Wziętych wprost z książki zostało tylko kilka, wielokropek tajemniczy. Tylko kilka. W Wałbrzychu notabene jest taka witryna, na której jest napisane surówki i wielokropek. To jest takie surówki? Ja to, no, to, jest to, to jest niepokojące. Tak. Ale wracając tutaj do scenariusza, Łebkowska odpowiada: Dużo było dymu wokół tego, więc teraz mam okazję, żeby powiedzieć, jak to naprawdę wyglądało. Przy podpisywaniu umowy wydawniczej, Kasia zastrzegła sobie, że gdyby doszło do ekranizacji jej powieści. O, to ciekawe, nie? że to już było klepnięte na etapie umowy wydawniczej a jednak wydawnictwo pukało się w głowę, jak ona mówiła, że tam 10 tysięcy plus. Ciekawe, czy to ona na przykład wymusiła, że dodajcie. A oni stwierdzili, dobra, to dodamy jeszcze to jakby, co. Być może to był jakiś taki standardowy zapis w umowie, że w razie gdyby tam były inne media związane z książką czy coś tam, no to działamy w ten, tak. w ten sposób. W naszej, w naszej umowie tego nie ma. Co jest? <noise> Dobra. I, da, I dalej, mówi Łebkowska. I wydawnictwo przeniosło ten punkt do naszej umowy nabycia praw do ekranizacji nigdy w życiu. Książka ta, co jest tajemnicą Poliszynela, jest zapisem autobiograficznych, no już nie jest, zapisem autobiograficznych wątków z życia pisarki, dość przetworzonych, ale autentycznych wydarzeń z życia Kasi, która budowała dom, miała sąsiadkę, powiernicę, przyjaciółkę weterynarza, córkę i psa. To tyle miała. Przyjaciółkę weterynarza, córkę i, psa, tak, i sąsiadkę. Taki autor, szczególnie mało doświadczony jako scenarzysta, jest niezwykle trudnym partnerem do współpracy. Ma przecież swoją ukochaną książkę, która jest wielkim bestsellerem. Jest to w dodatku oparte na własnych przeżyciach, czyli coś bardzo bliskiego. Zachować do tego dystans i umieć wyrzucić sceny, które są dla autora prywatnie bardzo ważne, bo są zapisem istotnych fragmentów własnego życia, ale zaśmiecają główną oś fabularną, jest naprawdę niezwykle trudno. Wielokropek. I opala pyta, a konkretniej Łebkowska, Pamiętam zarzuty Kasi, że w scenariuszu nie ma jej ukochanych zwierząt. Na to reżyser Ryszard Zatorski mówi, że należą mi się podziękowania, bo prowadzenie zwierząt na planie jest szalenie trudne. Spowalnia pracę, powoduje mnóstwo komplikacji. Inny problem. Judyta w książce jest osobą, tutaj streszczę. Łebkowska mówi o tym, że Judyta książkowa przemieszcza się, jest tam dużo przyjaciół, więc tutaj waletuje u tej, przyjaciółki u tej i tak dalej, i tak dalej. I Że Łebkowska stwierdziła, że to nie jest po prostu serial przeprowadzki i że trzeba to e, troszeczkę jednak przyciąć. I mówi dalej fabularnie dla rytmu filmu, dynamicznej narracji to jest zdecydowanie lepsze, bo mamy jedną przeprowadzkę i jedną postać, która jest powiernikiem, lustrem głównej bohaterki wspiera ją i jej pomaga. Tymczasem Kasi wydawało się, że opowieść o jej licznych przyjaciółkach jest fajna, że wraz z ich ilością wzrasta wartość samej judyty. Takich dyskusji między mną a Kasią było więcej. W dodatku ta opowieść w książce jest skonstruowana w sposób dygresyjny. Tam nie o tym, że są jakieś sceny, po prostu rozmów przy płocie z sąsiadkami, mm -hmm. i łebkowska mówi, że każda scena w filmie musi posuwać akcję naprzód. Musi czemuś służyć, zawiązać jakąś tajemnicę, rozwiązać jakąś tajemnicę. W książce można sobie pisać wszystko. W filmie nie na wszystko jest miejsce. I tutaj jakieś inne osie czy płaszczyzny konfliktu łebkowska podrzuca. Filmowa scena, w której Tosia pomaga matce odpisywać na listy, ma w książce inny charakter. Na kartach książki Judyta tylko myśli, co na pytanie nastolatko zakrzywionego członka odpowiedzieć w liście. Ma córkę w podobnym wieku z autor listu, więc łączy to sobie w głowie. W filmie jest już rozmowa. Gdy i Tosi. I to właśnie jest moim zdaniem filmowe, ale zgodne z duchem książki. Inna sprawa, że wiele osób uważa, iż niektóre sceny filmowe wiernie przeniesiono z powieści, gdy tymczasem są one całkowicie wymyślone przeze mnie, wielokropek przeze mnie. To chyba największy komplement dla twórcy adaptacji. Ja bym się zgodził to znaczy, Łebkowska posługuje się po prostu innym językiem nie? innym językiem narracyjnym mm. i wydaje mi się, że te zmiany, to jakieś takie, nie wiem, skompilowanie przyjaciółek, to czy znaczy ta Ula, która po prostu jest agregatorem przyjaciółek, tak, jest po prostu pojedynczą postacią, że to wszystko no, nie wypacza charakteru tego pierwowzoru, tylko sprawia, że całość jest jakaś taka bardziej dynamiczna. Gdybyśmy tam mieli jakieś przerywniki typu dyskusja przy płocie, w dyżurnym satyryku kraju Tadeusza Drozdy bardzo często się pojawiały dyskusje z policjantem, mm. jakby tego typu klimaty, no to siadłoby nam jednak mocno tempo. Tak, znaczy to, są, to jest jedna z tych sytuacji, która jest bardzo niewdzięczna, w ogóle to jest rzadkie w ogóle też bardzo, że, 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 że autor książki tak wprost, jeszcze przed premierą w ogóle próbuje sygnalizować, że halo, nie podoba mi się, co się dzieje z moim materiałem. E, to jest jedna z tych sytuacji, w których trochę obie strony mają rację, znaczy z jednej strony rozumiem absolutnie grocholę i rozgoryczenie, że, że co oni mi robią z książką, z drugiej strony no chyba rzeczywiście ona tak jak sugeruje Obkowska, nie do końca rozumiała, że to ma być adaptacja, a nie przeniesienie mm -hmm. jeden do jednego. E, Oczywiście dałoby się technicznie rzecz ujmując, nie wiem, no, sprawić, żeby tam było więcej tych przyjaciółek niż tylko ula. Tak jest w dzienniku Bridget Jones, gdzie Bridget Jones jest otoczona wianuszkiem Przyjaciół, ale to ma swoje konsekwencje w postaci tego, że oni są tacy bardzo mm -hmm. jednowymiarowi wszyscy i, i, i tacy zarysowani po prostu. To jest kolega Gaja, to jest koleżanka, która jest, nie wiem, tam, przeklina, tak? I tam nie ma nic więcej, więc nie, nie byłoby na to miejsca, chyba że ta komedia romantyczna miałaby trwać 3,5 godziny, ale, 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 ale to wydaje mi się, że nawet Katarzyna Gruchla by tego nie przetrwała w kinie. E no, no, no tak, no, by, y, jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy, które nie podobały się Groholi, to pewne światło tutaj y, y, pada z wywiadu, który y, na potrzeby kina przeprowadził Piotr Śmiałowski z Cezarem Harasimowiczem, który był współscenarzystą sequela do nigdy w życiu, czyli ja wam pokażę. Tej mówił Harasimowicz tak. Jednym z głównych zarzutów Katarzyny Grocholi do poprzedniej części, przygód Judyty, był fakt, że do fabuły zbyt brutalnie wdarł się obraz świata z reklam. Nawet szklanki w zlewie były błyszczące. A doświadczenia autorki, które stały się dla niej inspiracją do stworzenia postaci Judyty, nie były tak kolorowe. Eee, no i tam dalej Kasimowicz mówi, że ja wam pokażę, tam starali się nie przeginać w ten sposób. I, i ale to jest totalnie nieprawda. Już mała dygresja na temat tego sequela, będziemy chyba nie robili osobny odcinek, bo to jest ba bardzo ciekawy temat i w ogóle ciekawy, fatalny film. Natomiast, e, natomiast e, to jest jeden chyba z polskich rekordzistów, jeśli chodzi o po prostu natężenie e, product placementu na. Centymetr prostu, kwadratowy taśmy filmowej, nie? Czy ten centymetr sześcienny, czy jaki tam chcesz? Bo tam naprawdę tam jest. po tam co chwila po prostu bohaterki i bohaterowie używają jakichś produktów. Bartek, nie podawaj za darmo. Tam jest wiele produktów, które są bardzo smaczne. I jakie to są produkty, to powiemy wam w zależności od tego, kto się do nas zgłosi po tym odcinku. Natomiast no, mniejsza z tym, ale mówię, to ja wam pokażę, jeszcze na pewno wrócimy, bo to jest. Mega ciekawa historia. Dlaczego ten film nie wyszedł? No, spoiler również przez Katarzynę Grochole. Natomiast e, im bliżej było premiery, do, do, do premiery filmu, tym bardziej Grochola wstępiła to swoje ostrze i, i godziła się z tym, że no to nie będzie to taki film, jaki sobie wymarzyła i że, że, że odstępstwa od książki no, będą widoczne i trzeba się z tym pogodzić. E, w filmie ze stycznia roku 2004, znaczy w magazynie film, we wspomnianym e, tekście e, Agnieszki Gortatowicz, e, zapytana została o pierwszą wersję filmu, taką, taką taki pierwszy montaż, co nie? E, I i miała tam okazję zobaczyć przedpremierowo i odpowiedziała, że podobało mi się. Główni bohaterowie i ich losy, a także niektóre dialogi są takie, jak sobie wymyśliłam. Ale widzę też różnice. I przeczytałem to w ten sposób, dlatego że mi się wydaje, że to była taka odpowiedź. Podobało mi się, ok? Fajne, mm -hmm, znaczy, fajne. Mam, fajne. mam mhm. przystawiony, przystawioną lufę po prostu do potylicy. Producenci mi tutaj trzymają, mam za bardzo nie narzekać, mam za bardzo nie fikać tam, dobra? No, wydaje mi się, że to było takie trochę, trochę rozgoryczone. Natomiast w kolejnym artykule Gortatowicz, bo ona w ogóle ogarnęła tak nigdy w życiu w filmie i w styczniu w lutym, tak. Był taki większy tekst y, o, o tym, że generalnie nigdy w życiu to jest y, film stworzony przez kobiety. Tam były cztery właśnie kobiety wymienione. Stenka Grochola-Łebkowska jeszcze była jedna producentka. E, no, powiedziała wprost Grochola, że e, co tam jej nie pasi, tak. E, Zaczęła łagodnie, że film mi się podobał, jest osobnym dziełem, książka osobnym i to jest w porządku, ale o tym przechodzi do rzeczy, że to nie jest moja Tosia. Moja Tosia nigdy by nie, po, nie pouczała matki, tak jak ja bym nie pouczyła mojej matki, ani moja córka mnie. W ogóle cały ten blicht, samochody, komórki to nie jest kawałek życia, który przez w książce. Dla mnie najładniejsza scena to ta w, w filmie to ta, w której Judyta leży na łóżku w wyciągniętym podkoszulku. Myślę, że gdyby takich scen było więcej, to film na, nabrałby fajnej patyny. Skoro ludzie kupili taką Judytę w książce, nie zawsze świetnie ubraną i uczesaną, to przejęliby ją też w filmie. E, no więc tak, no znowu to jest potwierdzenie tego, że Grocholi nie podoba się wyidealizowany świat pokazany przez Zatorskiego. E, no ale Łapkowska w ogóle chwilę później, jakby akabit później odbija ten zarzut e, i, i stwierdza też, no rozsądnie, ma swoją rację. Tutaj, tak? Co się okazało po latach, że miała rację, że ludzie chcą oglądać ładne rzeczy. W amerykańskich filmach, nawet jak się pokazuje slamsy, to są to takie ładne slamsy. Gdyby stenka nie była ładnie ubrana, może widzowie nie zaakceptowaliby jej. I co ciekawe, stenka też tam się wypowiada w tym tekście, i ona staje po stronie w ogóle autorki książki, nie? no bo ta zwróciła uwagę na, na to, że to jest w zasadzie film, który został. No, tam jest dużo kobiet oczywiście w ekipie, która, która nad nim pracowała, ale jednak na tych powiedzmy prominentnych stanowiskach byli mężczyźni, bo Oprócz lampki i, i zatorskiego, to choćby zdjęciowiec Tomasz Dobrowolski. I tutaj cytuję zastępką: Nie możemy zapominać, że ta babska historia przepuszczona została przez facetów, którzy robili ten film. Mnie się w Judycie podoba to, że potrafi być rozmazana, nieubrana, rozczochrana i w tym wszystkim piękna czy wzruszająca. A faceci, jak to faceci? Chcą ją widzieć umordowaną, ale raczej wypoczętą. Rozczochraną, ale od fryzjera. Przeciętną, a jednak wyjątkową. Dojrzałą, choć o wyglądzie 23-latki. Co do tego spojrzenia męskiego, to jeszcze wrócimy tam. Finał filmu tutaj mm -hmm. dużo powiedział, ale, ale to faktycznie ważne stanowiska piastowali faceci, ale tutaj trzeba wspomnieć o tym, że jednak sporo e, pań było e, w ekipie i tutaj warto wspomnieć o scenografce Dorocie Ignaczak, która wykonała świetną robotę w ogóle moim zdaniem, nie? zwłaszcza jeśli chodzi o wnętrze tego domku wiejskiego Judyty. O montażystce Mileni Fiedler, o kostiumografkach e, Elżbiecie Radke i Dorocie Redzisz-Williams. E, drugą reżyserką była kobieta Elżbieta Osińska. Kierowniczką produkcji, super istotna rola była mm -hmm. Teresa Ryłko ale Więc to też do końca nie jest tak, że to jest jednak męski film. Trochę za często jako, jako kinomani albo po prostu ludzie oglądający filmy zapominamy o tym, że, że, że film to nie tylko reżyser. Tak jesteśmy wgapieni w tego, tego jednego reżysera, a zapominamy o tym, że, są, że, że, że film to jest praca kolektywna. No i tak tutaj dotarliśmy do tego, że film e, miał swoją premierę w lutym roku 2004, dokładnie 13 lutego, czyli dzisiaj mija. E, dzisiaj, kiedy to nagrywamy, uh -huh. mija dokładnie 20 lat od, od, od premiery Nigdy w życiu. E, dzień przed walentynkami, nieprzypadkowo. Ale cóż to był za film? No był to film, który się znacząco różnił od książki. Rochola tutaj miała dobre intuicje, czy może nie intuicje, po prostu widziała, co się odpierdziela na planie i, i, i no, reagowała na to jakoś tam. Nie było już tej szans na to, żeby, prawdopodobnie nie było szans na to, żeby, żeby uznali jej pretensje, tak, no bo tam już pieniążki płynęły. E, no ale zarazem ta, ta, ta filmowa wersja jest dużo bardziej zwięzła i, i, i e, tak jak powiedzieliśmy wcześniej i tak jak sugerowała Łepkowska w wywiadzie Rzece, ona syntetyzuje to, co w powieści Grocholi było e, no, porozrzucane to tu, to, to tam i, i było takie rozmyte, nie? E, czyli tam właśnie no, nie mamy wielu przyjaciół, mamy jakąś tam grupkę, ale najważniejsza jest jedna, e, czyli Ula, tak? E, nie mamy tutaj tych, tych, tych wszystkich sytuacji przeprowadzkowych i tak dalej, ale może polećmy w takim razie, bo to jest film interesujący estetycznie, więc może polećmy, e, no scena po scenie, może nie, do, nie, nie cały film, tak? Już tej, jeśli to jest przerażone, tylko, tylko faktycznie takie co ważniejsze, e, co ważniejsze rzeczy. E, pierwsza scena to jest taki znaczy pierwsze ujęcie w zasadzie, pierwsze kilka ujęć to jest taki idylliczno-wiejski taki sen, w którym, w którym główna bohaterka tam stoi chyba z rowerem bodajże tak i, i fantazjuje o, o, o bliskiej relacji, co mają symbolizować ręce, które e, zaplatają się na jej oczach, ona się śmieje i tak dalej, i tak dalej. No to jest jakaś taka fantazja o bliskości, jednocześnie fantazja no właśnie, jakimś takim spokojnym zakątku, e, spokojnym miejscu, w którym mogłaby wypocząć pełnym trawy, z jeziorkiem i tak dalej, e, no ale nagle wjeżdża stroga rzeczywistość, i, i, i Jodyta budzi się. Budzi się i od razu wlatuje w kierat. Jest, zostaje obudzona przez oschłego męża, który tam był. Trochę i zwraca uwagę, że może już wstawaj, dlatego że ja mam dzisiaj spotkanie z Francuzami. Tak? To jest, no, co tam się działo z tymi Francuzami? Cholera wie. I w ogóle cholera wie, tak naprawdę, czy on rzeczywiście jechał do tych Francuzów, czy na przykład jechał zdradzać Jodytę, dlatego że ten wątek oczywiście zostanie przeniesiony z książki. Niemniej widzimy od razu, że że Judyta no, ma tutaj określoną rolę w tym domu i w ogóle mamy tutaj określone role płciowe bardzo mocno, no bo mąż nie może sobie nawet przygotować śniadania, tylko po prostu czeka, aż żona wstanie i, i zacznie mu przygotowywać rzeczy. Judyta faktycznie przygotowuje mu to śniadanie, ale takie, które wydaje się mogłoby zabić po prostu przeciętnego słonia płci żeńskiej albo męskiej, bo, bo to jest po prostu cholesterolowa bomba jakaś, tak? bo tam oprócz jakichś nabiałów, serków, twarogów i tak dalej, dostajemy cztery jaka sadzone i on one no, no wszystkie są dla niego, więc to jest dość przerażające. Nie wiem, czy ta Judyta po prostu, czy, czy Stenka nie wyszła z roli Lady Magwet, ale tak to trochę wygląda, nie? <grym> znaczy, <grym> Lady Magwet... Magdalena... <grym> Przygotowała dużo jajek dla swojego męża, jest to jest, jest, znany fakt. To, jest to ten model. No, dążyła do pewnych jakiś prawda, unisestwień, więc tutaj zdecydowanie to pasuje. Być może tak jedzą Francuzi, nie? Może. E, a jak mówią Francuzi, co wro... No, e, idąc dalej, no rzeczywiście, no tutaj ewidentnie mamy taką sytuację bardzo stereotypową i ten, e, kurwa, strasznie zimne Fryż jest znakomity oczywiście w tej roli. Znaczy, fryż bardzo dobrze gra buców mhm. e, i tutaj się to sprawdza. Potem mamy jakieś dziwactwa formalne, faktycznie zaskakujące w tego rodzaju filmie. Prawdopodobnie jest to przypadek, ale o co chodzi? No mamy tutaj dwie plansze tytułowe. E, najpierw ten sielski, idylliczny obrazek i Nigdy w życiu. Nigdy w życiu! Mm -hmm. Wracając, to jest, bo, rzekrzyk, tak. bo to jest prawdziwy, prawdziwy tytuł tego filmu. A potem wjeżdża to jeszcze tam przy pożegnaniu z takim bardziej wymuszonym, ten buziaczek taki wymuszony przez Judytę, mm -hmm. gdy żegna się ze swoim mężem e, Tomaszem. Dziwaczne to jest, no. Tak. Dziwaczne. Może to już jest takie, że a, dobra, chuj, bo już wysłaliśmy. Nie? To już poszło, nie zaszkodzi to temu tak to filmowi. Wygląda, nie? Tak Tak, to po prostu dosyć dosyć zabawne. No i tak, wspomniałeś o tej estetyce, tak? To rzeczywiście jest pod względem estetycznym jakiś taki, no jednak nieprzeźroczysty film. Będzie tutaj sporo zabiegów, jakichś takich intencjonalnych. No jak się patrzy na to domostwo Judyty i Tomasza, no to tak, no też rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, czy to ma faktycznie takie być, że to jest brzydkie, czy coś tam, coś. Tam. No jest to takie mieszkanie, z tego co ja pamiętam z lektury jakichś wnętrzarskich czasopism z początku wieku, takie faktycznie mieszkanie, no mieszkanie bardzo mieszczańskie, średnioklasowe, jakieś po prostu kurwa beże w salonie, ale też trochę jakichś takich pierdół retro, jakieś figurki, ale też jakaś kopia Klimta, no, z dzisiejszej perspektywy Tywy. Nie wygląda to zachwycająco, ale wydaje mi się, że to jest jednak sygnał, że ok, może to nie jest jakieś turbo bogactwo, ale generalnie jest to, jest to rodzina, która sobie radzi, szczególnie mm -hmm. jak jeszcze e, przeskoczymy do tej mm, sypialni e, zimnej w, na wielorakie sposoby, no to tutaj widzimy to drewniane wezgłowie, no jest, jest, jest tutaj ikełka, nie? Tutaj mm -hmm. te lampeczki też raczej takie w nowym, modnym stylu, więc mamy tak, mamy tutaj sytuację, no a jeśli chodzi o karierę zawodową Judyty, no to tu już na początku jesteśmy wprowadzani w arkana jej roboty, Judyta sobie siedzi przed Komputerem. Komputer prawdopodobnie ważył jakieś 14 kg, bo to, to są tak te laptopy, nie? Mm -hmm. które po prostu trzeba wozić samochodem. Eee, no i tak, i mamy tutaj takie a, chyba nieprzypadkowe e, nawiązanie do seksu w wielkim mieście, no bo tak, jak sobie porównamy to z, ze stosownym kadrem, no to Carrie Bradshaw e, robi właśnie to, to znaczy pisuje na komputrze również, również sobie coś podjada, również jest atrakcyjną kobietą, tylko że zapiernicza na ma a nie na komputerze marki już nieistniejącej, tak? Ty znalazłeś takie info, że ona tak. padła kilka lat po premierze marka Jerrycom. Nie istnieje, więc możemy za dara, nie reklamować. Tego <grym> ma chwilę wcześniej oczywiście usunę. Powiem tylko, że chodzi o komputer e, z jabłkiem. Tak. I dalej się dzieją ciekawe rzeczy, bo te dziwactwa formalne, tam związane z planszą tytułową, to oczywiście tak pół serio. Ale Judyta w tej scenie, właśnie siedząc przed komputerem ona odpisuje na list kobiety, która została opuszczona przez męża mm. i tutaj mamy, psz, odchodzimy już od realizmu, bo przenosimy się na siłownię. Ta kobieta, autorka listu grana przez Kingę Price, no po prostu zapiernicza na bieżni. Widać, że to nie jest jej świat, jest po prostu wymęczona, nie jest prawdopodobnie zbyt sprawna fizycznie, a Danuta Stęka, no stoi za nią, tak? W tej siłowni wiemy, że to nie jest realistyczne, tylko jest to fiku formalne. Przecinają się tam jeszcze jakieś takie... Obrazki z powiedzmy idealnymi ciałami jakichś mm. innych użytkowniczek tej y, siłowni. E, no i co doradzę Judyta, tej pani zostawionej dla jakiejś młodszej kobiety. No, Judyta zachęca do tego, żeby znaleźć złoty środek, ale na czym ten złoty środek miałby polegać? No, trzeba się skupić na tym, żeby być jednocześnie po prostu świetną kochanką, ale świetną przyjaciółką po prostu tego mężczyzny i strażniczką domowego ogniska. No i jest to takie dziwaczne, bo można się na tym zatrzymać i tak się zastanawiać, kurwa, ironiczna i bo tak mamy tutaj kilka planów. No Judyta jeśli chodzi o nawet nie wypełnianie jakichś ról, tylko jeśli chodzi o jej sytuację związkową, no to jest w rozsypce. tak, mm -hmm. bo Mamy tutaj do czynienia z totalną chujnią, więc to jest też taki trochę myk na zasadzie: jakby patrzcie, kto wam doradza. Mm -hmm. To znaczy, ludzie, którzy udzielają często dobrych takich rad ex katedra, sami nie radzą sobie ze swoją sytuacją, albo sami wiedzą, że tak naprawdę te dobre rady po prostu dobrze. Dobrze tutaj brzmią, ale jeszcze wracając do tego wydźwięku takiego feministyczno-antyfeministycznego, jeśli chodzi o prozegrocholi, no to można się tak zastanawiać, nie? czy to jest aby serio, czy to jest wyśmiewanie tej rady, czy może w tej radzie jest tak naprawdę jednak ten element serio i że faktycznie, tak, dobra, zostaw siłownie, ale skup się na tych ważnych funkcjach. Jeżeli ten facet i tak cię zostawi dla tej tam młodszej, zgrabniejszej, to po prostu nie jest ciebie wart. Nie? No to, to jest ten taki kłopotliwy i zważywszy na jednak niedzisiejszość na pewnych e, poziomach tego filmu taki dosyć trudny e, interpretacyjny moment, chociaż wiadomo, że to jest tego typu kino, które nie stawia jakichś takich oporów interpretacyjnych zwykle, nie? Tak, znaczy mi się wydaje, że, y, że, że Judyta nie zdaje sobie sprawy z, z chujowości tej swojej sytuacji na mhm. tym etapie jeszcze, tak? Znaczy ona widzi oczywiście to, że na przykład ta sypialnia jest zimna, no tak powiedziałeś, na wiele sposobów, bo oprócz tego, że jest zimna, ponieważ nic nie robił z mężem w łóżku, to jest zimna dlatego, że to jest akurat też wzięte z książki, mąż tam z, z, przykręca temperaturę, bo najlepiej się śpi przy 16 stopniach. Podobno to jest prawda, swoją drogą, że, że, że im jest chłodniej, tym, 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 tym łatwiej zasnąć i tak dalej, ale, ale ona jakby wydaje mi się, że ona tutaj próbuje grać przed tą czytelniczką, przed tą czytelniczką, w którą no właśnie nie, wci nie tyle wcieliła się Kinga Price, co Kinga Price jest kobietą, którą wizualizuje sobie. To się obrazuje. Tak, tak. Judeta, gdy, gdy pisze do niej, tak, to jest w filmie to jest jej koleżanka z pracy, więc to jest jeszcze bardziej zawiłe, tak? E, no to, 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 to jest tak, że, 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 że jej się wydaje, że ona ma już ogarnięte życie, życie rodzinne i to życie uczuciowe i ona wie, jak postępować z mężczyzną, dlatego, że jest kilkanaście lat z tym swoim i mają dziecko i nic się nie, nie zapowiada na to, że y, to się zmieni, tak? W dającej się przewidzieć przyszłości. W związku z czym, no dobra, no będę dawała rady j, j, jako j, j, j właśnie ekskatedra, tak? Natomiast to jest, wydaje mi się, że to jest ironiczne w kontekście tego, co się za chwilę wydarzy. Mhm. No, spoiler, tak? To samo się wydarzy, co w książce, czyli ten mąż e, ją, e, ją opuści. Natomiast m, faktycznie to jest wszystko zestawione z... No po pierwsze jest ta Kinga Price, która e, e, tutaj została ucharakteryzowana na kobietę zaniedbaną, tak? I jest zestawiona z tymi dziewczynami, które wyglądają jak modelki, jak powiedziałeś e, w tej siłowni. No i czy to jest popfeminizm? No, 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 no jest, tak? Ale czy, czy to zarezonowało prawdopodobnie z... No, nie, nie byłem wtedy, tak? Kobiecą pu publicznością, tak? Ale czy to zarezonowało, zarezonowało z kobietą publicznością wówczas, no moim zdaniem na 100%, mhm. tak, znaczy to jest to, o, o czym polskie kino nie mówiło i to nie mówiło na wiele sposobów, tak, znaczy ileś lat później, 10 lat później, tak, po premierze tego filmu dostaliśmy e, film e, Zaginiona Dziewczyna, który był też adaptacją książki i tam e, i w filmie i w książce, o ile wiem, tak, na pewno w filmie był taki słynny monolog Cool Girl, tak, który jest plus minus o tym samym, tak, czyli ty mhm. jako kobieta, e, jako idealna partnerka musisz e, łączyć w sobie e, liczne role, tak, kochanki, kumpeli tam, że obejrzysz meczyk i i przygotujesz obiad i tak i dalej, tak dalej, tak? I wtedy możesz być uznana przez męskie gremium za Cool girl. To jest trochę o tym samym, tak? Tylko że 10 lat przed, przed filmem zaginiona dziewczyna. E, no i, i to, to, to musiało jakoś tam działać, ale poza tym wszystkim, ponad tym, o czym jest ta konkretna scena i o czym w ogóle jest nigdy w życiu jako film, i o czym e, co, co, co kobiety mogą odnaleźć w tym, jako, jako widzki, to e, po, nigdy w życiu jest, było dość unikatowe, jeśli chodzi o, 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 o polskie kino wówczas, tak? No bo myśmy się kiedyś powoływali na takie taki tekst Bartosza Staszczyszyna, który się nazywał toksycznie Obrażeni źli mężczyźni polskiego kina. On był opublikowany w Culture.pl e, i tam pada taka informacja, że na 202 filmy fabularne, które trafiły do kinowej dystrybucji w latach 90 tylko 18 wyreżyserowanych było przez kobiety, z czego jeden przez duet Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów, tak? no, Mówiliśmy o tym wielokrotnie, a to kino było męskie, już tutaj nie powtarzajmy się, tak w odcinku Chłopak nie płaczą jest ten motyw, w, w odcinkach o psach też jest ten motyw. Natomiast tutaj oczywiście nigdy w rzeczywistości Kolejnym filmem wyreżyserowanym przez, przez mężczyznę. Ale dlaczego on jest wyjątkowy? Dlatego, że no opowiada. O kobiecie, tak, protagonistką jest kobieta i co więcej, ta kobieta pokazuje swoją perspektywę, i wydaje mi się też, że jakby tak policzyć w ogóle bohaterów, no to e, prym w nigdy w życiu wiodą, wiodą kobiety. tak? Znaczy, e, zdecydowanie bohaterek jest więcej, a jeśli nawet nie jest więcej, gdyby tam się okazało, że z pół na pół, na przykład, to zdecydowanie są ważniejsze e, niż mężczyźni, co się w zasadzie nie działo w polskim kinie. No i żeby to sprawdzić, postanowiłem e, policzyć sobie, co się działo w polskim kinie w dekadzie poprzedzającej premierę nigdy w życiu czyli 94, 2003. I postawiłem dwa kryteria doboru, które, które nie są jakoś specjalnie trudne do spełnienia, powiedzmy, tak? Jakby się na tym zastanowić. Czyli pierwszy jest taki, że główna postać musi być kobietą, nastolatką lub dziewczynką, tak? A drugi, drugi jest takie, że film ma się skupiać na kobiecej perspektywie, ewentualnie dziewczęcej perspektywie, tak? No i ile było tych filmów? Bardzo niewiele. Może się gdzieś walnąłem w obliczeniach, może coś opominąłem. Jeśli pominąłem, to bardzo tej proszę uwagę w komentarzu. Natomiast e, gdybyśmy tak mieli policzyć takie filmy, które były głośniejsze, takie, które rzeczywiście ktoś zobaczył w ogóle w kinie, bo było trochę takich, których nikt nigdy nie zobaczył, ale e, to takich filmów głośniejszych było ile? Panna z mokrą głową, Pestka, Faustyna, Panna nikt, Zakochani, Cześć Tereska i Żurek. E, tak? To w zasadzie to jest chyba tyle. Od biedy można byłoby dodać trzy kolory czerwone, chociaż to jest Koprodukcja, która mm -hmm. w ogóle nie opowiada o Polsce, tak, ma raczej francuską obsadę i tak dalej, i tak dalej, więc powiedzmy nawet, że dodamy, tak, niech już będzie. Z mniej znanych Farba, Nic, Cura Marnotrawna, Avalon, z, 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 z Małgorzatą Foremniak, mm -hmm. no i dosłownie kilka innych dałoby się tam pewnie wymienić, no ale to wszystko, tak, I, i, a, a tych filmów było, no jednak kilkaset tamtym, w tamtym czasie, tak, dałoby się naliczyć. No i oprócz tego, że te filmy nie opowiadały o kobietach, to jak już wprowadzały postaci kobiece, to postaci kobiece były takie jak w psach, tak? czyli te kobiety sobie dosłownie mogłeś kupić albo, albo to bardzo często po prostu były pracownice seksualne, w czym nie ma nic złego, ale jak widzisz na przykład, że chłopaki nie płaczą, mamy dwie istotne bohaterki drugoplanowe. I obie są seksurkerkami, no to trochę widać, dlaczego tak jest, i widzisz, że to jednak Olaf Lubaczenko z chłopakami sobie wymyślili film, tak? Eee, mężczyźni te kobiety traktują potwornie w tych filmach, tak? W ogóle tam nie ma szacunku dla kobiecych e, bohaterek. Są te absurdalne dialogi, typu, jak ci się podoba moje 17-letnie ciało Sary, tak? I, I wiele więcej, tak? Psy to jest świetny film, ale tam jest bardzo dużo jakichś takich zawstydzających w ogóle dialogów, zawstydzających mnie jako mężczyznę, żebym trochę, no bo to jest takie, wiesz, nie? Jeśli to ma być męskie kino, to ja się trochę wypisuję, tak? W sensie, to ma być oznaka męskiego kina. No i równolegle do tej sytuacji, w której w zasadzie kobiety w polskim kinie są ignorowane, szły takie z polskiej branży filmowej takie rozpaczliwe narracje, że ojej, że, że w ogóle Polacy nie chcą chodzić na polskie produkcje do kina, nie? I to było dziwne, dlatego że na no, olewacie połowę populacji, e, oczywiście to co mówię dotyczy filmów kinowych, nie telewizyjnych, tam było troszkę lepiej i w serialach też było trochę lepiej, ale w, kin w kinie kobiety za bardzo nie miały czego dla siebie szukać, jeśli szukały jakiegoś tam wspólnoty doświadczeń, no nie? I wydaje mi się, że coś się zmieniło w okolicy milenium dlatego że no, wtedy były premiery dwóch głośnych filmów e, zagranicznych, tak, czyli o kobietach, czyli Amelie i Dzienka Bridget Jones, na które w 2001 roku kupiono ponad 2 miliony biletów, czyli... No, wychodzi na to, że kobiety chcą chodzić do kina, tylko że nie na wszystko, tak? E, no i tutaj nagle pojawia się Nigdy w życiu, które rzeczywiście jest bardzo unikatowym filmem w stosunku do tego, co było wcześniej, nie? Dobra, no to tyle jeśli chodzi o rys. <grym> Wracając już do e, Nigdy w życiu. E, no tak, skupmy się może na chwilę na tej postaci córki, na postaci Tosi, e, granej przez Jabłczyńską, no, przez Joannę Jabłczyńską, która wtedy miała lat 17, e, postać grana przez nią w Nigdy w życiu ma lat 15. E, Jabłczyńska to taka postać, no, jeżeli chodzi o nasze roczniki, powiedzmy, no to, że ona była od zawsze gdzieś tam tak, w tak, szeroko rozumianej popkulturze, no bo to jednak taka właściwie gwiazda albo gwiazdka dziecięca telewizyjna, poprzez bycie częścią zespołu Fasolki, poprzez występy w TikToku, który był oczywiście z Fasolkami powiązany. No charakterystyczna postać, tak najpierw charakterystyczna dziewczynka, potem też dosyć ze względu na warunki głosowe, tak doskonałe pod kątem dubbingu, też charakterystyczna aktorka dorosła, która się w ogóle z, troszkę z tego showbizu wymiksowała, tak? Wiemy, że tam studia prawnicze były skończone i sobie kancelarię prowadzi jako radczyni prawna. No, tutaj można rozkminiać, czy to jest super granie, gdy ta Jabłczyńska już dorosła, bo wiadomo, że tych takich całkiem dziecięcych aktorów się inaczej ocenia, no, mm -hmm. że tak, a, uroczy dzieciak, fajnie to podrzucił, a potem widzisz, że tutaj są pewne braki Spoko tak naprawdę działa ta dynamika między nią a, a matką, tak? E, między między Judytą a przez Stenkę, ale tutaj chyba faktycznie. No, wiele zawdzięczamy Stęce, która potrafi dobrze zagrać tutaj, z jednej strony, no, taką dojrzałą matkę, ale z drugiej strony, kumpelę, no, bo tutaj pojawiają się jakieś takie sygnały. No, może być tą kumpelą, bo Tosia jest y, taka y, poważna nadwiek, tak? Mhm. Z jednej strony jest nastolatką, która chce tam gdzieś pojechać, z jakiegoś chłopaka do Krakowa i jedzie, nie, i tam się chce sprzeciwić matce, wiadomo, e, młodzież, ale z drugiej strony, właśnie jest taka bardziej świadoma tu ripostuje, tutaj obraziła nauczycielkę i rzucała jakimiś po prostu filozoficznymi jakimiś takimi za gwostkami, albo mówi o tym, że a co ty, mamo, nie wiesz, myślisz, że nie wiem, co to jest penis, a czy wiesz, jak wygląda statua wolności? Judyta mówi, że wie, a no właśnie, a czy byłaś tam w Nowym Jorku, czy widziałaś na żywo? Ja mam cię, matko. No ale to jest ta postać, no już napierdalaliśmy na Ole Lubicz w odcinku o pierwszych odcinkach Klanu i uważam, że zawsze jest dobry moment, żeby zrobić to jeszcze raz, bo to właśnie taka postać, ty wspomniałeś wcześniej o małej Mi w kontekście Judyty, ale wydaje mi się, że w kontekście książki kowej Judyty, tak. już nie pamiętam, tak, ale, mm -hmm. ale było takie nawiązanie, ale to jest właśnie też taka sarkastyczna postać ta Tosia, taka mi, 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 jakby zagnać się, nie podchodź Aha. do mnie, mm, jestem zauzą. też mm. te koszulki z małomi, w ogóle i te torby? Tak. O, to była moda, ale to dobrze. Nosiłem. Nosi, ja ja <grym>, tylko to. Ja jestem klasyczą mam mam. Nie, no spoko, ja wiesz, torby miałem. Nie? Mam do dzisiaj. Siedzi i gra. E, więc tak, no faktycznie to taka, taka figura tej mądralińskiej kurwa jest dosyć nie do wytrzymania. Jest troszkę tego za dużo, i gdy Grochola wspomniała o tym, że to nie jest moja Tosia, no tak trochę w rozumieniu, że to nie jest ta moja córka Dorota Szalongowska, ale tu już skupmy się na postaciach, mm -hmm. że to nie jest ta moja książkowa Tosia, no to tak sobie myślimy, no tak, tak, tak. Miałaś prawo mieć wrażenie, że to jest troszkę za daleko jednak, tak, że to jest za dużo tutaj jest jakiegoś takiego pouczania i za dużo jest jakiejś takiej przewózki ze strony tego dziecka, i nie jest to jakoś tam wybitnie zagrane. Przecież mnie no, nie psuje to filmu, nie? tym bardziej, że nie. to się i tak raczej rozmywa w tych bardzo spoko wy wyborach obsadowych, tak, mówiliśmy już o Tomaszu granym przez Frycza, który jest, no, no właśnie, no, zimny po prostu do cna i prostu ma jakąś, kurwa, umysłowość nastolatka, jak się potem okazuje, a potem wraca z podkulonym ogonem, co jest jeszcze dodatkowo żenujące i też jest świetny w tym wydaniu, więc, więc tak, więc to, to akurat jest do, jest do przejścia. Tak, no tutaj Japyczyńskiej na szczęście, na szczęście, no przepraszam, że tak mówię, no ale to nie jest zbyt wiele, a jak już się pojawia, to to chyba nie ma samodzielnej sceny, tylko zawsze jest w jakimś tam duecie, czy, czy, czy z Fryczem, czy z, ze Stenką, czy ze Żmijewskim, no, bardzo dobrymi aktorami, tak, więc, więc nie jest to aż tak bardzo bolesne. No, no dobrze, ale wróćmy do, do, do kolejności wydarzeń, tam pojawia się oczywiście Ola, znaczy, Boże, Ola, Ola, Ola Lubicz. Lubisz, tak. Nie, kurwa, pojawia się... nie, jeszcze tego by brakowało. <laughs> Wyobraź sobie Tosia z Olą lubisz, nie, na, na tak, obozie, tak, kurwa, tak, harcerskim. Tak. <laughs> taki, zróbmy taki film, jakby AI niech wyprodukuje taki film. Film dla młodzieży z 2000 roku, Aha. gdzie grają Ola Lubisz z Wtedy i Japczyńska z Wtedy tak. i są kumpelami. No tak, Zapraszamy tak. do korzystania z tych pomysłów oczywiście, też, wracając <laughs> do plakatów z lipca 2002. Nie? <laughs> <gry> ale nie, nie zalecamy stosowania narzędzi AI, na mm -hmm. to, jest, to jest coś, czego nie polecamy. Natomiast, natomiast tak, no przyszła tam ta Tosia, i która swoją drogą w książce, ona też oczywiście jest smart kid, co nie? Ale no nie jest no. taka, nie? Która to Tosia tam oznajmia matce, że tam pokłóciła się nauczycielką i tak dalej, no wiadomo, dzieciaki, nie? Natomiast co jest istotniejsze, istotniejsze jest to, że dostajemy serię takich nieprzyjemnych scen rodzinnych, tak? Między, pomiędzy Tomaszem, czyli postacią z postacią Frycza, Judytą, Stenką i, i, i Tosią, był uczyńską ten, ten mąż musztruje w ogóle tam całą rodzinę, musztruje też trochę Judytę, tak, tam ochrzaniał, że tam jadła chipsy w łóżku i tak dalej, nie, no właśnie tam dostajemy te sceny takie no, łóżkowe, rozumiane jako, jako leżymy w łóżku i tam dyskutujemy i trochę się kłócimy, tak. No i Judyta, tam jest całkiem fajna, sprawny zabieg montażowy, dlatego, że Judyta pyta w tej scenie, czy, czy, czy tym jest zdradzasz, tak, czy mnie kochasz tak dalej, i tak dalej. No i tam Frycz odpowiada, że oczywiście, znaczy nie odpowiada tak wprost, tak, mhm. ale powiedzmy jest taki, że o, co ci, skąd ci to przyszło do głowy, tak, czyli, czyli znowu sen musztrujący mąż, co też świadczy o tym, że no, postać Stenki nie do końca jeszcze rozumie, co się dzieje w tym związku, tak, e, no i cięcie montażowe polega na tym, że dosłownie jest tutaj cięcie do następnego kadru i w następnym, w następnym ujęciu e, widzimy już tam sytuację śniadaniową, w której to e, mąż oświadczył Judycie, że no, że zdradzają i że nie dość, że zdradzają, to jeszcze spłodził dziecko z kochanką, jak, tak jak było w książce, tak i że, że, że muszą się rozstać, bo jeszcze nawet na tym etapie, kiedy ona nie dowiedziała się, że, jest, że muszą się, znaczy dowiedziała się, że jest to dziecko, to jeszcze wtedy nie dochodziło do judyty, że muszą się rozstać. Tak, tak. tak, on tak dopytuje tak. to o to nie ale, to ale, wiesz co, ale on jednocześnie dalej ją musztruje i mówi: A czy ty musisz tak dramatyzować? Tak, nie, tak, faktycznie ja tak. nie muszę, kurwa, nic się nie stało, nie? mój mąż nie zdradza i będzie miał dziecko ze swoją kochanką. Kochanko. A nie, dobra, powinnam to na chłodno przyjąć. No, 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 no. tak. I, no i tutaj Judyta po raz pierwszy widzimy tę taką Judytę, właśnie bardziej książkową, tę, tę taką buńczuczną, no bo w książce, przypomnijmy, on, poznajemy już ją po rozstaniu, tak. Tutaj jest ten wstęp w postaci w postaci tego, co się działo w związku, to, co w książce było tam załatwione wspomnieniami, tak, jakimiś tam retrospekcjami. No i ona mówi, że na propozycję męża, żeby byłego już męża niedługo, tak, żeby załatwić ten rozwód tam z klasą, tak, czy ze spokojem, no to ona odpowiada coś w rodzaju, że właśnie nie, właśnie nie będzie klasy, ale ten nie I widzimy po raz pierwszy taką, taką no, słusznie bezczelną lutę, która bierze sprawy w swoje ręce i, i, i w ogóle ty mi nie będziesz mówił, co ja mam, co ja mam robić. No, no więc tak, no, jest trochę takich fajnych rzeczy, warsztatowych powiedzmy w tym filmie, które zdecydowanie ją odróżniają nigdy w życiu od tej polskiej serialozy. Tak, oczywiście. Ten, ten film robiły osoby związane z polską serialozą, tak, no ale widać było, że jednak był troszkę większy budżet, było troszkę więcej możliwości, pewnie zrobili sobie storyboard trochę bogatszy niż te, które się robi na potrzeby telewizji, no i, i, i kręcili to przypadkowo, tak, ten, ten film ma fajne flow, moim zdaniem fajniejsze niż książka niestety, znaczy e, przez to się łatwiej płynie i faktycznie część informacji, które Pominęli twórcy, no dałoby się zawrzeć, ale są absolutnie niekonieczne, tak? No i właśnie tą niekonieczną informacją była, było to, że Judyta posiada milion znajomych przyjaciół, przyjaciółek, tak? Głównie przyjaciółek, a tutaj dostajemy tę ulek, Ule, która pojawia się w tej, w, w kolejnej scenie I, i, i grają Joanna Brodzik. I ona jest fajna. W sensie jest absolutnie wystarczająca, grają w porządku. Gra to samo, co w Kasitonku, właściwie. Znaczy, mogła to być ta sama postać, tak naprawdę, nie? E, Joanna Brodzik jest w ogóle też e, bardzo naturalna w scenach dialogowych, zawsze była, tak? I, i to jest e, super talent. Do robienia scen komediowy, tak naprawdę, tak? Znaczy, ona potrafi sprzedać kwestię Tak, tak, tak. tak. To nie jest może jakaś radykalna metamorfoza. To nie jest to mistrzyni metamorfoz, ale to siedzi po prostu I, i ta ula, jako taka wspierająca, bardzo solidaryzująca się przyjaciółka, która. No, mamy tutaj taką scenę, kawiarnianą, tak, po tym rozstaniu, po tej szokującej wiadomości i już widzimy, jak to jest wszystko osadzone i myślę, że no właśnie znowu, jeśli chodzi o porozumienie z widzami, a właściwie z widzkami, że tutaj jest takie pełne, wiesz, współodczuwanie, że tak, jakby znam tę sytuację, mm. bywam tego typu przyjaciółką, tak, albo mam tego typu przyjaciółkę, jest to dosyć, mam wrażenie, wierne i naturalne. Ta kwestia wierności tutaj, nie chodzi o wierność małżeńską, tylko wierność realiom jest problematyczna, o czym jeszcze powiemy, ale tutaj, jeśli chodzi o jakieś takie Relacje międzyludzkie, no to tak, możemy temu zaufać. No mamy też scenę właśnie z Judytą, która się. Po prostu pogrąża w jakiejś takiej malignie w związku z tymi doświadczeniami, nie ma się zresztą co dziwić, no, więc ona leży w jakichś tam dresach, tak w łóżku, tam po prostu wszystko wybebeszone, są butelki wina, chusteczki i tak dalej, i tak dalej. Dosyć klasyczna sprawa. swoich kleju. Słoik. <laughs> troszkę, tak, troszkę butaprenu, tam się mak gotuje, nie wiem o co tam chodzi, w sensie nie wiem, nie, nie, wiem, o co cho czemu nie wiem o co chodziło, nie wiem czemu mak. Jest to tak, jest to z jednej strony klasyk, jeżeli chodzi właśnie o filmowe czy serialowe kobiety w rozsypce, czyli to palenie petów, wlewanie wińska, i tak dalej, i tak mm. dalej. Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że ta Judyta, no właśnie, pomijając ten finał, to jest znowu ten mikro spoiler, no to ona nie jest jakoś przesadnie seksualizowana, nie ma co ukrywać. Mm. Tutaj ona ma być po prostu ukazana jako taka kobieta, która zupełnie nie dba o to, jak w tym momencie wygląda, tam po prostu zapierdziane drechy, po prostu rozczochrana, nieważne, bo to w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. A co słyszymy w tle? W tle słyszymy sobie utwór. Żałuje Wielki hit Eweliny Flint z publishingu. No i jest troszkę tych tutaj hiciorów, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, tak? Dostaniemy też kiedyś cię znajdę, Reni właśnie też piosenkę eurowizyjną, to znaczy prawie eurowizyjną, bo odpadła w eliminacjach You May Be In Love, Blue Cafe, Mamy na końcu wiadomo Przemoknięte Serca Miast, czyli tak naprawdę opowieść. Mhm. To jest prawdziwy tytuł Edyty Bartosiewicz. Świetny tytuł, nie? By the way. Tak, 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 to się sprawdza. Ale Bartek, to jest nieważne. Kto to tak rozpykał, nie? Kto to tak rozpykał? Chciałbym aż zacytować Tigera, Williama Blake'a. Po prostu, co za nieśmiertelna tutaj ręka lub oko to wszystko dobrała, albo ucho, tutaj już nie cytując. Był to Robert Kozyra. No tutaj oczywiście zaistniało kolabo z Radiem Z, w którym Kozyra po prostu szefował, i to on był odpowiedzialny za te smaczne, dopasowane, konotujące z tym, co widzimy na ekranie, wybory. No i to tak naprawdę rozpoczęło e, pewien. Nowy obszar kariery, jeśli chodzi o pracę zawodową Roberta Kozyrybą, potem kurwa przez 550 lat rzeczywiście będzie w polskich romkomach i nie tylko, również w niektórych tam telenowelach typu Barwy Szczęścia odpowiedzialny faktycznie za wybór piosenek. No można sobie sprawdzić na przykład na filmpolski.pl, wybór piosenek, wybór piosenek, i, i, i tak dalej, aż do mhm. tych czasów bardziej nam już tutaj współczesnych. Więc tak, no geniusz, no kilka jakiś takich po prostu wybitnych umysłów tutaj się zebrało, no bo to takie spotkanie dużych umysłów, słów jest niezbędne, żeby powstał no, hit albo jakiś ważny tekst kultury, nie? I tutaj właśnie to się stało. Tak, Mateusz, no to po prostu był odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, tu dużo gadać, faktycznie przykleił się do tych komedii romantycznych i swoją drogą ja uważam, że to jest urocze i odpowiednie, że akurat w tym filmie są prawie same polskie kawałki, jest jeden, jeden zagraniczny. Dzisiaj już często widuje się w komediach romantycznych, tak mi się wydaje, tak mi się teraz coś jawi, jak czasami obejrzę sobie coś, co się pojawia. Kawałki amerykańskie, które mają, nie wiem, nadać jakiegoś takiego, jakiejś takiej szlachetności, że zobaczcie, kurczę, to, to nie jest jakiś tam polskie shit w ogóle, nie? Tam nie będziemy wam puszczali tak Voxu i, i Bayer Fulla tylko, tylko teraz wam z was zaatakujemy z jakimś kawałkiem amerykańskim przed 15 lat, do którego prawa pewnie kosztują dzisiaj 2,5 dolara, tak? Ale, ale będziecie mieli wrażenie, że, że jest, że jest to amerykański film. Wydaje mi się, że to jest fajny, fajna rzecz, że jednak są te polskie numery i, i, i one rzeczywiście le, trochę lepiej korespondują wtedy ze scen. No, tak? no bo nie musisz się jako widz zastanawiać, nawet jak jest tak angielski, nie musisz się zastanawiać, o czym jest ten numer, to teraz gra, tylko, tylko od razu to widzisz, tak? przy czym Kozyra rzeczywiście bardzo ilustracyjnie podszedł do tak. tematu, o czym później. Znowu przy okazji finału, bo ten finał o finale będziemy rozmawiali chyba pół godziny. Natomiast, co, co jest ciekawe w tej scenie e, z, z leżącą po prostu w, w, w tej rozpaczy e, Judytą, widzimy też, to się dzieje na podłodze, no są chusteczki, są rzeczy, które wyglądają jak chusteczki, które nie wiem czym są do końca, natomiast są też butelki wina i jest parę filmów i to jest ciekawe, bo pojawia się Notting Hill, tak, okładka od Notting Hill, w ogóle widzimy kasetę VHS, to nie są DVD, czyli to były ostatnie lata jeszcze, jeszcze działalności KZWHS. VHS, jest Bezsenność w Seattle i jest uwaga, film Zakochani Piotra Wereśniaka z roku 2000, wspomniany już dzisiaj, e, uznawany za pierwszą polską komedię romantyczną, czyli nie nigdy w życiu, jak wielu mm -hmm. widzów e, myśli, tylko rzeczywiście to, był, to, to była pierwsza taka m, zachodnia, powiedzmy, komedia romantyczna, e, no i i co? Czy to jest to ukłon, sympatyczny ukłon w kierunku Piotra Wereśniaka? W takiej zasadzie, że a, wiemy, tam, przetarłeś tam szlak i dzisiaj możemy robić to, co robimy e, dzięki twojemu trochę zapomnianemu filmowi? nie, raczej nie, to jest raczej tak, że tam był po prostu wspólny producent, Tadeusz Lampka, e, i, i który był właśnie tam, wspomnieliśmy o nim, był stałym współpracownikiem Łapkowskiej, tam pr pracował przy M jak Miłość, przy Barwach Szczęścia, e, no i, i, i po prostu tam, to, to jest jakieś takie e, małe puknięcie po prostu łokciem w, e, w film, który po prostu sobie tam kiedyś zrobił. Ostatnio pan Lampka zrobił Pieprzyć Mickiewicza, więc świetne rzeczy robi, robi, robi jako producent ostatnimi laty. I piąty kogel mogel, tak? Więc fantastyczna sprawa. Wiele mu zawdzięcza polskie kino, ale to nie nielicznie, akurat bo rzeczywiście wiele mu zawdzięcza, tak? Między innymi ten film. Co ciekawe, nigdy w życiu, parę lat później, bo w 2008 stanie się też kolejnym filmem, który. Bohater, smutne bohaterki polskich komedii romantycznych oglądają, tak? E, bo, bo, bo nigdy w życiu pojawi się w filmie Nie Kłam Kochanie e, z 2008 roku, w filmie swojego drogą Piotra Wereśniaka, więc to wszystko się tak po prostu zapętla wow. i tak dalej, że ten, A jakby ktoś zapytał, co to jest za film Nie Kłam Kochanie, no to jest ten film, w którym na samym końcu, znowu spoiler, przepraszam, e, przychodzi Lech Wałęsa na jakiejś, kurwa, skale, czy gdzieś, po prostu jak sytuacja jak z Bergmana właściwie, czy do Gwałęsa symbolizuje śmierć, nie mam pojęcia, w każdym razie e, wita się z Piotrem Adamczykiem i ze Szmudą Trzewiatowską, i coś tam im mówi, randomowego, co w ogóle nie było w scenariuszu tego, ale, ale rzeczywiście on tam się znalazł. Znaczy, on był w scenariuszu, ale nie ta jego kwestia. To jest w ogóle randomowość polskich komedii romantycznych, to jest osobny temat, dlatego chyba będziemy częściej rozmawiali o tych filmach. Tak mi się wydaje, w podklasach bo to jest bardzo wdzięczna sprawa, co nie. Ja myślę, nie wiem jak z Wałęsą, ale ja myślę, że ten myk z kasetami, z tym przeplataniem, tu w Ereśniak, tu nigdy w życiu, tu tego, zakochani, że to też Robert Kozyra, wiesz? <laughs> to jest <laughs> po prostu... Tak, to... <laughs> nie, nie, bo to jest dobry pomysł. Mamy dwóch gości, od dobrych i od złych pomysłów. Tak, tak, tak. Do kogo hmm. dzwonimy, nie? Co chcesz zrobić? Tak, tak. No, wracając jeszcze do jakichś takich rzeczy związanych z lokacjami, scenografiami, no to mamy na przykład tutaj tę redakcję, tak? Wracając do pracy Judyty, mamy tutaj redakcję, którą gra, tak to nazwijmy, budynek no ukończony w 2002 roku. Jest to jedna z przynajmniej dwóch rzeczy, która łączy nigdy w życiu z aferą Rywina. Tutaj bezpośrednio oczywiście te osoby, Danuta stęka nie była przesłuchiwana w związku z samą aferą, ale fakt jest, Faktem. Tam, jeszcze wracając do tych jakichś rzeczy, powiedzmy, autobiograficznych i nie tylko, mówiliśmy o tym reportażu Judyty w książkowej wersji Nigdy w życiu. No tutaj Judyta dostaje zadanie napisania poważnego, analitycznego artykułu o seksie. Tak jej przełożonym jest postać grana przez Rafała Królikowskiego. I też w tamtym momencie poznaje, no właśnie, poznaje postać, którą gra Artur Żmijewski. Czy to jest jakaś taka sytuacja, że tam od razu dzwoneczki i tak dalej i to będzie wielka historia miłosna? Nie, to jakoś tam po prostu przelatuje, ale oczywiście jeszcze, jak się domyślacie, wróci. No mamy też sceny rozwodowe, no tam wracając do tej takiej, że momentami i Judyty, no to w trakcie rozprawy Tomasz pokazuje Judycie cały czas coś tak dotyka, że się czoła i tak dalej, trochę jakby Pokazywał, że ma fioła, ona się po rozprawie strasznie na jego wkurwia, że jej pokazuje, że jest głupia, tak naprawdę chodzi o to, że się kompletnie rozmazała, i to jest Bartek element komediowy, tak? że ma prawe oko, takie oko pandy. I jeszcze co najgorsze, z tym okiem rozmazanym poznaje, no właśnie, nową partnerkę swojego byłego już w tamtym momencie męża, czyli Jole, którą gra Agnieszka Włodarczyk. Tak? Agnieszka Włodarczyk tutaj gra taką właśnie no, stereotypową, powiedzmy, panienkę Dziunię, nie jakąś taką bimbo, no bo o to tutaj chodzi, i oczywiście no, tam sprawdza się w tej roli. Nie jest to oczywiście jakieś wielkie granie czy wielkie zadanie, no ale myślę, że tutaj taki wybór celowy ze względu na jakieś tam występy filmowe Agnieszka. Bułdarczyk. No i wchodzi w wątek, który jest bardzo ciekawy w tym filmie. Wątek związany z nieruchomościami, tak? bo Judyta się dowiaduje, że no, tam, yy, tam poruchałem, zrobiłem dziecko, ale jeszcze mi się przypomniała taka jedna rzecz. Musicie po prostu wraz z moją biologiczną córką, musicie wypierniczać z mieszkania, w którym mieszkaliśmy do tej pory, ale nic nie szkodzi, no bo Tomasz ma plan B i oczywiście tutaj nie pozwoli na to, żeby jego córka była bezdomna, więc dostaną dziewczyny. Niewyremontowaną kawalerkę. I mhm. mamy scenę, w której Judyta wraz z Ulą odwiedzają właśnie tak tę kawalerkę, tak, idą zobaczyć lokal i Judyta jest absolutnie załamana, co znaczy, to znaczy jest obrzydzona właściwie tym, co się dzieje. No i tak, wiadomo, no, jak się na tym jakoś tak skupimy, no, mieszkali sobie w jakimś powiedzmy dosyć wygodnym mieszkaniu, na pewno nie w kawalerce, ono było wykończone, było modne tak z punktu widzenia milenijnych mód. No, i tutaj jest oczywiście spadek dosyć, jeśli chodzi o standard, ale kurwa, jeszcze te, te rzeczy tutaj wracają. Jak sobie pomyślimy o tym, że ktoś dostaje po prostu kawalerkę w Warszawie i wchodzi na niej i mówi, e, to jest po prostu wiesz, to mi to, to jest, to się w głowie nie mieści. Nie, to ja, ja jestem śmieciem. Nie, to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo niedzisiejsze, więc tak, koniec końców stanie na tym, że Judyta po prostu dostanie ekwiwalent w gotówce tak, tej kawalerki 100 tysięcy złotych to jest jeszcze osobny wątek, tak, bo ona tam liczy, kończy liczyć przytosi, potem na, na łóżku, tak, liczy te banknoty, jest oczywiście gotóweczka, bo najwygodniej 100 kloców naturalnie nosić w torebce i kończy właśnie na 100 tysięcy, tak, więc to też jeszcze inny aspekt tutaj nieruchomościowy. Ja, wiesz, Mateusz, my nie wiemy, co ten Jan Frycz robił z tymi Francuzami, jakie, jakiego rodzaju to były interesy, tak, więc być uh -huh. może to tylko gotówka była, była opcją w ogóle jakąkolwiek. Uh -huh. To jest w ogóle w tej scenie z kawalerką jest bardzo też sprytny zabieg pod tytułem nigdy nie widzimy w całości tej kawaderki. Znaczy, widzimy jakieś poszczególne elementy, widzimy, że tam, nie wiem, kontakt jest chyba wyrwany ze ściany, coś takiego, widzimy, widzimy lekki syf, jakieś butelki powinny tam w kuchni tam są prostawiane, co ma sprawić wrażenie, że one są obrzydliwe, ale w zasadzie, no być może, one są po prostu normalne, jakby je wyremontować, no to. No to tak jest nie okay, tak. wiadomo, że to Tak, tak, no. to jest jakieś lewe. Ja myślę, że właśnie, bo to z jednej strony ma być taki efekt, że jakiś syf melina i tak dalej. Z drugiej strony wino, które jednak tak. yy, no podejście Polaków do wina się zmienia bla bla bla, nie? Niech Marek Kondrat o tym tak. opowie, ale w tamtym momencie to no, jeszcze aż tak się jakoś radykalnie nie zmieniało i to raczej nie był trunek, który by się jakoś bejowo kojarzył, nie? Więc tak, tutaj tak, mamy tak, tak. Y, oczywiście podejrzenie, że Francuzi znowu maczali w tym palce, nie? Że oni, oni na tym kwadracie byli po prostu i że oni, oni to Tomaszowi spylali i jeszcze po prostu uczcili transakcję, no? Tak, tak, jeszcze śmierdziało serem to całe, całe mieszkanie, wiadomo. E, no, no tak, tak. Znaczy wiadomo, że to chodziło o poniżenie jakby, ale, ale styl. Natomiast e, znaczy poniżej bohaterki, tak? Bardziej ten. Natomiast, e, no co robi z tym całym, z tą całą sprawą Judyt no, Juryta idzie do rodziców, żeby zapytać ich, czy byliby w stanie ją tam jakoś przewaletować przez, na, przez jakiś czas. Eee, no i rodzice jej deklarują, że nie, nie, absolutnie nie, dlatego że no, my też się rozwodzimy. W ogóle tak, mówi im o rozwodzie, oni nie mogą uwierzyć, po czym okazuje się, że oni też się rozwodzą, co działa jako komedia, moim zdaniem, to jest fajne. Tym bardziej, że rodziców, jak wspomnieliśmy wcześniej, grają Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. To był chyba po prostu jakiś taki moment eureki u. u, u nie, nie wiem, nie sprawdziłem, kto się zajmował castingiem, ale u osoby, która zajmowała mm. się castingiem do tego filmu. No bo wiadomo, to są aktorzy, którzy, którzy są związani z. Takim słuchowiskiem komediowym radiowym, które się nazywało Kocham pana, panie Słuku. E, tam byli sprawdzeni, mieli między sobą znakomitą chemię. Nie, żeby to słuchowisko było z punktu widzenia 2024 jakoś szalenie zabawne, tak? No, no, nie, nie, no nie wiem, chyba już nie. Natomiast była to sympatyczna sprawa i faktycznie oni bardzo fajnie grają tych, tych rodziców. No i e, mówią wiecie, że nie ma opcji, dlatego że sobie dzielą mieszkanie na dwa, więc już ten twój pokój będzie po prostu w części tam czyjejś matki albo ojca. Ale co jest najciekawsze w tej scenie, to efekty specjalne, Mateusz. Komputerowe efekty specjalne, po angielsku, Mateusz, computer generated mm -hmm. images, e, tak mm -hmm. ci powiem, e, które e, sprawiają, że... Znaczy tam jest green screen za oknem, tak? Widzimy green screen za oknem, w pokoju, w którym w salonie, w którym jedzą sobie tam wspólnie obiad i z rodzicami. I co my tam widzimy? Widzimy obrazek, który sugerowałby, że to mieszkanie jest na wiadukcie, wow. albo po prostu unosi się nad ulicą Kruszkowskiego, tam, to jest róg Czerwonego Krzyża, te, te okolice, tak? Czemu tak wybrano, nie mam pojęcia. No jakby To jest bardzo dziwna perspektywa. Jest to brzydki Greenskin, ale, ale trudno, żeby był brzydki. Tak? Znaczy, najważniejsze jest to, że jest że jest absurdalny, że zupełnie wybija w ogóle mnie z tego filmu za każdym razem, jak to widzę. Nie? Gdzie oni mieszkają, cholera, jasne. Na drzewie tam sobie zrobili ten, taki drzewo wystające nad ulicę i tam sobie zbudowali domek na, na tym drzewie. No, w Warszawie tego rodzaju samowole są źle widziane, Mateusz, więc nie wydaje mi się, żeby to była <laughs>, tak, ta tak. sytuacja. Ej, no, u nas się na szczęście... Te... Mieszkanie na wiaduktach jeszcze trzymają, wiesz, w Krakowie? No, zawsze te kilka lat do tyłu po prostu. Może jeszcze przyjdzie taki moment. Tak, tak, tak. to jest w ogóle o tyle ciekawe, że no możesz tam po prostu wdopcyć dowolny jakiś taki miejski obrazek z Warszawy. Po prostu tak. okna przeciwległej kamienicy. That's it, mhm. ale po prostu wybierasz coś, co absolutnie nie przekonuje i wygląda bardzo nienaturalnie. To jest tak, to jest ciekawe. Ciekawe są też jakieś takie sceny tutaj, powiedzmy, kolejowe, no bo wracając do tego ekwiwalentu kawalerki, do tego hajsu od Tomasza, no, Judyta ma nowy plan. Judyta chce kupić sobie ziemię, działeczkę i wybudować dom. Chce wziąć sprawy w swoje ręce, już jebać tego Tomasza, dobra, dał ten kasę, tak, należało się to mojej córce zdecydowanie. I mnie samej również mhm. będziemy to robić. Ta wieś, ta wieś istnieje, tak? Ta wieś istnieje w życiu, w życiu realnym. Ta wieś to tak naprawdę Goła Wice Pierwsze w gminie Pomiechówek. No jest to jakieś po prostu miejsce pod Warszawą. Tam tego nie precyzują. Ciekawe jest też to, że no właśnie Judyta w podróży w te strony podwarszawskie no, kolejowej jest taka rozmarzona, no jednak. Pociąg, już pomijając Kawalerowicza czy coś, ale pociąg w polskim kinie to raczej nie takie sympatyczne miejsce. To bardziej dzień świra, bardziej właśnie niemożność wysikania się albo mm -hmm. niemożność odpoczynku, a tutaj ta judyta jest taka właśnie, no, że to ja jadę w stronę jakiejś nowej przygody. No, chuj, że są te czerwone, plastikowe siedziska koszmarne, tak, po których się amputuje plecy ludziom zwykle, no, bo to, na tym się nie da, nie da siedzieć, ale mamy jednak to takie. I na tym te, było fajnie, jak się tak, nagrzały, nie? Tak, to super, to odklejanie że Czasami właśnie człowiek nie zdążył się przejść. Bo 15 minut tak. kurwa i 14 konduktorów cię odklejało, ale tutaj jest spoko, tutaj jest spoko. Judyta rzeczywiście tam sobie patrzy w sufit, marzy. E, mamy Warszawę za oknem, mamy Wisłę, prawda? E, I mamy Gawła, bo leci piosenka wilków. Here I Am. I to jest rzeczywiście ciekawe, że to jest druga obok You May Be In Love wspomnianego piosenka, która brała udział w tych eliminacjach do Eurowizji 2003. Te piosenki wszystkie oczywiście przegrały z Kajne Grenzen, Ich troje. Kajne Gręcen nie ma w soundtracku. Robert Kozyra nie postawił na Kajne Gręcen, ale nie jest powiedziane, że Tomasz na przykład nie słuchał tego, gdy nikt nie widział. Nie? Tak. Być może gdzieś w życiu bohaterów ten, ten numer istniał, ale nie. No tak, i jeżeli chodzi o Judytę, no tutaj mówię o tym rozmarzeniu, ale ona początkowo nie jest jakoś tak super przekonana do tego, że dobra, biorę tak, to jest w ogóle zajebiste, ale gdy widzi jakiś taki pejzaż po prostu, jakiś tam staw i tak dalej, to stwierdza w pewnym momencie tak, to jest to miejsce, a jest tam wtedy z ulą i e, panie idą się targować do właścicielki tej ziemi. E, no i. Znowu wracając do kwot, nie wiem, działek nieruchomości, to targowanie jest ciekawe, bo okej, okay, wiemy, że chodzi o jakiś taki okazyjny zakup, mm -hmm. a, ale no, po pierwsze, ktoś kurwa okazyjnie sprzedaje ziemię, bo to mało, mało chodliwy towar. Po drugie, zaczyna się rozmowa na temat pieniędzy, ta pani właścicielka pyta: no to ile by pani dała? I Judyta mówi, że tam nie wiem 10 tysięcy? I ta pani odpowiada, że a to ja muszę jeszcze tam z synem porozmawiać, więc Judyta dorzuca 15? A to ja jeszcze muszę córki zapytać. Nie, 20. Wydaje mi się, że koniec końców stanęło na 25, 25 I, to jest... tak. i to już jest w innej scenie, ale <laughs> tak mhm. czy siak: 25 tysięcy złotych za działkę, nie za działkę, za, ogród... za ogródek działkowy, tylko faktycznie zadziałkę pod budowę domu, to jest całkiem, całkiem niezła sprawa. Ale Mateusz, przepraszam, to jest po prostu teren byłego cmentarza po prostu, nie wiem, krasnoarmiejców i dlatego ona jest taka tania, tak. nie? Ona jest po prostu przeklęta. Tak, tak. Tam. Czego nie będzie w filmie, ale później się okaże w życiu Judyta. Tak, tak, tak. Większość właścicieli no jest bardzo po prostu uczciwa i stwierdza, nie, nie będę tego sprzedawał drogo, bo to jest miejsce przeklęte. I tak ta, i tak ta pani właśnie postępuje. No a jak postępuje Judyta, no, no bierze się za budowę domu, ściąga ekipę, ekipę Góralską. Ekipę góralską, która tutaj jest oczywiście, no tak, jest bardzo egzotyzowana, że hey, no, hej, Roo, ja to szefowa, to jest tam syćko, kurwa, bbb, ten, ale tutaj ja bym się zatrzymał. Jeżeli chodzi o egzotyzowanie. E, ja rozmawiałem z CEO egzotyzowania, i on mi powiedział, że jeżeli chodzi o egzotyzowanie górali, to to jest w porządku. <śmiech> też mi <laughs> tak wydaje, też no. mi tak wydaje. A Teraz, jak sobie myślę w ogóle, jeszcze a propos tego, o czym powiadaliśmy przed chwilą, że dzisiaj jest w sumie tak, że te, taka jest sytuacja na rynku mieszkaniowo-po prostu nieruchomościowym, że, że wydaje mi się, że gdyby na przykład ktoś napisał na jakimś tam oto dom, że to jest przeklęty dom, słuchajcie, to jest tam, 100 ludzie umierają, a roku. To. Nie obchodzi mnie. Nie obchodzi mnie. Ile? 50 tysięcy taniej? Okej, okay, biorę. Dobra. No, tak by było. Tak by było. Super, super sprawa. Faktycznie fajne też cenki. No i tak, no w międzyczasie tam wraca ten. No, Zawiają sobie niezbyt interesujący wątek pisania poważnego, analitycznego artykułu o seksie. To jest coś, co mi się bardziej podobało w książce, że jednak ta Judyta miała ten wątek pisania reportażu, e, o którym mówiliśmy, tak? Któremu dzięki temu reportażowi udało się zmienić tam lokalną sytuację polityczną i tak dalej. A tutaj e, zostajemy z tym z artykułem o seksie, który też chyba nie powstaje albo coś mnie omija w tym filmie. Tylko tam chodzi o to, że szef ma pretensje do tego, co już Judyta napisała. Nie wiem, co napisała do końca, ale ma do tego pretensje, no bo Judyta tam wychodzi na jakąś w ogóle szowinistkę. I tam ten szef stwierdza, że tam mężczyźni tam są według ciebie z natury wiarłomni, nieodpowiedzialni. No tak, to jest widz zostaje znak, że Judy jest w tym momencie życia, w którym w ten sposób w ogóle postrzega, postrzega mężczyzn. E, no coś tam są jakieś pierpałki związane z, 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 z obudową, ona tam troszkę się psuje, tak Judyta potrzebuje kasy, okazuje się, że rodzice mają oryginał Malczewskiego, <grym> e, ale wolą go nie sprzedawać, dlatego że coś tam. Więc co się dzieje, jak, jak jest ten dramatyczny wątek, Mateusz, rozwiązany? Okazuje się, że po prostu gdzieś tam e, jest babcia Judyty, która miała zachomikowane 15 kloca, e, które zebrała na swój pogrzeb i już, i Judyta dostaje te pieniądze. Znaczy ja, właśnie, wracając do pieniędzy, ja jestem bardzo ciekawy, jaki pogrzeb planowała dla samej siebie babcia Judyty, bo z jednej, z jednej strony mamy kawalerkę za 100 tysięcy złotych, mamy ziemię za 25 tysięcy złotych, ale z drugiej strony mamy 15 kloców za pogrzeb, tak? Czyli jakiś tutaj brak równowagi panuje prawdopodobnie. Babcia chciała ściągnąć wszystkich uczestników tych eliminacji do Eurowizji 2020 żeby zagrali na jej pogrzebie, nie? Mm -hmm. Więc jakby, no, tu, tu Wiśnia, wiadomo, 12, no to, to coś tam i jeszcze Paweł Rurak-Sokal z Blue Cafe dostanie swoje 700 zł. No jest tu to, jest to jakiś brak równowagi, prawdopodobnie chciało, żeby ten pogrzeb był huczny, no. dobrze, żebyś żebyśmy wybrać jednego wykonawcę albo wykonawczynię piosenki eurowizyjnej polskiej, który miałby zagrać na twoim pogrzebie, to kto by to był? Eee, nie, no jednak Wiśnia. <laughs> <laughs> łatwy tutaj ten. No, u mnie mm -hmm. jednak to byłby piasek, ale chciałbym, żeby był w tym futrze, w którym rzeczywiście wtedy wystąpił i mm -hmm. tak ściągnął z siebie to futro i zrzucił. Tak. E, było to bardzo seksy. Natomiast, co tam się <laughs> dzieje dalej w filmie? No, były tam problemy z tą, z, tą, z, tą, z tą budową, tak? 15 kloca zostało jednak przelane e, i dom jest gotowy. Więc w międzyczasie Judyta z, zaczyna, no, zgodnie z książką odpisywać na listy niebieskiego, tak? Faceta, który, który, który wysyła bodajże listy na niebieskim papierze nazywa się tutaj Leon Zakrzewski jest porzucony i, i, i e, Judyta jest dla niego d, d, dla niego bucem i tam w scenie, w której jest dla niego bucem, e, jednocześnie mówi w rozmowie z Ulą, że nigdy nie zamierza mać, już mieć faceta, tak? Więc, więc e, tutaj okopuje się na tym stanowisku. A jak wygląda ten dom, który jest już gotowy? No ten dom wygląda dość zachwycająco jak na coś, co zostało zbudowane w dwa miesiące. Znaczy ja wiem, że się da technicznie rzecz ujmując, nie? E, Zbudować coś takiego, no ale to musisz być Katarzyną Dowbor i po prostu tam jechać z, i, i mieć budżet Telewizyjny, żeby postawić coś takiego z jakichś gotowych elementów. Natomiast, jakby my, my, oczywiście, to się wydarzyło technicznie, jeszcze ujmując, w sensie, że Katarzyna Grochola faktycznie zbudowała jakiś dom na jakiejś wsi, tak? I, ale, ale to był taki. Z, z, taka zwyczajna chałupa, tak? To była. I, I to nie było nic, co wyglądało jak to w filmie, bo w filmie dostajemy, no, może nie jakąś piękną estetycznie, w sensie, no bo tam są jakieś kolumny i tak dalej, rzeczy, które były, które były modne wówczas, ale jednak drewniana chata z takich poprzecznych, e, e, ściany zrobione z takich poprzecznych bali drewna, jakaś podmurówka w ogóle taka kamienna, śliczna i w schodeczki, jakieś, wszystko jest bardzo urocze, znaczy to wygląda coś jak jakaś taka e, agroturystyka fajna, nie? No, za, za którą byś sobie fajnie zapłacił, żeby się tam wychillować, no wspaniały jest to dom, wnętrze jest też takie nieprzypadkowe, w sensie, że tam są jakieś tam stare meble, e, tak, jest bardzo przytulnie, to wszystko jest utopione w bursztynowych takich kolorach, brązach, pomarańczach i tak dalej, więc jest to bardzo śliczne i faktycznie Krytycy często mieli do tego filmu jakieś takie pretensje, że no jest to fantazja, że jest to niemożliwe. No i tak, no można go bronić, mówiąc, że no ale rzeczywiście Katarzyna Grochola wybudowała tę chałupę e, tam w jakimś tam czasie, nie w dwa miesiące, ale tam chyba w ciągu kilku lat ją wykończyła. E, natomiast z drugiej strony, faktycznie ten konkretny dom, który zbudowała filmowa Judyta, to jest niemożliwe, tak? Znaczy tam, tam e, brakuje tylko, żeby, żeby były złocone po prostu klamki i, i chociaż być może że są. Jakby się im przyjrzeć. Nie? Tak, tego nie wiemy, to. Zostaje niedopowiedziane i widzowie zostają pozostawieni z tą tajemnicą. No tak, być może da się to zrobić, ale wydaje mi się, że z innego regionu trzeba ściągnąć wtedy ekipę. Ale nie wiem, może, może tutaj jestem. E, jestem z Warszawy. E, z Milanówka, może jestem tutaj e, uprzedzony. No tak, co tam się dalej dzieje? No ten niebieski właśnie, ten Leon Zakrzewski e, chce się umówić na randkę, natomiast Judyta robi szalone rejwy w lesie. To znaczy, nie, organizuje ognisko e, przy tym swoim nowym domostwie. Mamy imprezę, leci kiedyś cię znajdę. Ognisko, ciemność, tańce, muzyka czyli coś, co antycypuje pamiętny odcinek Skinsów z tymi takimi grzybiarskimi rejwami w lesie. No pojawiają się znajomi, również znajomi z pracy, pojawia się właśnie Adam, tak? że niby nie zaproszony, wpada sobie ten Adam grany przez Żmijewskiego. No widać, że coś tam iskrzy i postanawiają się spotkać już w restauracji w Warszawie i tu znowu wątek Rywinowski, bo spotykają się w, tzn. nie pada tam ta nazwa wiadomo tutaj mamy po prostu set w nieistniejącej już, tak, restauracji Walencja, w której spotykał się też Rywin Między innymi z wiceprezesem Agory już po tej całej sprawie i próbował się tłumaczyć z tego wszystkiego, co się dzieje. Oczywiście jest wysoko, widzimy, Piękną Warszawę efektowną, cała Polska tak wygląda w wieżowce, chociaż właśnie tych wieżowców jeszcze nie ma aż tylu e, jak dziś. E, I wracając do tutaj tej pary głównej, tak, do Judyty i Adama, no spoko, w sensie tak, gra ta para, tak, mamy do czynienia oczywiście z zawodowcami, z dobrymi m, aktorami, i, i te chemie daje się jakoś tutaj e, uzyskać. Po czym mamy pierwszy kontakt fizyczny. Pierwszy z dziewczyną kontakt fizyczny, tak? Cytując Sidney'a, ja Polaka i Chomiczówkę. Mm -hmm. Mamy całowanko, ale Tosia wie o tym, że tutaj mama coś... Romantycznie kombinuje sobie, więc e, mamy taką dowcipną scenę, w której podkreśla się jednocześnie, jak dojrzała i po prostu ciekawa jest Tosia, która mówi o tym, że depilacja jest teraz obowiązkiem. Tak mówi mamie i Judyta pokazuje wygolone łydki i Tosia mówi, że a nie, nie, że nie tam, nie, że nie tylko tam. I no to, a to jest znowu wątek komediowy w tym przypadku, nie? czyli po prostu jest to żart o goleniu, To wytnać. To znowu wątek komediowy w tym przypadku, nie o co ukrywać. Lubi... Zostaw, to. Zostaw, to, bo... zostaw to, ale zostaw to, ale cenzurą, nie? My lubimy humor, więc y, znacie nas, znacie nas. Y, no, pojawia się właśnie znowu ta bohaterka znajoma Judyty, grana przez Kinga Price, tak, wcześniej jakby ona ...unaoczniała nam tę nadawczynię listu, tak, ale tak samo jak w przypadku Zakrzewskiego, czyli Niebieskiego, no, Judyta początkowo wyobraża sobie nadawcę jako Tomasza, tak, więc jest taka jeszcze bardziej zacięta, więc to jest taki sygnał, że to jest po prostu wyobrażenie. Ale tutaj już mamy we własnej osobie tę bohaterkę graną przez Kingę Price, która, no właśnie, miała chętkę na Adama, przystojny, sympatyczny, inteligentny, taki ciepły gość, ale tutaj się okazuje, że... No nie, że wygrała Danuta Stęka i prawdopodobnie w tym realnym życiu miałaby większe szanse, chociaż wiadomo, różnie to w życiu bywa, ale ta bohaterka grana przez Price jest wyraźnie rozczarowana. Że, e, to jesteś taka, tak, taka sama jak po prostu wszystkie. Myślałem, że będziesz samotna do końca życia, to by było dla mnie jakieś bardziej, bardziej takie wzmacniające. No i potem mamy już wracając do golenia, psity... Mamy już ewidentny sygnał, że doszło do fikoiku tak Adama i Judytę w tym domostwie nowym, dworkowym, wiejskim w łóżku. Para sobie podjada, ale mamy tutaj bezpośrednie sygnały, że doszło do zjawiska określanego. Mianem po pierwsze stosunku płciowego, mhm. a po drugie też Bartek cudzołóstwa. To jest cudowstwo, to jest cudowstwo no. absolutnie, e, ponieważ, e, przypominam, e, para jest bez ślubu, tak zwyczajnie. I to ja nawet nie wiem, czy, 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 czy Judyta załatwiła te wszystkie kwestie urzędowe, czy nie. W ogóle jakie kwestie urzędowe, o czym mówimy? Że w ogóle nie, jakby, co to to jest? nie ma znaczenia. To sąd to jest sąd, ale wiesz, no, oni mieli kościelny. To zakładamy, Dokładnie. zakładamy. Tak zakładamy, tak, tak. Dokładnie tak, bawią się z doktora, z doktorem Burskim, można powiedzieć, tak? Danuta Stenka. E, e, tak, no... A później, chwilę później, no tam są jakieś oczywiście śmieszne sceny, typu tam Tosia wchodzi do pokoju, a, ruchaliście się. To, o, dokładnie, to. To to jest to jest, dokładnie to. To jest w wersji reżyserskiej. A wiesz? Stenka nie odpowiada. W <laughs> ten o. sposób. Natomiast w międzyczasie Aha. też e, Stenka chce poderwać szef. E, ten, ten, że królikowski i potem Stenka mówi, że o kurde, a niesamowite, tam tyle lat posłuchy, a teraz po prostu dwa razy dziennie, nie? E, wjeżdżają takie momenty typu to, ale, ale no, tak, no tak, tak, to mówi ten no. film, tak? Zupełnie wprost. Eee, to jest bardzo dojrzały fragment podcastu, Mateusz, muszę powiedzieć. Od pięciu minut yeah, co? So. Ja, ja przeczułem kolejne nominacje i może <ścoughs> nawet nagrody. Ostatnie się nie udało, Bartek, ale kto wie. <ścoughs> tak, nagroda najlepszego podcastu, tygodnika powszechnego, nie? Jest, jest po prostu na wyciągnięcie ręki już teraz dla nas. Kategoria nie. najlepsze podcasty o goleniu psity. no. No anyway e, są tutaj momenty pod tytułem You Go Girl, tak? Znaczy Judyda jest szczęśliwa w związku z tym wszystkim co się dzieje. Um... Jest to też tak, tak naprawdę trochę knurskie, tak można powiedzieć. Znaczy wiadomo, że udane życie seksualne ma wpływ na dobre, dobre samopoczucie, ale to jest totalnie taka męska sugestia, że, mm -hmm. że mm -hmm. o, Judyta jest wreszcie zadowolona, bo coś tam, nie? Aha, jest aha. To, jest to, są to takie klimaty. No i co? I przyjeżdżają na, na wieś rodzice Judyty. Jest to związane z niezbyt ciekawym dialogiem, ale z bardzo ciekawą opcją formalną, mianowicie tam Tomasz Dobrowolski, czyli operator, zdecydował się na, no, całkowicie Fajne e, takie półminutowe e, półminutową jazdę kamerową, która zaczyna się na zewnątrz, wchodzi do, do tego budynku, e, jest jakaś choreografia tych aktorów. E, jest to, mówię, fajnie zrobiony film, jeśli chodzi i przyjemny dla oka bardzo. E, ale kto jeszcze na tę na wieś przyjeżdża? Przyjeżdża Tomasz, czyli były mąż Judyty, który chce do niej wrócić, e, zdradzając jej, że. E, e, Postać tej, tej grana przez Agnieszka Wodarczyk, Jola e, nie powiedziała mu całej prawdy, właściwie nie powiedziała mu w ogóle prawdy. <śmiech> <śmiech> I okazuje się, że to dziecko, które, które on mia, miał spłodzić, no nie jest spłodzone przez niego i że to jest e, jakiś tam prawda bankart tak, tak, tak by można było powiedzieć, nawet gdybym, e, gdybym e, chciał użyć takiego słowa, ale oczywiście wiadomo, że nie chcę. E, ale film o tym trochę mówi. W sensie, że jakby film mówi, że Tomasz się w zasadzie e, zobaczył, że e, to nie jest moje, tak. W, w dupsam, wracam do swojej starej żony. Taki to jest bohater. Jest to też ładnie zagrana scena przez oboje, tak? I przez Jana Frycza i przez Danotę Stękę. Danuta Stęka oczywiście zgadza się, żeby Tomasz do niej powrócił. Mówi, że tak, czekałam na to. Zostawia Artura Żmijewskiego. Stwierdza, że ja nie chcę z tobą być, y, Artur. To jest jednak mój prawdziwy mąż i wracam na łono kościoła. Tak, tak jest tak, w tym tak. filmie. Ja, nie, się tak, Judyta mówi, nie chcę żyć w grzechu. E, tam, tam pamiętam właśnie w pierwszej wersji scenariusza tak padają, padają takie... Y, to można sobie wygooglać i też jest to fałszywa informacja, tak, ale... Przychodzi proboszcz. Ale... <laughs> Wracając do fabuły. Ostatnie kilkanaście minut filmu, no i no, przypomina nam się, przypomina nam się no, w bardzo dobitny sposób, że jest to komedia romantyczna. Na wypadek, gdybyśmy zapomnieli, chociaż mamy dużo sygnałów, które nam o tym przypominają, ale tutaj mamy do czynienia już z takim gotowcem, no bo... O co chodzi? E, Judyta z Adamem odwiedzają jakiś tam sklep bardzo milenijny, sklep z designem. No jakieś filiżaneczki, pierdółki, ten taki, ta taka drewniana jakby lalka na nie wiem, biżuterię czy coś tam, taka powiedzmy, że teatralna, tak. koszmarny przedmiot, tak przy okazji, paskudny jak syn, ale no wtedy... Do rysowania się przydaje czasami. Tak, ale wtedy też tak, oczywiście tak, tego typu model właśnie ta, powiedzmy paraanatomiczny, ale no czasami się przydaje, a wtedy jeszcze na pewno długo, długo modny, ale już Mniejsza o design. Adam i Judyta rozmawiają, i Adam zahacza jakąś taką sprawę, dosyć abstrakcyjną, która pojawiła się w korespondencji od niebieskiego. No i jest to dla Judyty sygnał. Ja tak mówię o tym w taki precyzyjny sposób, jakby to było jakieś trudne, szczególnie dla osób, które oglądały ten film. No ale dobrze. Judyta dostaje sygnał, że Adam grzebał w jej komputerze, dokładnie w jej skrzynce mailowej. E, no i Judyta stwierdza, że to jest koniec, tak? Że miała zaufanie do tego faceta. On miał nie robić takich rzeczy, jakaś mm -hmm. kontrola jakaś w ogóle ohyda kompletna. No i mówi wprost, nie, że nie, to ja nie mogę, nie? To jest koniec. To jest koniec. <słuch> No, i jeszcze w grzechu, to jeszcze mi grzebiesz w komputerze. Jeszcze mi grzebiesz. W... No i to się rozpierdala, tak? No już mamy po prostu informację, że koniec związku, koniec miłości, koniec miłości, która się pięknie zaczęła, pięknie się rozwijała. Co robi się, wracając do tej pretekstowości, co robi się w prawdziwym świecie? No w prawdziwym świecie, w prawdziwym świecie, Adam odpowiedziałby kobiecie, którą kocha, z którą chce być. Dobra, nie, nie grzebałem ci w komputerze, Leon Zakrzewski to ja. E, czy by to ją przekonało? Nie wiem czy od razu, ale byłaby to kurwa próba wyjaśnienia sytuacji, ale nie, Adam to przyjmuje po prostu. Myśli sobie, no to faktycznie, kurde, źle, no jakby zły moment, zły moment i nam się to wszystko e, rozłazi. No jest to... No, to nie jest zarzut w stronę Ilony Łebkowskiej, ale jest to bardzo mechaniczne, umówmy się, mm -hmm. już pomijając kliszę na zasadzie, że BBB, miłość, 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 nieporozumienie, na końcu happy end, no to ona jest po prostu mało przekonująca. Wiadomo, zawieszamy niewiarę, Romkom to jest pewnego rodzaju baśni, ale nawet biorąc to wszystko pod uwagę, to jest pod względem psychologicznym, no, niezbyt godne zaufania, kurwa, nie? Że po prostu mówisz, tak, spoko, Okej, okay, faktycznie. Tak, to jest jakiś taki konieczny po prostu punkt do odhaczenia w każdym w każdej komedii romantycznej, no w niemal każdej. To jest coś, czego ja nie cierpię w ogóle, tak? Znaczy, jeśli miałbym w ogóle wybrać naj, moje najmniej ulubione klisze w ogóle w jakichkolwiek filmach, to to na szczycie byłaby ta pod tytułem Muszą się pokłócić, co musi doprowadzić do 20 minut takiej zamuły, bo ty jakby wiesz, że to zaraz przejdzie to, 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 to obrażenie się, więc ten, jest to potworne. Na szczęście w tym filmie to trwa 3,5 minuty, tak? Jakby. Tak, to na szczęście to jest sprawne rzeczywiście. Tak, że no, to musimy to, to odhaczyć, dobra, to zróbmy w 3 minuty. Tak ona. Judyta się dowiaduje, jak policzyliśmy o tym, że, że nie ma racji, tak. W sensie, że przesadziła ze swoją reakcją i w ogóle. E, i jest to bezsensowna sytuacja po 3,5 i minuty. Dobra, tylko, tylko wiesz co, tak, bo rzeczywiście tempo i to jest ważne, ale w jaki sposób się dowiaduje? nie? Wracając do tej psychologii, bo dowiaduję się o tym z maila. Tak? Mhm. Yy, no tutaj mamy już po prostu tego maila. Adam się przyznaje, że Leon Zakrzewski to ja. Tak? Jest nawiązanie do tej sytuacji w sklepie, do tego nieporozumienia. Czyli załóżmy, że e, Adam w trakcie tej kłótni w sklepie, gdy ona mówi, że to już koniec, znaczy kłótni, czy tego po prostu rozstania, stwierdza sobie, a nie będę teraz gadał, napiszę maila później. <laughs> Kurwa, jak, jakiś idiotyzm. Słuchaj, teraz nie mam czasu, wiesz co, <laughs> zwolimy się, co? A nie, Spisz, dobra, to, potem. To, to nie jest to dwa na telefon, słuchaj. Znaczy do no w książce to było trochę sprawniej, sprawniej zrobione, no, no, no. trzeba powiedzieć. No w ogóle cały finał był, znaczy da, finał był inny, tak, znaczy oba mają swoje problemy, nieważne, przejdźmy dalej, dlatego że, no oczywiście, że tam Judyta dowiaduje się, że o Jezus Maria, spieprzyłam, a, a po prostu Adam, no nie wiem, już to, to po prostu brzmi jakby miał do, do Walhali po prostu się udać, no po prostu gdzieś tam miał lecieć samolotem, no nie, i... Ta, ta stawka tego finału mi zawsze też, też nigdy nie pasowała, no. dlatego że, no, załóżmy, bo oczywiście Juduta zaczyna gonić za Adamem, tak? W sensie po nocy gdzieś tam przez Most Świętokrzyski chce jechać, pożycza samochód od Uli, samochód, który jest niezatankowany, nie więc w ogóle tragedia, tak? Oczywiście nie spojrzała na ten, na ten licznik, prawda? Jak się nazywa to, to, to że sprawdzasz, ile masz jeszcze paliwa, nieważne. W każdym to razie, nie, nie do mnie. W każdym razie, do no, Judyta zauważa, że jej się kończy paliwo, jak i się kończy paliwo. Znaczy, samochód staje, o oh chuj, nie, co teraz? nie. Mhm. Więc jest to, jest to no, 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 wiadomo, że naiwne, ale, ale też głupie przy okazji. No ale tak załóżmy nawet, żeby nie zdążyła i on by poleciał gdzieś, no nie? No tak myślę sobie jako widz, no to co? No to zwolicie no to się ze sobą, tak? No i zobaczycie się na tydzień, no nie? Znaczy, czy kiedy on tam wróci. Bez przesady też, nie? Nawet gdyby miał wyjechać na zawsze, czy coś. No jest to, jest to bardzo, bardzo dziwne. Natomiast samo no dochodzimy do finału, w którym właśnie ten samochód staje, wszystko staje, staje serce widzowi po prostu, bo już myśli widz, że Jezus Maria, tu się już nic nie wydarzy. I co jeszcze Staje staje reżyserowi, dlatego że reżyser postanawia rozebrać scenkę na samym końcu tego filmu. Znaczy, to jest bardzo dziwne, to jest bardzo out of everything w ogóle w tym filmie, dlatego że nigdy w życiu, jak nie polski film, unika golizdy przez cały czas i unika wykorzystywania aktorek do tego, żeby pokazywały biusty na przykład, nie? co jest rzadkie, mówię, w polskim kinie tamtych lat. nie. No i wywala się tak naprawdę w, tej, w tym wszystkim na sam koniec. nie, W ostatnich po prostu minutach filmu muszą pokazać piersi Judyty, dlaczego są tam piersi Judyty, dlatego że Judyta no, tak szybko wybiegła z domu, że się nie zdążyła ubrać, więc idzie przez jakiś taki ulewny, rzęsisty deszcz, przez ten most świętokrzyski, widać jej piersi przez koszulkę, tak? i to, to się może w swoje kojarzyć jakoś tam z dziennikiem Bridget Jones, gdzie też tam Bridget Jones wybiega w ogóle z mieszkania za swoim mężczyzną na samym końcu, znowu przepraszam za spoiler, też nie ubrana bo nie zdążyła się ubrać, tak? No i, i co? No spotyka oczywiście swojego wybranka na tym moście świętokrzyskim, całują się, coś tam, wyznają sobie miłość, pytają, czy wyjdziesz za mnie, o, oboje odpowiadają nigdy w życiu, ha ha, ha ha więc to nigdy w życiu jest tutaj użyte w paru różnych w różnych kontekstach. No i wchodzi tutaj Robert Kozyra cały na biało, który postanowił, że e, będzie sobie leciała opowieść Idetę Bartosiewicz. E, no bo o, są mokrzy, tak? Idą w deszczu, więc przemoknięte serca miast. Wydaje mi się, że jak Robert Kozyra na to wpadł, to pomyślał sobie, to jest to, nie? W sensie musisz wymyślić jeden numer do tej sceny z tym rzęsistym deszczem i z tą, z tą stenką w tej koszulce i oboje są przemoknięci i nie wiem, no nie mogłeś użyć Google'a jeszcze wtedy, no bo, nie wiem, bo tekstowo.pl nie istniało, tak, bo nie mogłeś wpisać przemoknięty i ci wyskakuje tekst, więc po prostu nagle masz jakieś takie olśnienie zupełne, tak. nie? Eureka, wskakujesz z wanny, tak, tak, to tak, jest tak, to. Tak. To jest ten numer. Tak, bęk kurwy, tak, woził się po prostu po Warszawie no, od razu, wiesz, kluby nocne, nie? I następnego dnia wysłał <laughs> maila, że mam, mam taki pomysł. <laughs> tak, to jest <laughs> bardzo, bardzo dziwaczne, no rzeczywiście, no to nie chodzi o to, że jesteśmy jesteś. Prudere i ale... ten film jest taki dosyć, nie mówię, że katolicki, ale jednak taki pod tym względem, powiedzmy, nierozerocyzowany. tak, nie ma, no, no, dowiadujemy się o tym, że doszło do grzechu między Adamem a Judytą, ale już tak post factum, już są mm -hmm. ubrani, już sobie tam żartują, ten seks jest fajny, pi i jakieś tego typu historia a tu pyk. No jest jakaś taka scena, no, gdy Judyta z Ulą oglądają tę działkę i widać, że Danuta Stenka, no właśnie, jest taką wyzwoloną kobietą, w sensie nie ma stanika na sobie i nie jest tak, że jakoś kurwa, zoomowałem tylko, no jest to scena i to jest bliski plan, tak. ale to tyle, nie? To jest maks jeśli chodzi o jakiś taki powiedzmy w miarę bezpośredni e, erocyzm do tamtego czasu. No rzeczywiście, no, zwracało się na to uwagę i zwraca się na to uwagę do dzisiaj. E, no zwracało się, bo Joanna Olech na przykład w recenzji napisanej do Tygodnika Powszechnego e, pisała o tej sprawie i to już na początku tekstu, już w pierwszym akapicie e, czytaliśmy tam w rozstrzygającym momencie fabuły reżyser w nawiasie facet i trzy wykrzykniki, mhm. traci z oczu sentymentalny wątek na rzecz kształtnego biustu pani Stęki pod bluzką, czego damska widownie nie wybacza i kwituje gromkim śmiechem w miejsce zwyczajowego szlochu. Ja nie byłem na tym filmie w kinie, ale to z klasą. Być, mo być może tak. Czy, czy, panie, czy panie się śmiały? Czy panie opiekunki się śmiały? Panie nauczycielki, pamiętasz? Nie wiem. Ale być może to była powszechna reakcja, no bo to jest takie, no, ni w dupę, ni w łeb, okej. Okay. I pisze dalej Olech, dramaturgię szlak trafia, ręka z chusteczką zamiera w pół drogi, katartyczny rytuał kina dla kobiet nie dopełni się. Jak się poczyta komentarze na temat tego filmu na Filmwebie, no to sporo jest właśnie takich uwag. Tak, tak Że tak, czy, tak. Czy, no Absolutnie nie mam nic do na gości w kinie, ale ta scena po prostu za każdym razem strasznie mnie irytuje i psuje ten film. Tak, wydaje mi się, że te piersi popsują tą romantyczną scenę. Pisze Katie Cassidy 2. E, no i tego typu komentarze. E, Dizzy Miss Lizzie z kolei jest bardziej radykalna. I napisała właśnie, że, no, że tam nie ma że ona tam nigdy nie ma biustonosza z tego, co zauważyłam. Judyta, no to mm. tak wracając do tej sceny, o której mówię, ja kojarzę tylko to. Osobiście tego nie lubię, bo według mnie bez względu na rozmiar to Stanik jest obowiązkowy, no. więc tutaj jest akurat już po prostu jakaś taka stara. Stara zasada, no ale to właśnie to jeszcze bardziej komplikuje tę sprawę fakt, że Danuta Stęka no, nie wiedziała do tamtego momentu, że taka scena powstanie tak? no, i mm -hmm. że ona się gdzieś zapisze w wyobraźni, w pamięci, że ona wkurzy wiele osób albo rozśmieszy. Mówiła o tym w cinemie z lutego 2004 roku. Już dzisiaj cytowaliśmy cinemę z lutego. I mówiła tak: Oj, zimno było pieruńsko, ale graliśmy lato, więc bluzeczka musiała być lekka i delikatna. Padło hasło, że zaczynamy od dużego zbliżenia. Plan gardłowy pod szyję. Chodzę po moście świętokrzyskim tam i z powrotem. Jest noc, wieje zimny wiatr, pada deszcz. Bluzeczka klei się do ciała, robi kilka kolejnych dubli. W przerwach owijają mnie ręcznikami, kurtkami. Nagle słyszę: koniec sceny! Danusia do bazy! Bo jest wykrzyknik. A ja mhm. na to przecież chcieliście robić szersze plany. Usłyszałam, robiliśmy. No cóż, zabrakło u mnie pewnej części garderoby, więc nie dość, że to takie jest a, z dupy. Tutaj to to jeszcze doszło do pewnego rodzaju manipulacji, mhm. no bo jednak aktorka no, nie została zaznajomiona tak do końca z tematem. Co, jak, jaki plan, i tak dalej. Została tutaj trochę. Wkręcona i zmanipulowana. Tak, to dzisiaj to oczywiście słusznie, tak? mamy do czynienia z jakimiś takimi rolami na pl planach filmowych, również polskich, tak? Koordynator, koordynatorka do spraw scen mm -hmm. intymnych tam czy seksualnych, tak. I, i y aktorzy wiedzą, wiedzą, gdzie są, tak w scenach, a wtedy to jeszcze nie był, nie był e standard, jak widać. E no Dobrze, no, przejdźmy w takim razie do, do, do odbioru filmu. No bardzo krótko, no, odbiór był, był niespecjalny. E zarzucano mu to, co łatwo mu zarzucić, tak? Znaczy tak na pierwszy rzut oka czyli ta sterylność, baśniowość, jakąś tam taką naiwność. Bardzo interesujące jest dla mnie to, że, że krytycy nie zauważyli tutaj, że to jest film zrobiony ewidentnie w konwencji i to nie znaczy, że trzeba tutaj padać na kolana, ponieważ film jest w konwencji. Natomiast e, warto jest jednak odczytać pewien zamiar twórców, tak? kiedy, kiedy recenzujesz jakieś, jakieś dzieło i ocenisz na przykład, czy ten zamiar się udał, powiódł czy nie. Tak? Natomiast tutaj widzieliśmy jak bardzo często jakichś po prostu starych dziadów, którzy są zapatrzeni w kino art i którzy narzekali, że komedia romantyczna jest komedią romantyczną. E, jest, to, jest to bardzo dziwne. Łębkowska w tym wywiadzie rzece. Ełja Kłepkowska wspominała recenzję Pietrasika z Polityki, który tam zarzucał filmowi, że jest przewidywalny. No, no tak. No shit, Sherlock. Eh, opowiadała też taką historykę, że jak później z reżyserem Nigdy w Życiu, czyli z Zatorskim, eh, niedługo później, długo po premierze Nigdy w Życiu widzieli Pietrasika podczas uroczystej premiery Pasji Gibsona i tam zobaczyli taką scenkę, jak wokół Pietrasika jest, stoi grupa eh, Rzymian. Nie, nie Rzymian, dziennikarzy. Eh, to Zatorski ma zażartować, że pewnie pan krytyk opowiada, że film jest chujowy. U, użyła tego słowa w książce, że pasja jest Chujowa, bo od początku wiadomo, jak się skończy. No, <grymne> tam, jakieś takie, prawda, jełki, prawda wbijane, branżowe. Ale w ogóle w trakcie naszej audycji też tutaj mówiliśmy o tym, czy film jest katolicki, czy nie jest katolicki, to postanowiłem znaleźć jest taka strona kultura dobra. To jest przewodnik dla rodzin chrześcijanskich po świecie filmu. Prowadzony przez państwa salwowskich bodajże. I to jest wspaniała recenzja tego filmu, który zdaniem państwa salwowskich katolików, tak? Jest wyraźnie zły, ma dwie trupie czachy po prostu. Jest napisane tak, że nigdy w życiu zdecydowanie nie zasługuje na pochwałę, gdyż jako jeden z ważnych elementów nowego, szczęśliwego życia, głównej jego bohaterki, a także swoistego happy endu, pokazuje wejście jej w cudzołożny związek z Adamem. Mm -no. Co więcej, Judyta postanawia trwać w owym występku, mimo że Tomasz, jej prawowity mąż, w końcu skruszony pragnie do niej wrócić. Ja, a jakby tego było mało, to jeszcze dodatkowo Judyta intymnie obsuje za Adamem Mateusz, mm -hmm. nawet bez pewnego sformalizowania owego związku. Co i tak w tej sytuacji byłoby nieprawością, ale przynajmniej ujętą. Prawie, jakich wzajemnych, prawnych zobowiązań, Mateusz. Więc jest to potworna, zła robota. I jeszcze jest cytat z Biblii stosowny tutaj, em, em, że jest w piśmie świętym jest napisane, że tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża, gdyby zaś, od gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala od żony. E, to jest z Koryntian, tak? Więc Mateusz, jest to jawnie antykatolicki film. Przede wszystkim W Ogólnie nie rozumiem, dlaczego mnie przekonujesz? Ja już wyraziłem swoje zdanie na temat tego, także no, no, nie wiem, no mogę tutaj tylko przyklasnąć temu, co przed chwilą e, cytowałeś. No tak, no wracając do tego odbioru, Pietrasik, Boże. Pietrasik liczył na to, że jednak Barabasz zostanie, u, u, wiesz, ukrzyżowany, no? że jednak Barabasz zostanie ukrzyżowany, że ten... a ten Chrystus jest taki przyjemny. Tak. Mam nadzieję, że nic mu się m, nie stanie, no ale tak, jeśli chodzi o odbiór, szerszy odbiór tutaj krytyczny, no, no jest to jedna z wielu sytuacji, w której krytycy cisną, że to takie miałkie, że tam mm -hmm. jakieś takie po prostu plastikowe. Publika oczywiście ten film pokochała. Za chwilę damy matematyczne, ekonomiczne dowody tego faktu. No jeżeli chodzi o dalszy wpływ tego filmu, no bo takowy rzeczywiście miał miejsce, czy tam ma miejsce nawet, można by powiedzieć, no to jest takich rzeczy sporo. No mamy tutaj te obrazki, właśnie takie metropolitalne, warszawskie. To nie do końca jest coś, z czym jakoś grano na potęgę. To jest coś, czym będą grać na przykład TVN-owskie seriale potem przez 150 lat, aż do dzisiaj, tak, te panoramy Warszawy, coraz więcej tych wieżowców, więc to jest w sumie już coraz bardziej efektowne, coraz bardziej takie dopierdolone zachodnie, chociaż to w sumie takie budowanie w górę to jest takie bardziej albo lata 70., albo Azja, ale no tak, taki mamy tutaj kontekst i tak to się nam kojarzy, więc tutaj tego typu przebity oczywiście mamy jak najbardziej, no i właśnie tak, ten wpływ ten taki estetyczny E, też jest tutaj e, nie bez znaczenia, i ten taki właśnie cały ten wątek udajemy, że to nie jest po prostu ta nasza prostu, taka przaśna Polska, tylko że to jest coś takiego, wiesz, ach. To jest coś, co, co się zapisze na maksa, absolutnie, jeżeli chodzi o romkomy, jeżeli chodzi o jakieś tam seriale e, obyczajowe. E, no ale dobrze, bo wspominaliśmy o tym wcześniej, że mamy dwie gościnie w odcinku. To może posłuchajmy teraz Kasi Czajki Kominiarczuk, czyli zwierza popkulturalnego, tak? Autorki bloga Zwierz Popkulturalny, podcasterki, na przykład Jeszcze Słowo ZVZ. E, I Kasia prowadzi też audycję e, Uniwersum RMF. Klasik. I wypowiedziała się na temat tych spraw estetycznych, romkomowych i nie tylko. Także posłuchajmy i za chwilę wracamy. Nigdy w życiu jest bez wątpienia filmem założycielskim, jeśli chodzi o polską komedię romantyczną. A właściwie polską komedię romantyczną, która zaczęła się po nigdy w życiu. Ponieważ nawet jeśli wcześniej powstawały filmy, które moglibyśmy zakwalifikować jako komedie romantyczne, to nigdy w życiu wyznaczyło pewien estetyczny. Format, w który będą się wpasowywały późniejsze filmy. I nie tylko filmy, bo seriale też uważam, że bez nigdy w życiu nie byłoby Magdy M. I tego, jaką estetykę. I jakie spojrzenie na rzeczywistość mieliśmy chociażby w tamtym serialu. A Magda M była także produkcją kluczową dla estetyki TVN-u. I tu tak naprawdę to wszystko krąży wokół pewnej estetyki, którą TVN wprowadził do polskiego kina i do polskiej telewizji właśnie w tych pierwszych latach 2000. I o co tutaj chodzi? Przede wszystkim o wizję Polski, o wizję tego, jak wygląda przestrzeń, jak wyglądają ludzie, jak wyglądają wnętrze. Jeśli spojrzymy na Nigdy w życiu, to nigdy w życiu dzieje się w dwóch przestrzeniach. Po pierwsze w wielkim mieście w Warszawie, a po drugie w domu Judyty i w okolicach domu Judyty pod Warszawą. Te dwie przestrzenie są pokazane w bardzo konkretny sposób, który będzie rzutował po tym, jak będzie się przedstawiało duże miasta i miejscowości podmiejskie, czy domy na wsi, właściwie we wszystkich komediach romantycznych. Zacznijmy od miasta, bo ono jest tutaj moim zdaniem bardziej charakterystyczne. Przede wszystkim jest to Warszawa. Jasna, jest to Warszawa latem, czyli Warszawa piękna. Jest to Warszawa właściwie bez bloków. Jeśli Judyta musi się przenieść do mniejszego mieszkania, jest to wciąż mieszkanie w kamienicy. Z tej rzeczywistości wycinamy blokowiska, wycinamy to, co jest zdaniem twórców brzydkie. Co zostaje? Zostaje bardzo ciekawa wizja miasta. Mamy redakcję, w której pracuje Judyta. Jest to wtedy nowy budynek Gazety Wyborczej Agory Naczerskiej. Przestrzeń nowoczesna, przestrzeń otwarta. Do dzisiaj bardzo często producenci filmowi wykorzystują budynek Czajskiej do swoich filmów, ponieważ on się do tego dobrze nadaje i też jest zbudowany tak, że wygląda nowocześnie, że wpasowuje się w naszą wizję tego, jak wygląda nowoczesna przestrzeń biurowa jest jasna, jest dużo szkła jest dużo open space'u więc to jest jedna rzecz druga rzecz, to kiedy na przykład zobaczymy gdzie Judyta przebywa w jakich przestrzeniach, to na przykład ze swoją koleżanką spotyka się w kawiarni ta kawiarnia ma okna na um, plac Trzech Krzyży E, oczywiście jest to nowoczesna kawiarnia, taka, która no, przywodzi nam na myśl to, co się stanie kilka czy kilkanaście lat później w Warszawie, czy ten wybuch takich e, hipsterskich kawiarni z dobrą kawą. E, idzie na siłownię, oczywiście jest to nowoczesna siłownia. W ogóle fakt, że pojawia się siłownia jako przestrzeń, e, w której rozgrywa się jakaś scena z kobietą, jest też ważna. Tak? E, siłownia wchodzi jakby do przestrzeni, w których przebywają bohaterki. E, mamy oczywiście bardzo dużo Spojrzenia na Most Świętokrzyski. Most Świętokrzyski stał się taką ikoną nowoczesności Warszawy i jest jednym z tych elementów budowania wizji Warszawy, które pojawia się bardzo często. Dla osób, które nie mieszkają w Warszawie, Most Świętokrzyski nie jest aż tak kluczowym mostem miasta. Jest przydatny oczywiście, ale nie jest to najbardziej kluczowy most, ale jest to most, który jest wiszący. tak. I pod tym względem mam wrażenie, że budzi skojarzenia z Zachodem. Jest to most, który został wybudowany w 2000 roku, w związku z tym jest. Wtedy, w 2004, bardzo nowym elementem przestrzeni, i też, co jest bardzo ważne, kiedy Judyta mija ten most świętokrzyski, to oczywiście jedzie pod miasto, i nawet ta przyjażdżka, no. Z centrum Warszawy pod miasto jest pokazana w sposób romantyczny. Wtedy jeszcze to było zanim odnowiono te wszystkie trasy, zanim pojawiły się tam nowe pociągi. No, większość osób nie kojarzyła tego raczej z jakąś romantyczną i piękną przejażdżką. Do tego wszystkiego Judyta właściwie nie rusza się poza centrum Warszawy. Widzimy ją, jak na przykład robi zakupy, no gdzie? No, właśnie w jakim sklepie, który znajduje się gdzieś mniej więcej koło filharmonii. Tak przynajmniej mi się zawsze wydawało, patrząc przez okna. Czyli budujemy taką wizję Warszawy, która jest bardzo gęsto zabudowana, tak jak nie jest wszędzie zabudowana. To znaczy oczywiście jest bardzo dużo domów w Warszawie, ale taka gęsta zabudowa z Przecznicami, no to to jest fragment centrum Warszawy. To wszystko ma budzić w nas poczucie, że jesteśmy w Polsce, i nie jesteśmy w Polsce. Dla mnie dosyć ciekawym przykładem są na przykład ujęcia dworca centralnego. Dworzec centralny nie jest jakimś ulubionym miejscem twórców filmowych, bo jest dosyć brudny i brzydki, ale wtedy, w roku 2004, jeszcze przed tymi wszystkimi zabiegami, które miały na celu odnowić dworzec centralny, mamy tam kilka ujęć. No i oczywiście nawet te ujęcia mają nam sugerować, że to przestrzeń jest. Chciałabym powiedzieć bardziej zachodnia, i tutaj, właściwie to moim zdaniem, jest klucz. Znaczy, to jest taki pomysł na budowanie wizji dużych miast w Warszawie, dużych miast w Polsce, które będą. Z jednej strony do rozpoznania, bo mamy kilka charakterystycznych elementów przestrzeni, ale z drugiej strony będą nam sugerowały, że bohaterowie tego filmu znajdują się w jakimś zachodnim mieście. I ta zachodniość jest właśnie podkreślana przez to, że wycinamy z rzeczywistości wszystkie te elementy, które za bardzo by nam przypominały, no, że jesteśmy w Polsce na początku lat 2000, która ma jeszcze dosyć długą drogę, zanim ta rzeczywistość rzeczywiście. Będzie tak naprawdę bardzo zachodnia. Czy innymi słowy, właśnie, między innymi elementem, które wycinamy, są, nie wiem, na przykład bloki. Czy nie przyglądamy się za bardzo autobusom czy tramwajom, które jeszcze wtedy są. Już częściowo nowe, ale jeszcze w dużym stopniu stare. I kiedy przyjrzymy się komediom momentycznym, które będą powstały w kolejnych latach, to zobaczymy plus minus to samo, to znaczy takie duże dążenie do tego, żeby ta rzeczywistość, która otacza bohaterów, z jednej strony była do rozpoznania jako Warszawa, Wrocław czy Kraków, ale z drugiej strony była bardzo, bardzo ograniczona tylko do tego, co wygląda ładnie, co się kojarzy z zachodem, co jest w jakiś sposób uładzone, to sugeruje, że są już w Polsce ludzie, których życie nie różni się bardzo od życia bohaterów w Londynie czy na Manhattanie. Odnoszę się do tych dwóch miast, ponieważ one też stanowią taki punkt odniesienia dla komedii romantycznych, bo oczywiście wzorem, do którego odnosili się twórcy, zawsze będą amerykańskie i anglojęzyczne komedie romantyczne. A z drugiej strony, oczywiście, mamy Judytę na wsi i ta wieść też jest pokazana w specyficzny sposób. Przede wszystkim zawsze musi być tam ładna pogoda. To mnie zawsze bardzo bawi, ale w ogóle komedie romantyczne polskie bardzo nie lubią się pogodzić z tym, że w Polsce istnieje coś takiego jak marzec czy listopad. Większość komedii rozgrywa się albo w zimie, jest to najbardziej słoneczna i pogodna zima, bo zwykle kręcona latem, albo latem i wiosną, kiedy rzeczywiście w Polsce jest bardzo pięknie, tylko nie jest to, że kłabym stała dla naszego kraju. No i oczywiście jest to przede wszystkim nastawienie na tą zieleń, na tę wodę i zawsze woda jest bardzo romantyczna i bardzo dobrze się sprawdza. No i niezależnie od Najróżniejszych przeszkód nie można nigdy przypomnieć, prawda? Że to podmiejskie życie to także w Polsce klasyczne betonowe płoty. To także wtedy na pewno dużo budynków, które nie spełniają takiego marzenia o tym, jak wygląda domek na wsi, zresztą. Em, Mam wrażenie, że wtedy chyba był jeden z najgorszych momentów Ladomków na wsi. Te wszystkie kolumienki były bardzo w modzie. I też bardzo duże właśnie położenie nacisku na tą przestrzeń, na tą zieleń, na to, jak tam wszędzie jest pięknie. I tak naprawdę, kiedy nawet patrzymy na takie filmy, które są kręcone już naprawdę dosyć niedawno, i teoretycznie mają być takie dosyć przewrotne, czyli dajmy na to planeta Singli 3, która też. Wywozi naszych bohaterów na wieś, no to to też jest ta wieś spokojna, wieś wesoła, wieś kolorowa, um, która absolutnie nigdzie nie może spotkać się z jakimiś brzydkimi elementami rzeczywistości. I to wygładzanie tej rzeczywistości, które z jednej strony ma nas oczywiście przynosić gdzieś na zachód, ale z drugiej strony jest także aspiracyjne, bo też warto powiedzieć, że mało co jak. Te właśnie filmy, jak wystrój wnętrz, jak to, jak wyglądają łazienki głównych bohaterów, wpływa potem na widzów. I to jest rzecz, którą bardzo dużo badano w przypadku na przykład wpływu Magdy M. i mieszkania, w którym mieszkała, i tego w ogóle, jak wyglądała jej rzeczywistość na aspiracje właśnie ówczesnej klasy średniej. I mam, wrażenie, że, I mam wrażenie, że Nigdy w życiu to jest jeden z tych filmów, które bardzo mocno właśnie zakorzeniły tą. To jest jeden z tych filmów, który bardzo jasno wyznaczył, do czego mamy dążyć. A mamy dążyć do tego, że film dzieje się w Polsce, ale nie dzieje się w Polsce. I to trzyma tak naprawdę cały ten gatunek w takich bardzo wąskich ramach. Prawie do dzisiaj, dzisiaj powoli zaczynają się takie mechanizmy, które trochę nam wprowadzają tych elementów bardziej codziennych, ale ja przypomnę, to są czasy, kiedy na przykład, w niekłam kochanie, mamy dwie bohaterki, które mają bardzo słabe prace, które nie mają żadnego wsparcia rodzinnego, bo są z domu dziecka i mieszkają w nowoczesnym budownictwie. Tak? Nie mieszkają w małym mieszkaniu w bloku, dlatego że aspiracją jest nowoczesne budownictwo, ewentualnie kamienica. Natomiast bloki w ogóle nie istnieją, blokowiska nie istnieją. I możemy zobaczyć naprawdę w bardzo wielu filmach. W, w Prawidach na Zdrady, w nie Grzech, w Dlaczego nie. Naprawdę możemy wyliczać tego bardzo dużo. Do tego stopnia, że na przykład w filmie Kochaj, ten sam glamour lifting przeszła, przeszedł płock, tak, który nagle składał się wyłącznie z tych najpiękniejszych miejsc. Tylko Mnie Kochaj jest świetnym filmem, który właśnie pokazuje to, jak Silny jest przymus tego wycinania elementów rzeczywistości, które uważane są za um, zbyt codzienne, zbyt polskie. Um, nie kłam kochanie, także bardzo mocno się w to wpisuje, i tak naprawdę wydaje mi się, że do dzisiaj no, w dużym stopniu jesteśmy więźniami e, tej wizji rzeczywistości, którą wykrywało nigdy w życiu: takiej uładzonej, takiej kurowanej, e, z. Bardzo wyraźną sugestią, że to jest życie, do którego możemy aspirować, to jest życie w tym kraju, które jest możliwe, ale musimy odwracać wzrok od bardzo wielu rzeczy. I tak jak uważam, że Nigdy w życiu pod pewnymi względami oczywiście wpłynęło na formułę polskiej komedii romantycznej, to jestem zdania, że wszyscy mieszkamy w estetyce wszyscy widzowie komedii romantycznych polskich wciąż jeszcze mieszkamy w dużym stopniu w estetyce e, Nigdy w życiu. Tak, to była. E... Katarzyna Czajka-Komniarczuk, bardzo dziękujemy za udział, e, a powiedzmy sobie może trochę o tym, e, jak ten film się sprzedał, no bo sprzedał się znakomicie, e, sprzedano na niego ponad półtora miliona biletów, co, co, co dało mu jak na 2004 rok rewelacyjne czwarte miejsce w krajowym box officie no rewelacyjne dlatego, że, 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 że no wtedy wszystko zniszczyła w ogóle pasja Gibsona, e, na którą szły po prostu szkoły i, 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 e, i kościoły i całe parafie tam szły do kina i, i, i na pasję po, sprzedano łącznie 3,5 miliona biletów. Była kontynuacja Shreka, która była oczekiwana przez kilka lat i, i była też no, moim zdaniem lepsza od jedynki, ale też była taka fama w ogóle, że ona jest lepsza od jedynki. Słuszna fama moim zdaniem. I tam sprzedano no, prawie tyle samo, co na pasję, tak szczerze powiedziawszy, czyli też prawie 3,5 miliona biletów, 3,3 miliona. To też są jakieś podobne filmy w wielu Ta, punktach. Nie? w wielu momentach, tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o, o losy Shreka w kolejnych częściach, prawda? No bo, no bo jak wiemy... A to nie, to może... Nie, nie, nie spoilerujmy. Szrek umarł za nasze grzechy, to nie mówić tego, tak? Nie Dobrze, mów tego, jest. nie mów. E, natomiast, no jeszcze tam Peter Jackson zakończył swoją trylogię w Władca Bersieni co zainteresowało w ogóle dwa miliony widzów, trochę ponad, e, co jest e, ciekawe, tak, że, 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 że jednak dość mało w stosunku do, do, do pasji, tak, że jakby na, na, masz na budowę z dwóch filmów i, i jednak ten powrót króla Jacksona jest tak nisko, ale wciąż na trzecim miejscu, no i tuż za nimi tam deptała im po, im, im, im po piętach Judyta, tak, więc, e, więc e, i Judyta, która przebiła w, włącznie z Zatorskim... I i, znaczy razem z zatorskim, pod rękę z zatorskim właściwie e, i Webkowską przebiła Troje, czy, czy, czy Harry Pottera i więźnia Askabanu więc duże chiściory. I co jest też ciekawe, przebiła sequel dziennika Bridget Jones, który też się wtedy pojawił e, i na którego też poszło sporo osób, bo ponad 800 tysięcy, no ale jednak tutaj nie ma, nie ma to, e, nie było tutaj porównania. Te dane bierzemy za boksofisowym zawrotem głowy głównie, dane e, boksofisowe. E, no i co? I, i, I nigdy w życiu też jest wpływowe dla. Tego, że no zapoczątkowała, jak to już Kasia Czeka wspomniała, zapoczątkował ten film fazę, taką wielką falę polskich komedii romantycznych, która tak naprawdę na dobre rozpoczęła się w 2006 roku. Od Tylko mnie Kochaj. Też zatorskiego, tak. Był też sequel nigdy w życiu, o którym być może kiedyś powiemy szerzej. Już w ogóle zrobiony przez inną ekipę całkowicie, chociaż Grochola została tam i, i miała zdecydowanie większy wpływ na to wszystko. No i potem w zasadzie co roku dostawaliśmy nową taką komedię. Często w okolicach tego pierwszego kwartału, tam powiedzmy, może nawet jeśli po Walentynkach, to w okolicy walentynek jakoś parę tygodni później. Bo dlaczego nie? Nie kłam kochanie, kochaj i tańcz tak dalej. Później dostawaliśmy w ogóle serie tych komedii romantycznych, listy do EM, w ogóle to jest jakaś masakra. Tam tylko trzy pierwsze części z. Chyba włącznie. E, sprzedało tam się prawie, prawie 9 milionów biletów w ogóle na, na trzy pierwsze części. E, Planeta Singli też wielki hit, ponad 5 milionów sprzedanych biletów. E, no, te komedie romantyczne po prostu i Patrick Vega to były takie dwie, dwa filary wyraźne, które wspierały i finansowały całą polską e, kinematografię. Często bez pieniędzy z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, e, no, a czasem z tego, z tego, z tego co wiem. E, w każdym razie no, to, to było, zostało zapoczątkowane właśnie od nigdy w życiu filmu, który założył, Uważył, że kurczę, no można by było, można w sumie zrobić tak, że, e, że, że kobiety, <grym> na kobietach można oprzeć dużą część e, po prostu kina, tak? I, i, i stwierdzamy jako producenci, że okej, okay, to jest jednak połowa populacji jeśli podejdziemy do tego tematu poważnie, to, to, to nawet jeśli robimy film rozrywkowy, to jeśli podejdziemy z szacunkiem do kobiet, wow, to, to może coś z tego być, panowie, nie? Jakby tam ci, ci, ci goście, którzy tam siedzieli w tej salce konferencyjnej, może coś z tego być. Trzeba wziąć łapkowską i zobaczymy, co z tego będzie. <grym> A tak, tak. Przecież tak, można podejrzewać, że ten wpływ się jakoś tam rozszerza w ogóle na kobiece protagonistki, tak. nie tylko na ten gatunek rąkomowy, no oczywiście będziemy mieli coraz więcej uznanych, cenionych i w ogóle na początku po prostu dopuszczanych do pracy mm -hmm. reżyserek. E, wiadomo, że nie, nie będziemy tutaj stawiać jakiejś takiej tezy, że no te wszystkie właśnie reżyserki tam, te takie nowe powiedzmy, no, które się pojawiły już w XXI wieku i robiły karierę w XXI wieku tam w rodzaju mm -hmm. Szumowskiej czy, czy Kingi Demskiej, że to, że to jest po prostu efekt judy no, absolutnie nie o to chodzi, no ale jednak doszło do jakiegoś większego otwarcia i można stawiać tezę, że nigdy w życiu było częścią jednak zmiany podejścia, jeżeli chodzi o mm, kobiety w ogóle w filmie nad jakichś takich kluczowych stanowiskach, miejscach i jeżeli chodzi o właśnie filmy skoncentrowane wokół protagonistek w końcu, a nie protagonistów. No i tak no, czy to nigdy w życiu jest dalej oglądane i jakoś tam funkcjonuje w wyobraźni takiej masowej? No, no jest, no jest oglądane, jest to mm -hmm. film, no już nie chodzi o to, że powtarzany, ale też film, do którego wiele osób wraca, do którego e, nawiązuje. No bo nawet teraz na TikToku to nigdy w życiu sobie trenduje i podchwytują to również młodsze widzki, tak? a nie, niekoniecznie te, które pamiętają właśnie okolice premiery, które widziały ten film w pierwszej dekadzie XXI wieku. No mamy też influencerkę Dodoniter, która budowała sobie dom i pisała o tym, że czuje się jak Judyta, więc no to jest też sygnał, że no to hasło no buduje jakieś porozumienie, a więc funkcjonuje w wyobraźni i jest to, jest to podchwytywane. Także film... Film żyje do dziś, żyje w naszych sercach, może tam zjechany przez krytyków, ale to tak jak w przypadku recenzji e, nigdy w życiu autorstwa Kazimiery Szczuki. Kazimiera Szczuka swoją drogą, a publiczność czy tutaj czytelnicy, czytelniczki swoją drogą tak samo było tak naprawdę z tym filmem. I poza wszystkim to jest spoko film, bardzo się to miło ogląda, więc e, bez przesady ci krytycy z tamtych lat. Dobrze. Bardzo dziękujemy za y, wysłuchanie tego dość długiego odcinka. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na platformach Patronite i na Bajkofitu. E, dziękujemy wszystkim, którzy nas nie wspierają, a też nas słuchają. E, jesteście super i, i dziękujemy za wszystkie głosy w prebiscycie bestseller Piku. Taak. nie udało się wygrać, ale no, zabawa jest ważna, prawda? <laughs> Wszystko jest w porządku. Wcale nie jesteśmy. Nie, no, nie jesteśmy. Tak, w sensie. Nie, nie Był jesteśmy, super. tak, tak, żartujemy sobie, że tutaj nie ma przegranych, ale to nieprawda, bo my przegraliśmy, ale <noise> jesteśmy bardzo zadowoleni, tak, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Nie znamy pełnych wyników, ale zakładamy, że przynajmniej jeden głos został oddany. Parę tak. osób nam mówiło, jeżeli nie kłamali, to, to tak, także dzięki, dzięki wielkie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, mianowicie 22 lutego o godzinie 18, to jest czwartek, w warszawskim kinie Elektronik odbędzie się specjalny pokaz filmu Ogień Miecze. Może taki, taki niszowe kino w sumie, a po tym... To, to też jest komedia romantyczna. Tak jest, tak jest. Mm -hmm. A po tym filmie odbędzie się rozmowa z reżyserem Jerzym Hoffmanem. Rozmowa nasza tak się składa. Będziemy tak. rozmawiali sobie z panem, z panem reżyserem, z panem reżyserem, mówiąc za, za, za Markiem Koterskim i pewnie też będą pytania z publiczności, więc naszym zdaniem warto. To jest dość unikatowa chyba sytuacja, że będzie można sobie z panem Hoffmanem w ten sposób porozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wydarzenie już jest na Facebooku i będziemy o nim jeszcze informowali w naszych social media. Nie lada gratka, zwykle mówimy o tym w ironicznym kontekście, ale tym razem chyba rzeczywiście tak. Także zapraszamy, zachęcamy do kupna biletów i mamy nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć! Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda. Aha, a co to? Czy to jest jakaś scena po napisach? Czy to jest nowa świecka tradycja? Oczywiście, że tak. Będziemy czasami. Czy z czasami? Albo zawsze. Zobaczymy. zobaczymy będziemy tak. Dodawali e, dodatkowy kontent, prawda? Który będzie nagrodą dla cierpliwych, którzy e, przetrwają cały odcinek i nie będą włączali od razu, jak się pożegnamy, albo jak się zaczniemy żegnać. E, tak, no e, bo nie powiedzieliśmy sobie jednego. Jak się skończyły e, stosunki pomiędzy Łepkowską i Grohola? czy nie skończyły się, panie żyją, tak? Więc, więc wszystko jest OK. Natomiast jak to tam było dalej między, między nimi. Tutaj znów możemy, znaczy będziemy musieli zacytować fragmenty wywiadu rzeki z łebkowską, czyli Eł jak łebkowska. I mówi w tym wywiadzie tak. Ja nawet się rozumiem, ale wynajęto mnie... Znaczy, rozumiem, że była zła na, na Łebkowską, tak? Że, ale wynajęto mnie wtedy do tego, żebym zrobiła jak, na, jak najlepiej adaptację, a nie po to, żeby mnie autorka pierwowzoru kochała. Więc nawet się nie dziwię, że nie pokochała. E, I tutaj dalej, że Grochola miała pretensje, że ukradłam jej sukces, że wypaczyłam książkę, choć ja, ja uważam, że nie zrobiłam jej książce krzywdy. E, a nawet w pewnym sensie pomogłam kolejnym tomom dobrze się sprzedać. Wrzuciłam tę historię na durszlak i odcedziłam... Tę Także zostało już tylko to, co najważniejsze i najfajniejsze w tej opowieści, a wyciekła woda i niepotrzebna drobnica. Duch tej książki moim zdaniem pozostał. I po drodze nasze skróty i Andrzej Opala w końcu pyta: czy panie nadal się na siebie gniewają? I Łebkowska odpowiada: tabloidy rzuciły się na ten temat, pisząc o wojnie grocholi z Łebkowską. Kasia zaczęła się troszkę głupio tłumaczyć, że nie sprzedała postaci, bo bała się, że ktoś zrobi z judyty prostytutkę. Zaczęła nagle podnosić kwestie finansowe, że na przykład nie dostała swojej części tantiem za film. Ja też ich nie dostałam. My Nadal mamy zamrożone pieniądze w sieciach kin, które dotąd nam nie zapłaciły za emisję filmu. Wciąż za X procesuje się z multiplexami o niezapłacone tantiemy. To jest książka z 2010 roku, a nie wiemy jak to wszystko się potoczyło. Może udało się to jakoś wyegzekwować. Wracając do Łebkowskiej. Natomiast w tabloidach wyglądało to efektownie. I tutaj są takie tytuły, nagłówki. Film miał milion sześćset tysięcy widzów, a ja nie dostałam za to ani grosza, żali się Grochola. Brzmiało to naprawdę spektakularnie. Ale nie, nie gniewamy się na siebie. Myślę, że nauka, jaką odebrała Kasia przy okazji produkcji filmu, a później serialu, według ja wam pokażę, sprawiła, że spojrzała na historię nigdy w życiu nieco inaczej. Więc mamy nadzieję, że odetchnęliście. Tak? Już, wy już się nie przejmujcie, tak? tak że ta Grochola z Łebkowską, że one są pokłócone, tam jest wszystko już prawdopodobnie w porządku. Tak jest. A czy dostaniemy kiedyś kontynuację tego nigdy w życiu ze stanką jabłczyńską? Moim zdaniem tak, swoją drogą, bo to jest jakieś, jakaś kura złocząca złote jaja, ale zostawmy to na inną okazję. Dziękujemy bardzo jeszcze raz i dobranoc!